Stefan Żeromski, wierna rzeka, klechta domowa. Ocknęło się znów zimno targające wnętrzności i cierpienie, coraz wraz jak toporem, rozrąbywało głowę. W prawym biodrze ból szarpał się nieustannie, niby hak wędy żelaznej, wyrywany na zewnątrz. Co chwila ogień niepojęty, nieznany zdrowemu ciału, latał po plecach a ciemność pełna wielobarwnych iskier oślepiała oczy. Ranny zawinął się i zatulił w półkożuszek, który jeszcze za dnia zdarł był z sołdata ubitego w zaroślach na brzegu rzeki. Nagie nogi i skrwawione biodra wpychał głębiej w stos trupów, szukając tych dwu ciał, które ciepłem broczących ran rozgrzewały go w ciągu nocy, a wyciem i jękiem budziły ze snu śmierci do łaski życia. Lecz tamci dwaj ucichli, ostygni, i stali się równie ohydni jak zagon skrwawionym okryty śniegiem. Ręce i nogi, poszukujące ciepła jeszcze żyjących, trafiały wciąż na obmokłe i śliskie zwłoki. Podźwignął głowę. Zobaczył zmysłem wzroku dokonanie, które był przeżył. Spostrzegł to dzieło nowe, które w duchu przecierpiał. Leżeli w kilkuset, tworząc w zmierzchu rannym białą górę. Poobijani, gdy padli z ran na rozkaz wodza nieprzyjaciół, rodaka i niedawnego spiskowca, obdarci przez wojsko ze szmat do ostatniego gałgana, roztrzęsieni na bagnetach, po dziesięć razy do ziemi przebici sztychem oficerskiej szpady pchniętej na wskroś, z głowami rozwalonymi kulą z lufy przystawionej do czoła, porozgniatani przez pędzące koła armat Chenigieriego. Zrudział daleko przypiaskowy grunt od krwi, co do ostatniej kropli z tych zwłok uciekła. Zmiękły grudy twardej oraniny, rozstajał śnieg. Wleczeni w to miejsce ze wszech stron za nogi, zamietli do czysta włosami szeroką niwę. Ugrabili ją kostniejącymi palcami, naszeptali w zagonu ostatnich słów i pokąsali je w ostatnim szlochu. nie miało i zacichło małogoskie pole. Ostatni żywy żołnierz patrzał w nie przez mgłę pół śmierci przy brzasku cichego poranka. Zdało mu się, dopiero co stały w tym miejscu konie. Jeszcze dudni ziemia, gdy ze śmiertelnym krzykiem pędzą we trzystu towarzyszy na zdrajce. Gdzież zierebiec, gdzie pałasz? Gdzie pod stopą żelazne strzemie, ostatni towarzysz? Nie słychać już łoskotu granatów dobrowolskiego zasypujących dolinę. Znikły flankiery kozactwa i dragonów, co przez cztery z górą godziny miotały tryalierski ogień. Skąd wybuchały kępy i kłęby dymów, a błyskał ogień. Wzgórze strome od południa szarzeje w ciszy. W zachodniej stronie biała smuga cmentarnego muru, gniazdo jeziorańszczyków, jazdy, armatek, a tam po środku, gdzie stała piechota? Nie ma nic. Z dubeltówkami bijącymi na sto kroków u nogi. Stali pod ogniem rotowym nieprzyjaciela, co w nich celował jak dotarczy z karabinów niosących na 1500 metrów, czekali cierpliwie z wytrwałością greków przyjdź i weź. Aż wróg się zbliży na strzał, aż padnie rozkaz do ataku. Leżeli teraz zwaleni na jeden stos. W odległości kłębiły się i wałęsały nad niziną dymy miasteczka do przyciesi spalonego przez wojsko. Raz wraz szeroki płomień jak skinienie chorągwi nieubłagania, podrywał się ze zgliszcz, popielisk i dymów. Migotliwym blaskiem naigrywał w mrokach śmierci i postrzępionym językiem mówił ku czarnemu niebu. Wtedy rozdzierający krzyk ludzki z pomiędzy czarnych piecowisk wybuchający dosięgał uszurannego. Obojętny już dla serca i niezdolny podźwignąć ramienia. Podobnie jak nad zgliszczami ogień, zrywały się w człowieku uczucia, lecz jak on w czarnym dymie, ślepych cierpień gasły. Puścił się drobny deszcz ze śniegiem. Zwiała z lasu nadłośnią mokra mgła, przeciągnęły tumany po nagich i stromych wzgórzach, wlokły się po nadrzeczu i przez pole. Zwilżyły twarz, jakoby mokra chusta. W tej mgle rannej dawał się widzieć włochaty od świerków ciemny las. Z jednolitego zastępu drzew ciągnął się na nagie pole, jak gdyby ciepły podmuch łaskawy poszum gałęzi. Chwiały się powolnym ruchem długie, powyciągane spławy, nisko rozpostarte, obmokłe, owiechy, wołając głuchym głosem, żeby tamtędy uciekać. Ludzi żywych nie było. Nikogo. Nigdzie. W pobliżu leżał zabity człowiek, który miał na nogach brudne, zgrzebne spodnie. Przekręciwszy się przez zagon, ranny począł zdzierać zeń tę odzież i co tchu wciągał ją na swe nagie, dygocące nogi. Szukał oczyma na trupach butów, lecz ani jednych nie miał. Wszystkie zuto i zrabowano. Nagle we wschodniej stronie od bolmina. Rozległ się łoskot armatniego strzału. Po nim drugi, trzeci. Ten dźwięk obudził życie. Coś w całym jestestwie drgnęło i ruszyło siły. Bitwa do broni, do szeregu. Począł w tamtą stronę czołgać się na czworakach, bruzdąc odchu. Lecz już po kilkunastu poruszeniach zapadł na nowo głową między skiby. Prawa noga wlokła się bezwładnie. W biodrze rwał ból. Zmacawszy to miejsce, inwalida trafił dużym palcem ręki na głęboką, opuchniętą dziurę, z której skąpo, lecz wciąż krew się sączyła. Na lewe oko nie widział. Wyczuwał palcami w miejscu brwi, powieki gałki ocznej i policzkowej kości wypukłą bulwę, w której ogień wciąż drgał, sypiąc wielobarwne iskry. Nie było już oka, lecz dziwne i rozśmieszające zjawisko wielkiej narośli. Głowa zrąbana szablami w bitwie wysączyła we włosy dużo krwi, która zastygła w zlepienia, w sople i utworzyła na czaszce istną czerwoną czapkę. W piersiach, między żebrami, w ramionach narywały rany od wielokrotnych pchnięć bagnetu, ale mocniejsze niż wszelki ból było zimno. Żelazną garścią chwytało zaskrwawione włosy, zapuszczało w kości między żebra szpony. Potrząsając zrąbane pół zwłoki dreszczem bez pardonu. Ono to gnało naprzód. Powlukuł się znowu na bałyku. Raz na dwóch rękach i lewym kolanie, drugi raz na stopie i dłoniach, gdy bezwładnie ciągnęła się prawa noga. Czyniąc z całej figury obraz wielkiej śmieszności istnego nieszczęścia. Tak dowlókł się do pierwszych drzew lasu. Chwiały się w zimowym deszczu i we mgle świerkowe gałęzie. Spadał z nich na ziemię niemowny szum. Ani w nim nie było żałości, ani współczucia, ani miłosierdzia, ani pogardy. Długo spływał ten zimny szum na serce półumarłe. Samotnik dźwignął się na rękach i objąwszy pień pierwszego w lesie drzewa, stanął na nogach. Nasłuchiwał odgłosów bitwy. Nic nie przerywało ciszy. Patrzał na pobojowisko. Nie żałował ani tych, co w czarnym polu leżeli, ani siebie, ani dzieła. Jedyne uczucie osiadło w jego piersiach, jedyna myśl pod skrwawionymi włosami – bić się. Patrzał był, jak żołnierze mordowali rannych żołnierzy, jak półżywych odzierali ze szmat. Nie było czym zagasić życia, które się zmieniło w hańbę i śmieszność. Pożałował legowiska między trupami. Począł się prosić o śmierć. Padł na ręce i twarz Duszę ogarnął mrok Długo trwało bezczucie Bo gdy się obudził, słońce było wysoko Z pola dochodził gwar Uniósłszy głowy, zobaczył ludzi Ciągnęli zwłoki kędyś pod górę Ktoś ludziom tym wydawał rozkazy Ranny poczuł w sobie przeraźliwą trwogę Że go żywcem zakopią Począł uciekać Czołgał się za roślami świerczyny, wskroś śniegów na poły rozstajałych po ślizgłych igłach sosnowych. Zdrętwiałe nogi rozgrzewały się od tego ruchu, od pełzania na kolanie i rękach. Śniło się w rozbitej głowie, że las zbiega, zakrywa zielonymi wełniakami, że przed złymi oczyma zasłania włochatym rańtuchem. Że ktoś niewidzialny, a przecie oczywisty, Chyżo, chyżo pokazuje drżącą ręką tajne dróżki między pniakami, wydeptane przez kwiczoły, szlaki przetarte stopkami i ogonami lisów. Kędyś daleko w lesie, na tej swojej zawiłej drodze w głuchym otympieniu, napotkał krzywy kostur, uschniętą jedli gałąź, spadłą na ziemię z wysokości drzewa. W grubszym swym końcu zeschnięty ów spław Miał sęk, który się wraz nadawał jako oparcie pod ramię. Długość jego była akuratnie na kulę. Wsparłszy się na tym kiju, zbieg zadumał się przez krótkie mgnienie czasu, kto też podrzucił przed bezwładną nogą ten kostur na dzikiej drodze. Wszechmogący Bóg, czyli sam bezżałosny los. I roześmiał się z litości ich. Mówiąc z głębi swej duszy, która niczego już nie chciała, ani od Boga, ani od losu, wszystko przeżywszy w powstańczych pochodach i bitwach, że tą litością ich wzgardza, i że ten jej dowód może odrzucić precz. Ale wspomniał na braci pobitych na popieliskach Małogoszcza i przycisnął do boku tę ostatnią broń. Przez całe jestestwo przeleciał jak gdyby zemściwy krzyk orła, a w serce wstąpiła zaciekła moc. Poczuł w sobie dziką, oszalałą, starą, od męki do cna, okrutną duszę Czachowskiego. Poszedł teraz naprzód, wsparty na swej kuli, wielkimi kroki, jak na szczudłach. Zdawało mu się, że zdąża w stronę Bolmina, na pomoc braciom. Od ruchów cielesnych, bóle w biodrze, plecach i głowie stawały się nie do zniesienia, jak ciosy ognistego pręta. W kościach i żyłach. Zapalał się istny pożar, ogarniał głowę i dymem ciemnym zawlekał oczy. Bosa stopa w pochodzie swym raz w raz trafiała na sęki, korzenie, patyki, kolki i igły leśne ukryte w śniegu. Przebita do głębi krwawiła. Częstokroć zmordowane ciało waliło się w śnieg, kiedyś w zagaju podszewki leśnej albo na mchu do głębi przemokłym. Objęty nagłym zimnem człowiek, zrywał się na nowo i brnął w śniegu w kępach zlodowaciałych borówek. Brodził w długich, nieskończonych smugach leśnej niecieczy z nieruchomiałej ponizinach. Jak okiem sięgnąć, jak uchem zachwycić, las był pusty. Tam i sam leśny ptaszek zaćwierkał, spłoszony szelestem kroków człowieczych, i daleko uciekał. Nieme wokoło drzewa i nieme nad nim niebo, ziemia porośnięta przeklętą roślinnością, dręczącą poraniane nogi. Krew sączyła się z ran. Ślady jej zostawały na śniegu, na gałęziach świerkowych, na badylach i mchu. W oczach upadającego co chwila lasów, ów dobrotliwy niedawno wydłużał się, rozszerzał, otwierał coraz bardziej. Ukazywał swe chodniki przedziwne i zapadnie bez wyjścia. Głębie głuche i kręgi, zachylenia półkoliste i międzydrzewne korytarze bez końca. Mijały godziny, a nie przerzedzał się i nie kończył ów las olbrzymi. Tu i ówdzie dźwigał się piaszczysty wzgórek, stromy i uciążliwy do przebycia jak tatrzańska przełęcz. Leśna droga rozcierała obszary drzewne na dwie części i sama między nimi znikła. Wspierając się na swej kuli, zbieg dotarł do jednego z wydmuchów. Położył się na nim i tam postanowił spać na zawsze. Życie czy śmierć stały się równe i takie same. Tylko już nie trząść się z zimna, nie cierpieć dziwacznych katuszy i nie myśleć. Zapomniał, w którą stronę brnąć dalej. Zmienił drogę. Usnął od razu. Ale był to sen potworny, pełen widm i wrzawy. Las okalający zdawał się drgać i stękać, wszystko w nim kipiało od ciosów szalonego serca. W głębi ziemi, na której strudzone ciało spoczęło, huczy, śniło się, grzmot podziemny i połyskują pioruny. Jęk boleści wyrywał się z głębiny i, jak miecz na dwoje rozcinał niebo. Deszcz gwałtowny dźwignął rozbitka znowu i pognał dalej. Na nowo zaczęło się czołganie z bezwładną nogą z prawej, sękatym kijem z lewej strony. Sunął na łokciach i kolanie, trzymając pod pachą znalezioną kulę. Stapiane w błocie i wodzie poły kożucha odrażającym zimnem przejmowały brzuch i piersi, a sucha jego na grzbiecie część potem krwawe rany zalewała. Stopy, poprzebijane kolkami, rozpuchły i zakrwawiły każdy moczar. Każdą kałużę. Było po południu, bo słońce zachylało się za korony drzew. Ostrzejszy chłód dołem lasu pociągał. Ranny szukał dogodnego miejsca, żeby się zaszyć w leśne gęstwiny i doznać ochrony od zimna. Lecz teren wciąż był zwilgły, zarośnięty zeschłym szuwarem. Brał się więc w bok, to w jedną, to w drugą stronę i zabrnął w szarpiące chrusty, w dzikie jeżyny przysypane śniegiem. Wnikle i roki pełne nastawionych kolców jak pazury czyhającego szatana. Ponachylane badyle leśnych malin i dzikie głogi szarpały twarz i raniły ręce. Przebijał się przez te ostępy, przeklinając swą dolę. Wybrnąwszy zaś z tych zarośli, podniósł oczy i z głębokim zdumieniem nagle i niespodziewanie ujrzał pole. Pustą przestrzeń. Nizine łąki. Wydało się, że to Bóg odsunął wreszcie ręką dzikie głogi i dał spojrzeć w bezdrzewne pustkowie. W dali ciągnęły się ośnieżone wzgórza. Pod ostatnim z nich widać było szereg chat wsi, dymy nad nimi błękitne, na niebie zaróżowionym. W pewnej odległości od tej wsi budynki szerokie omurowanych w słupach, dwór z czarnym dachem rozsiadły wśród drzew. Widok ten był tak nieprawdopodobny dla powstańca po nieskończoności jednolitych drzew, że zdawał się być fenomenem snu, złudzeniem, naigrawaniem się złego. Domostwa ludzie? Dym nad radosnym ogniem? Nieszczęśliwy obalił się na ziemię. Leżąc patrząc bezsilnie na białe obłoki płynące w wysokim niebieskim przestworzu, na pochyłą ziemię, na ludzkie osiedla. Ostatnie tak samo były dalekie jak pierwsze, Nic na ziemi i niebie nie chciało tej ofiary z ran i sprzelanej krwi. Wszystko jej było wrogie. Ta ziemia, na którą upadła głowa, była głucha, Ślepy i niemy był przestwór. Zimny wiatr nadciągał z daleka. Tylko ten daleki dym, błękitny, prześlicznym zwojem płynący coraz wyżej, powoływał jak. Niepojęte a przecie przyjazne skinienie. Ranny wypoczął. Wstał i wsparty na kosturze pociągnął w kierunku wsi. Miejsce teraz było równe, bez chrustów i kolek. Śnieg za dnia odtajały, pokrywając się cienkim szkliwem od wieczornego przymrozka, ułatwiał drogę. Nogi sunęły po nim snadniej i bez bólu. To na czworakach, to na kuli. Chory przemierzył całą prawie szerokość równiny słyszał już dolatujące ze wsi szczekanie psów, ryk bydła i głosy ludzi. Lecz między nim, a krańcem tego błonia, ukazała się nieoczekiwana przeszkoda rzeka. Ukryta w wysokich, obłych brzegach, wysyłanych rudą murawą, zataczając się niezliczonymi półkolami, które tworzyły długi szereg półwyspów, rzeka biegła bystrym, czarnym nurtem. Z jednej i z drugiej strony u brzegów była obmarznięta, lecz nigdzie błona lodowa nie okryła całkowitej wodnej powierzchni. Powstaniec czołgał się wzdłuż brzegu, szukając ławy lub kładki, po której mógłby się na drugi brzeg przedostać. Nigdzie czegoś podobnego nie znalazł. Był zaś tak z sił wyczerpany, że iść dalej wzdłuż zakrętów, wijących się jakby na przekór, jakby dla wydłużenia w nieskończoność tego marszu nie było sposobu. Jak przedtem las, tak obecnie rzeka, tworzyła nieprzebytą zaporę. Linia jej brzegu, która z drogi czyniła gzygzak, wijącą się wstęgę, była dla strudzonego nową formą natrząsania się losu. Poranione nogi okrążały pół wyspy, wracając zdawało się w to samo miejsce. Naśmiewający się diabeł rzucił oto przed te nogi rzekę i puścił je w taniec, w pląs. Na prawo i na lewo, bez końca i bez celu. W pewnym tedy miejscu, gdzie woda rozlewała się nieco szerzej, brzeg był łagodniejszy, a głębia płytsza. Ów polski tancerz przerwał swój pląs, sunął się do wody i począł w bród ją przebywać. A skoro tylko zanurzył się, doznał ulgi szczególnej. Zaczerwieniła się wokoło niego czarna, rzeczna woda. Zabulgotał, jak gdyby w głębi jęknął wart jej środkowy. Tkliwym po tysiąckroć chlustaniem, pracowitym myciem, woda oczyściła każdą ranę. A jak matka, ustami wycałowała z niej srogość cierpienia. Wchłonęła w siebie ta rzeka, prastara i wiecznie nowa, szczodrą powstańca krew. Zliczyła jej krople, skrzętnie w siebie zabrała pojęła w głębiny. Rozpuściła w sobie, wessała i dokądś poniosła. Poniosła. Zbieg opłukał w zimnej wodzie rozpuchnięte nogi i drżąc ze straszliwego zimna wydostał się na brzeg. Zgrzebne spodnie przylgnęły do nóg i nieznośnie zziębiły. Lecz je na sobie dla wstydu zachował, idąc o kijów w górę ku wsi. Łąki się tam kończyły i zaczynały pola, od nizin odgrodzone. Środkiem ornych niwek ciągnął się wygon w opłotkach. Ten szlak szeroki, pochyły, zdeptany od kopyt bydlęcych i zryty, w rozmaitych kierunkach ścieżkami głębokimi, pełen był podmarzłego błota. Ranny lazł ostatkiem sił, trzymając się żerdzi i wspierając na kiju. Na tej drodze mozolnej, która mu się wydawała być bez końca, spotkali go ludzie, idący z cebrami i wiadrami po wodę do rzeki. Byli to mężczyźni i kobiety, starzy i wyrostki. Ujrzawszy go, przystanęli i ciekawie mu się przyglądali. Ktoś z tego tłumu huknął w kierunku wsi, ktoś inny pobiegł tam z pośpiechem. Młody powstaniec szedł dalej, ślizgając się bezsilnie po marznącym błocie. Od strony wsi Poczęli nadciągać chłopi, gospodarze w sukmanach i kożuchach. Jedni z nich zbliżali się statecznie, inni biegli, coś między sobą gadając. Na przedzie tej gromady, zstępującej z góry, szedł wieśniak z blachą żółtą na piersiach. Ten postępował śmiałym krokiem, a stanąwszy w pobliżu, mierzył oczyma krwawego przychodnia, zapytał: Człowiek? Co się za jeden? Widzicie, że jestem ranny, odpowiedział zapytany. A każcie to tak poranili. W bitwie. W bitwie? Toż ty powstaniec? Powstaniec. No bracie, skoro sam powiadasz i żeś buntownik i żeś w bitce był, to my cię w areszt zajmujemy. Dlaczego? Do miasta musimy odstawić. Wy, mnie? Juści. Pójdź z nami. Ja tu sołtys. Czerwony gość tej wsi milczał. To byli właśnie ci, dla których wolności z pańskiego domu poszedłby spać w polach, w zimnie, na roli, przemierać głodem, jak pies słuchać rozkazu, bić się bez broni i tak oto z placu boju wracać. Podchodzili do niego wszyscy wraz półkolem. Wtedy rzekł: Puśćcie mnie wolno, bo przecież ja za waszą swobodę i za wasze dobro się biłem, i takie na sobie mam rany. Yy, takie gadki to my już słyszeli. Ty se ta gadaj, a tu jest przykaz. Chodź, bracie, z dobra woli, dokąd mam iść. Teraz pójdziesz z nami do wsi, a potem to się dowiesz. Co myślicie ze mną zrobić? Na sianie cię położymy, to te spoczniesz. Sianem się wóz wyściele i do miasta cię odstawimy pod wodą. I to wy mnie? Nie nasze dzieło. Taki przykaz i pokój. Ranny milczał i spokojnie patrzał na nich wszystkich zimno go trzęsło. Uśmiechnął się smutnie do myśli, że z takim trudem przez las i rzekę brną, ażeby wreszcie przyjść do celu. Ktoś w tłumie odezwał się. I takiego ta wieść, sprzęża już koda. Toć to to do figury w borku nie dojedzie i uświerknie. Widzieliście, moi ludzie, jaką to magierę czerwoną ma na łbie? Jakiemuś chłopu ukradł te czerwone czapkie, panie. Bez rzekę przerazł. Woda mu z kożucha ciecze. Ludzie, bo co to to idzie? Kajś te buty zgubił, Te wolność. Z daleka to tak idziesz, panie wojskowy? Korzuch ma jakiś ze znaczkiem. Pewnie ukradł. Sołtys nastawał, swarząc się ze swoimi, jakby u całej gromady szukał potwierdzenia urzędowych czynności. No chłopcy, trzeba go wiązać. Takiego ta wiązać? Postronka szkoda. I no się człowiek spaprze. Zemrze i bez postronka. E, puść to to. Ktoś mruknął z cicha. Bo i prawda. Niech ta lezie skąd przyszło. Aby do wsi nie szło, to wygonem. Nie nasze dzieło. Kwardego, co się bije i ludziom we łbach mąci, wiadomo, odstawiaj. Ale takie ta ciaciarstwo wiązać? Przecież chrześcijan. O ci, wrzasnął sołtys. Po śladach przyjdą. Zobaczą, że my go w rękach mieli i wolno puścili. To ty wtedy za mnie zaświadczysz, mądrala? Ty będziesz na haję brał? No i ja ta nie sołtys. Wiązać to wiązać. Postronka by Skocz tak, który po stronek przenieść. A to niech skoczy, który z brzega. Ruszę! bo mnie postronka nie ma, Powrózłem związać, bo i pewnie brzązową witką i tyla. Osaczony spostrzegł wyłom w zmurszałym płocie. Wszedł w otwór leniwym krokiem, opierając się na swoim kosturze i począł przebywać zagon po zagonie w ukos pola ku dworskim zabudowaniom. Tam poszedł, bo przejście w te prowadziło stronę. Tłum za nim postępował, bełkocząc, naradzając się i swarząc. Ktoś szedł z tyłu i nawoływał, żeby się wrócił, to znowu żeby stanął. Lecz, że nie stanął, a zabudowania folwarczne były w pobliżu, więc zbiegowisko chłopów, ciągnące za powstańcem, coraz mniej natarczywie nalegało. Śmiech tylko rozlegał się raz wraz, pospólny, głośny, na widok najzabawniejszych pokracznych ruchów zbiega. Ktoś z tłumu podjął z ziemi skibę zmarzniętej ziemi i cisnął. Trafił w plecy. Ktoś inny trafił w głowę i przychylił ją niżej jeszcze ku zagonom. Wołano na nią rozmaitymi przezwiskami, lecz z i coraz bardziej z daleka. Młodzieniec dowlókł się do tyłów dworskiej stodoły i oparł omurowany słup plecami. Widział poprzez ognie gorączki... Zawlekające mu oczy chłopów, którzy stali z daleka i grozili mu pięściami. Spoczywał. Wiatr tam nie dolatał. Miejsce to w zachyleniu ścian było ciche, suche i radosne. Nie było w sercu smutku, ani żalu, ani żadnego ziemskiego popiołu. Tylko już pragnienie wiecznego snu. A żeby nie mieć w oczach chłopstwa, które się nie rozpraszało i wciąż jeszcze radziło na wygonie, posunął się wzdłuż ścian stodoły. Gdy się ściana pod prostym kątem załamała, brnął obok tego załamania. Wstąpił na gumno. Pusto tam było. Nigdzie ani żywej duszy. Otworem stały stajnie. Przechodzeń zajrzał we drzwi, lecz nie znalazł koni. Śnieg nawiany dawniej klinem leżał we wnętrzu. Żłoby i drabinki nad nimi były puste. Po drugiej stronie okulnika folwarcznego czerniały z i zgliszcza spalonych obór spichlerza czy stodół. Nawet drzewa w przyległym ogrodzie były zwęglone na poły i dalekie płoty osmalone. Znacznie niżej, poza tymi zgliszczami, widać było duży, staroświecki dwór. Powstaniec przeszedł w poprzek dziedzińca i znalazł się u wejścia do kuchni. Ponieważ drzwi były zamknięte i żadnego nigdzie nie widać ruchu, więc nieśmiało zakołatał we drzwi. Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, po długim wyczekiwaniu, Ujął za wyślizganą żelazną klamkę i spróbował, czy nie da się otworzyć. Drzwi ustąpiły. Wszedł do ciemnej sieni, gdzie było pełno gratów kuchennych, pustych fasek, naczyń i koszów. Na lewo czarniały drzwi, spoza których jakiś szmer dawał się słyszeć. Znowu tedy nacisnął prostacką klamkę, otwarł drzwi i stanął w progu. Owiało go ciepło ognia płonącego pod blachą komina. Jakże głębokie na ten widok uczuł wzruszenie. Przed paleniskiem twarzą do płomienia zwrócony stał wysoki zgarbiony starzec, biały jak gołąb, z gęstą nad wyraz czupryną. I patrzył w duży żeleźniak, w którym perkotała się rozgotowana kasza. Duża kuchnia dworska była pusta. W głębi stało wyrko z brudnym barłogiem. Przybyły zawołał, lecz stary człowiek nie obejrzał się. Zawołał powtórę i również na próżno. Wtedy wyciągnąwszy kostur, z lekka potrącił go w plecy. Starzec drgnął i obrócił się gwałtownie. Był już bardzo wiekowy, niemal zgrzybiały, lecz rozrośnięty w barach, kościsty, prędkich ruchów i widać mocny. Twarz jego o kolorze żywej rdzawości zimowego jabłka była zbiegowiskiem nieprzeliczonych zmarszczek, które przecinały ją we wszystkich kierunkach, jak ślady cięć tasaka, na kucharskiej desce, tworząc istne promieniska dookoła ust i oczu. Biała jak śnieg, gęsta i zwarta czupryna nad tą twarzą zoraną, pełną potęgi i wiedzy o życiu, jaśniała w zmierzchu. Wielkie ręce były jak narzędzia zużyte i zdarte od pracy. Na widok przybysza, twarz starego stała się sroga i okrutna. Wszystkie zmarszczki zbiegły się ku krzakom brwi i jamom oczu. Otaczając je niby las i gieł najeżonych. Won! Zakrzyknął, tupiąc na miejscu wielkimi butami. Kolana wyłażące dziurami z grzebnych portek tłukły się w złości jedno o drugie. Między końcami rozchełstanego kołnierza korzuszyny widać było szyję sfałdowaną jak u kondora. Jakieś wyrazy bulgotały w tych fałdach, pięści były zaciśnięte, dzikość zionęła z oczu. Gość nie odchodził. Chciwie patrzał na ogień. Wyjść z tego ciepła na srogi wiatr w szmatach mokrych, ziembiących nogi, brnąć znowu po grudzie na spuchniętych stopach, zobaczyć znowu na drodze swej chłopską gromadę. Uczuł w sercu szczęście wysokie, radosny spokój. Usłyszał jakoby pieśń śpiewaną dookoła głowy. Spostrzegł, że spłacił już wszelkie długi. Odkupił winy, nie tylko swoje, lecz jakieś cudze i stało mu się dobrze w duszy, jak nigdy jeszcze w życiu. Poprosił gestem niebłagalnym, lecz jakby skinieniem kupca, czy by nie można zagrzać się przy ogniu. — Won! — powtórzył okrutny dziadyga. Powtarzając raz za razem to słowo, wlepił przecież w twarz nieznajomego swe małe czarne jak tarki przenikliwe oczy. Dwór przez ciebie spalą, ty jucho czerwona. Albo to już stodół oburnie popaliły, diable zatracony. Wól mi zaraz. Zbieg nie mogąc sprawnie przekroczyć z powrotem progu, usiadł na nim w bezsilności swej. Ręce jego osunęły się na ziemię, kij z nich wypadł. Stary kucharz zawściągnął na sobie kożuch i lewą garścią szukał czegoś za pazuchą. Wymamrotał, wyszczerzając zęby, wśród których dwu naprzód brakowało. Znagła zakrzątnął się. Chwycił wymytą miskę i nabrawszy z rzeźniaka warzechą rozgotowanej jęczmiennej kaszy, wrzucił w naczynie i podał rannemu. No, zżeraj i woni mi z miejsca, bo tu to za tobą po śladach przyjdą. Dwór spalą, a mnie na hajamią, biją. Żywo, rusz się. Powstanie pokazał gestem, że nie ma łyżki. Starzec cisnął mu na kolana drewnianą, wygryzioną. Patrzał spod ełba, jak poraniony drżącymi rękoma niesie do ust war kaszy, jak łyka go z pośpiechem i niewypowiedzianą rozkoszą, parząc sobie wargi. Wkrótce miska była pusta. Kasza niezrównanej dobroci i smakowitości wyjedzona do ostatniej drobinki. Ranny pokazał kucharzowi swe nogi, Jedną w biodrze rozdętą, czarnosiną, koloru żelaza, drugą w stopie po stokroć przebitą, napuchniętą i krwawą. Dziad żuł wargami z odrazą, kloł straszliwym słowem, pluł i mnożył z niewagi, lecz patrzył na rany. Wciąż tak niechętnie mamrocząc, dreptał ku swemu posłaniu na pryczy, wlazł pod nią i orzogiem wyciągnął stamtąd dwa rude, zestarzałe krypcie. To znaczy zdeptane w błotach przyszwy, podeszwy i obcasy od podkutych chłopskich butów z najtwardszego juchtowego rzemienia, od których odrażnięto cholewy. Krypcie te były zeschłe, twarde, jakby wyrobione z żelaznego surowca. Młody panicz wdział je na swe stopy i tak z wyciągniętymi nogami, obutymi teraz w te żelazne chodaki, siedział na progu. Kucharz spojrzał mu w oczy z poprzednią srogością. I kazał natychmiast iść precz ze dwora. Gdy tamten ruszyć się, nie miał siły, chwycił go w pół, podźwignął, wyniósł do sieni, wypchnął na dziedziniec i drzwi za nim zatrzasnął. Wygnany zawahał się, dokąd ma iść. Nagumno nie chciał, bo za nim byli chłopy. Przed dwór nie śmiał, bo spalą z jego powodu. Ale droga sama wiodła go w dół, właśnie wzdłuż dworu. Dom to był wielki, murowany. Budowla długa, z dwoma gankami, z wielkim, szczerniałym dachem. Przed tymi gankami ciągnęła się droga, kiedyś w dół ku rzece. Tam też poszedł krwawy żołnierz. Mijał co prędzej ten niegościnny dom. Stokroć gorzej bolały go nogi w ciężkich chodakach. Ciężył kostur w ręku, kożuch moskiewski na grzbiecia. nade wszystko, nade wszystko ta hańba nieudźwigniona, którą na sobie niósł. Minął pierwszy ganek, nie podnosząc oczu, miał drugi. Lecz to ktoś go z tego ganku okrzyknął. Po kilku kamiennych stopniach zeszła ku niemu młoda kobieta i zdumiona jego straszliwą postacią stanęła w pół drogi. Wędrowiec podniósł na nią oczy i mimo ogrom swego nieszczęścia, poprzez półgłę śmierci patrząc, zadziwił się i zachwycił jej pięknością. Uśmiech żałosny, a zarazem szczęśliwy wywinął się na jego wargi. Nie miał czym i nie wiedział, jak skłonić się tej prześlicznej osobie, więc tylko ręką wykonał jakiś znak pozdrowienia. Patrzała na niego oczyma czarnymi, którym zdumienie, ciekawość i odrobina żalu jeszcze większej dodawały piękności. Z bitwy wyszeptała. Potwierdził, mimowolnie uśmiechając się do niej. Gdzie była ta bitwa? Pod Małogoszczem. To tam Czengier pociągnął, co to koło nas wczoraj szedł? A tak, lecz inni. Zbliżyła się jeszcze o krok, patrząc badawczej, uważnie na półszubok wojskowy. Ja jestem powstaniec, wytłumaczył. A to na pobojowisku ściągnąłem suda, bo nas... Z odzienia obdarni. jakże pan tu doszedł? Lasami! Spojrzała na jego czerwoną głowę, wybite oko, nogi zlane krwią i zakrzątnęła się prędko żywo, jednym tchem, a z jakąś szczególną wesołością duszy. Chwyciła go za rękę, wyciągnęła z niej sękaty i rzuciła go precz za wyłamane szczątki ogrodowego płotu. Następnie ujęła rannego pod rękę i poprowadziła ku stopniom ganku. Dwór spał, rzekł do niej łagodnie, ociągając się po niewoli. Zobaczymy, jak to tam będzie, a teraz marsz? Gdzie każą? mruknęła z pośpiechem, dźwigając go na schody. Z trudem wygramolił się na stopnie i siadł na ganku na ławce. Panienka zapaliła latarnię, która tam stała, i otworzyła ciężkie drzwi do wewnątrz, prowadząc gościa ze sobą. Chodaki jego bezsilnie stukały o kamienną posadzkę wielkiej, ciemnej sieni. Znowu po dwóch skotkach wstąpił we drzwi dużego pokoju i prowadzony za rękę szedł z izby do izby. Mieszkanie zalegał już zmierzch. Miejsce to w półmroku, słabo rozproszonym przez blask latarni, poprzez wielorakie ognie gorączki wydawało się przychodniowi przerażające. Śniło mu się, że już nastąpiła śmierć i że go do dziwnej wysypialni piękny anioł wyzwolenia prowadzi. Chciał się cofnąć, uchodzić, lecz mała mocna ręka nie popuszczała. Minął tak za przewodniczką duży, pusty, zimny salon i wpuszczony został do niewielkiej ogrzanej izdepki. Niewiastka posadziła rannego na pospolitej solce obitej kretonem. I zostawiając samego, szepnęła, jakby kto podsłuchiwał. — Pójdę ja popatrzeć, czy kto nie widział i wytrę ślady krwi na kanku. — W kuchni mnie widział jakiś starzec. — No, to ten swój, to kucharz, Szczepan. — Widzieli mnie chłopi, idącego ku dworowi. — I to jeszcze nie takie straszne. Zresztą cicho. Wyszła z pokoju, unosząc ze sobą latarnię. Chory oparł się o ścianę plecami i teraz dopiero Uczuł wszystką swoją niemoc Cierpienia jak gdyby czekały na tę chwilę Rzuciły się na bezwładnego wszystkie wraz Z całą swoją bezgraniczną potęgą Zawył z bólu Bielmem przesłonięte oczy Widziały jasny kwadrat okna Choć już wewnątrz panował mrok Muszlinowe firanki, sprzęty Lecz myśl nie mogła pojąć tego szczęścia Że ciało ranami okryte jest między ścianami ludzkiego mieszkania i pod dachem. Jak sen przechodziły przez głowę obrazy bitwy, ujścia, lasu, rzeki. Skrzypnęły drzwi. Dały się słyszeć ciche kroki. Młoda gospodyni weszła do izby niosąc swoją latarnię. Ze śmiechem postawiła ją na stole i rzekła: Pokradli tu wszystko, nawet lichtarze. Została tylko ta latarnia. Przy latarni muszę siedzieć jak w oborze. Słyszał pan coś podobnego? No, ale powycierałam ślady na ganku. Pan osłabł? Tak, nie mam sił. A jakież to pan marany? Bardzo wiele. Tylko przez chwilę spocznę. Zaraz sobie pójdę. Proszę. Zaraz pan idzie. A dokąd to się pan tak wybiera, jeśli wolno zapytać? Jest to może jaka piwnica, drwalnia albo strych gdziebym się mógł położyć pod dachem, ale i okryć czymś jakimś suknem, bo mi bardzo zimno. Zaraz, zaraz, ja już mogę iść, już on odpoczął. Właśnie. Zostawiła latarnię na stole i dokądś pobiegła. Nie było jej dosyć długo. Ranny popadł w niezwalczony sen w głuche, bezduszne drzemanie. Dźwigał się co moment na skutek przeświadczenia, że. Przecie musi iść co tchu, uchodzić, kryć się, lecz nie miał siły, żeby skinąć ręką, poruszyć głową. Zapomniał, jak długo trwało to borykanie się z sennym osłupieniem, lecz oto drzwi się otwarły i ukazał się starów kucharz, który kaszę ważył, niosąc pospołu z młodą panną balię pełną wody. Para unosiła się nad tą balią. Przydźwigawszy naczynie do środka pokoiku, ustawili je na ziemi. Stary kucharz mruczał głośno, spluwał i z wściekłością podrzucał ramionami. Ale panna nie zwracała na te objawy złego usposobienia żadnej zgoła uwagi. Musiał czynić, co kazała. Poleciła zaś przynieść mydło, gąbkę, kilka prześcieradeł, ręczników, bandaże i szarpie. Znosił to wszystko po kolei, dopytując się o każdą rzecz jak sługa pani, klnąc po dostarczeniu każdego szczegółu, najochydniejszymi chłopskimi wymysłami, jak gdyby to on właśnie tutaj rozkazywał. Kobietka krzyczała mu polecenia do ucha ze stałym odcieniem wesołości. Gdy Famulus przeniósł wszystko, co potrzeba, kazała mu iść do kuchni i gotować nowy sagan wody, a żeby zaś woda była wrząca, jak należy. Mruknąwszy coś najbardziej obrzydliwego, poszedł do izdebki. Wtedy ściągnęła z ramion młodzieńca, który jej bezwładnie leżał przez ręce, gruby, cuchnący korzuch i wyrzuciła do sionki. Zzuła mu twarde krypcie, dokuczliwe jak kajdany, i cisnęła je również w to samo miejsce. Posłaniec był prawie nagi, bo tylko w mokrych spodniach. Nie bez trudu ściągnęła go z sowki na prześcieradło. Rozpostarte w środku pokoju, głowę jego przechyliła poza obwód bali, do jej wnętrza nad ciepłą wodę i poczęła gąbką moczyć zaschłe sople, gruzły i zacieki na skrwawionych włosach. Wyrzymała te włosy małymi rękoma z wybroczyn, dzieliła je na wąskie pasemka, wydobywając troskliwie wciąż nowe zwitki, wbite w rany od ciosów pałasza i bagnetu. Nalazłszy zasierane, przemywała ją pieczołowicie, suszyła szarpią i starym płótnem. Po zakładawszy cięcia i zranienia, obwiązała całą głowę bandażami, wprawnie je w krzyż motając. Wkrótce chory miał głowę dobrze opatrzoną, lecz po obmyciu głowy balia była pełna krwi. Pielęgniarka złożyła swego pacjenta na ziemi i przywołała kucharza. Gdy nadszedł gniewny i złowrogo sapiący, kazała mu, krzycząc rozporządzenie do ucha, zabrać przede wszystkim korzuch i krypcie, korzuch podrzeć na sztuki i spalić. Przynieść nowy sagan ciepłej wody. Skoro przyniósł wodę, posłała go po ceber do zlania zakrwawionej zbali. Musiał to wszystko prędko i zwinnie spełniać, bo się marszczyła i tupała nogą. Zakrwawioną wodę poniósł na dwór i wychlusnął w gnojowisko. Panienka sama nalała czystej wody do bali i zabrała się do opatrzenia policzka. Tu miała sprawę stokroć cięższą niż z ciętymi ranami na głowie. Trudno było domyśleć się, czy oko jeszcze istnieje, bo pod brwią na połowie twarzy była jednolita czarna bulwa, zaciekła wybroczyną, idącą z rany. Młoda lekarka długo w to oko świeciła latarnią i przy blasku łujówki badała sprawę. Prześliczne jej palce, Starały się znaleźć miejsce zranienia, namacać powiekę i gałkę oczną. Przyszła do wniosku, że to nie jest rana od kuli, ani odcięcia pałaszem, lecz sztych w oko zadany bagnetem. Ostrze trafiło na kość policzkową i ześliznęło się po niej w stronę nosa, drąc skórę i podważając oko z orbity. Czy oko było całe? Czy jeszcze istniało? Nie mogło osądzić. Poczęła płukać rozdarcie wodą. Wychlustywać je i oczyszczać głębie rany. Założyła dziurę szarpią, zawiązała miejsce bandażem i przeszła do pchnięć bagnetów w ramiona i między żebra. Były to przeważnie stłuczenia i niegłębokie rany. Na plecach znalazła rany cięte od pałasza, lecz złagodzone wskutek tego, że ich gwałtowność powstrzymała była kurtka futrzana i koszula. Najcięższa i najdrastyczniejsza rana była w biodrze. Młoda lekarka musiała zapomnieć o swym panieństwie i zupełnie rannego obnażyć. Gdy dotykała rany w biodrze opuchniętej, nadzwyczajnie powstaniec wył z bólu. Znać było, że to nie jałowe pchnięcie bagnetu i nie cios zewnętrzny, lecz że w głębi siedzi kula. Nadaremnie usiłowała jamę palcami zgruntować i na pocisk trafić Kula tkwiła gdzieś bardzo głęboko, między kościami, żyłami i ścięgnami, gdyż sprawiała dokuczliwy ból za każdym poruszeniem. Trzeba było poprzestać na oczyszczeniu i obwiązaniu tej rany. Obmycie nóg, z których powyciągała drzazgi i kolki, dokończyło tego opatrunku. Odziawszy chorego w męską koszulę, którą w szafach znalazła, opiekunka zawinęła to zbierowisko ran w czyste prześcieradło i z niemałym trudem po długotrwałych zabiegach jakby się borykała z ciężarem źrebca wciągnęła bezsilnego na swoje panieńskie łóżko okryła go dobrze błękitną atłasową kołdrą podbitą cienkim prześcieradłem i poczęła pilnie wycierać krwawe plamy z podłogi zlewać czerwoną wodę do cebra i wynosić to wszystko przy pomocy kucharza oraz czynić w izdebce wszelaki porządek gości był przytomny, nie spał Spoglądał na prześliczną kobietę krzątającą się po mieszkaniu, na jej głowę nadobną we wszelkiej pozi, z każdej strony, z włosami krócej czarności, rozczesanymi po środku i przylegającymi do skroni, na jej rysy regularne i niewymownym owiane wdziękiem, na różane usteczka, w których radosny śmiech wieczną miał gościnę. Ubrana była w suknię szeroką u dołu, według mody, lecz nie dochodzącą do rozmiarów krynoliny. Od pracy policzki jej były zabarwione i ręce umazane we krwi. Patrząc na tę obcą i tak czarującą istotę, która jego istność najbardziej osobistą, jego rany i najochydniejszy brud przemywała, z wesołą naturalnością i dobrą prostotą zachłysnął się od szlochów szczęścia. Szczęście zesłał mu Bóg po wielkim cierpieniu. Kiedy brnął przez lasy, wody i złorzeczył, czekało nań w tym domu. On sam. Jeden, jedyny został doń powołany. Wspomniał na nagie trupy leżące stosem między zagonami, na zwłoki mężnych ciągnione za nogi do dołu pod lasem i zatonął w boku. Widma i męczarnie, zjawy straszliwe i głosy niepojęte osaczyły go ze wszystkich stron. Nachylały się nad nim potworne straszydła o postaciach drzew albo spienionych zwierząt, które nad głową w locie kopyt pędziły. Ręce okay. miał ciężkie, jak z marmuru. Dłonie wisiały kiedyś wysoko, niby upowały zaczepione, to znowu były w uczuciu tak małe, że ich przy sobie odnaleźć nie mógł. Nogi rzucało to tu, to tam, niby pnie drzew w tartaku. Głowa stała się jak rozpalone kowadło, w które biją wraz od ucha młoty kilku siłaczy. Czarodziejsko świeciło słońce. Ogniste koła drżały na sosnowych deskach, które z wczorajszych plam wymyte już były suche. Coś weseliło się i zaśmiewało ze szczęścia, kołując na tym miejscu, gdzie stała balia. Migocąc raz mocniej, to znowu słabiej. Chory patrzał na plamy słoneczne i napawał się ich widokiem. Weszła młoda gospodyni. Niosła w ręku miseczkę z jakąś dymiącą potrawą i srebrną łyżkę. Przypatrywała się bardzo uważnie swemu pacjentowi. Spostrzegłszy, że nie śpi, uśmiechnęła się jak najweselszy szkolny urwis i wykonała oczyma zabawny znak porozumiewawczy. Kiwnęła mu głową, mówiąc: No, widzi pan, noc przeszła, południe przyszło, a pan nie umarł. Naprawdę nie? No, ale no. Przecie pan zaraz będzie kaszę jadł, a to chyba dowód. Kaszę? Tę samą co wczoraj? A te samo. O, jak to dobrze. Ano właśnie i ja sobie tak pomyślałam. Tym bardziej, że my tu ze Szczepanem niczym innym przyjąć pana nie możemy, więc proszę wybaczyć, bo czym chata bogata no i tak dalej. Żeby mieć choć szczyptę mąki, żeby no drobineczkę cukru, mleka nic, kasza i kasza. To by się przecie i kurom sprzykrzyło, nie? Na razie to nie. Powstańcom nie przykrzyły się nawet Czego już kury dziobać nie chcą? Żeby tylko nie była tak gorąca jak wczoraj. Nie jest wcale gorąca. Mogę ją zresztą łatwo ostudzić, bo dziś tęgi przymrozek, ale pan może kaszy zupełnie nie lubi. Gdzie tam? W partii mówię zawsze kasza, zawsze trochę kartofli. Tylko że tamtą poparzyłem sobie wczoraj usta. A też z pana obolały cierpiętnik. Wszystko pokrajane, pokłute, naszpikowane, poprzestrzelane. Jeszcze i wargi sparzone? Tego tylko brakowało. Przepraszam panią. Nie ma za co. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą. Co zaś do tej kaszy, to chciałam powiedzieć, że nic nie mamy tylko ten worek jęczmiennej. I to sekret. Proszę pana, sekret! Jak to wytropią i odbiorą nam. No to głód. A gdzież państwo ten worek trzymacie? Państwo. Nie żadne państwo, tylko Szczepan, ten stary kucharz, co go pan widział. Chowa go w zapolu w stodole. Dziurę w sianie wykopał na kilka łokci głęboką i tam na postronku worek spuszcza co rano. Jako świcie na dzień dla nas dwojga porcję wybierze. Proszę pani, a gdzie ja jestem? Jak się też to miejsce nazywa? To pan tego nawet nie wie? Nie wiem. Ja tu obcy pierwszy raz. To jest dwór w niezdołach. Nie zdoły takim majątek jednych państwa rudeckich, moich krewnych i opiekunów. A pani, przepraszam, że tak pytam, uśmiechnęła się wesoło i najpowabniej mówiąc. Mnie na imię Salomea, ale niechże pan sobie nie wyobraża, że jestem taka tutejsza Żydówka, bo się nazywam Brynicka i to z tych Brynickich, co dawniej mieli Mieranowice to byli stryjostwo mojego tatki, a pani Rudecka jest moją wojenką. Wprawdzie nierodzoną, zawsze jednak pokrewieństwo. Ależ ja nic podobnego sobie nie wyobrażam. To jest bardzo ładne imię. A no, rzeczywiście, pokiwała głową z gorzkim politowaniem. Wszyscy się nadziwić nie mogą, że też takie imię można było nadać człowiekowi. Salusia, Salcia, o Boże, Salcze. Salcze po włosku oznacza wierzbę. To ładne drzewo i ładna nazwa. Po włosku? To pan umie? Po włosku? Trochę umiem, ale nie na zbyt dużo tyle, żeby się rozmówić. Nauczyłem się sam, nie wiem kiedy, jakem był we Włoszech. To pan był we Włoszech? Mój Boże. Czemu pani tak wzdycha? A tak sobie zazdrości. Co to musi być za przyjemność być we Włoszech? Pod włoskim niebem. Czy to tam jest naprawdę to jakieś niebo? Takie samo. Ranny przymknął oczy, bo znów ogarnęły go szarpiące bóle i płomienie gorączki. Patrzał w przestwór błędnymi oczami. Po pewnym czasie zmocował się w sobie, oprzytomniał i rzekł. Pani zupełnie nie wie, kto jestem, a odstąpiła mi pani swego posłania. Wiem, że pan jest powstaniec. Nazywam się... — Odrowąż, a na imię mi Józef — po chwili dodał. — Widzi pani, mam po rodzicach tytuł księcia. — Księcia? — szepnęła panna Salomea, przypatrując mu się na poły z niedowierzaniem, na poły z podziwem. Twarz jej spoważniała i ruchy stały się bardziej oględne. — Nie na długo zresztą. — Posiadam znaczny majątek — mówił jeszcze, a wczoraj... — O, wczoraj znać było pana nie tyle po cholewach, bo przypadkowo było oberżnięte, ile po korzuszku magnackim. Uśmiechnęła się złośliwie. Chory przymknął oczy ze wstydu. Burzyło się w nim wszystko. Mówił zwolna: Postaram się niezwłocznie, skoro tylko, wstać i iść z powrotem do partii, żeby pani nie narażać na takie przykrości. O, z tymi groźbami. Lepiej niech wasza książęca mość nie rozmawia i leży spokojnie. Powiem otwarcie, że od bardzo dawna, bo od jakich czterech tygodni wyspałam się pierwszy raz tej nocy porządnie pod pańską opieką. Co takiego pod moją opieką? No tak. Trzeba księciu panu wiedzieć, że w tym caluteńkim domu nie ma nikogo, tylko stary kucharz Szczepan, głuchy jak pień wierzbowy. Po włosku salcze, no i ja także salcze. A gdzież są wszyscy? Gdzie są? Nie ma, poszli. Pana Rudeckiego, mojego krewnego i opiekuna, wzięli do więzienia już temu dwa miesiące. Było tu pięciu synów młodych rudeckich, z tych Julian, Gustaw i Ksawery. Poszli zaraz tamci z domu, a Gucio to nawet wprost ze szkół w puławach. Dwaj najmłodsi chłopcy są na nauce w Krakowie. Julian zginął w bitwie, gdzieś w Miechowskim, a biedny Gucio. panna Salomea gorzko zapłakała. Po chwili wytarła oczy i mówiła. To samo i ksawery Nie żyje. Moja wujenka, a matka tych chłopców, pojechała szukać po obozach. Minęło już cztery tygodnie, jak jej nie ma. Jeden Żyd, karczmasz tutejszy, co koń mi handluje, a właściwie koniokrat, widział się z wujenką, jak wracała skądś z Sandomierskiego. To znowu była wieść między tutejszymi chłopami, co teraz wyłapują powstańców, żeby ich do Cyngiera odstawiać. Że się stara o uwolnienie wujaszka z więzienia w opocznie. Podobno ksawerego zwłoki znalazła w jakiejś szopie. Skądże te wieści? Furman z kowron, co jeździł z wujenką, opowiadał. Wyjechali czterema końmi powozem, a furman wrócił sam i piechotą. Konie wujenka sprzedała, powóz to samo, bo jej trzeba było pieniędzy na przepłacenie, żeby wuja uwolnić. Jak ten furman wrócił, to nawet nie zaszedł, żeby powiedzieć, co się stało, tylko zabrał się do swojej wsi. Przez dziesiąte osoby dowiedzieliśmy się od niego. I cóż mówił? Mieli podobno wszyscy pobici koszule długie ze zgrzebnego płótna aż do stóp, a pod szyją kokardy trójkolorowe jeden w drugiego. I tak przed pochowaniem leżeli w szopie pokotem, a ksawery między nimi. Koszule? Kokardy? Co za przepych. — Cóż za łaska! — śmiał się Odrowąż. Przekręcił się twarzą do góry i patrzał w powałę. Panna Salomea mówiła dalej. — A niech pan sobie wyobrazi, co z Guciem. W jednej bitwie uciekał na koniu. Wpadł w opłotki pod jakąś wsią i byłby uszedł cało, bo miał pod sobą konia cudokasztana, co się tu od źrebięcia na naszym pastewiku wychował. Trzeba nieszczęścia, ciele wylazło skądś na środek drogi... I kasztan się na nim potknął. Dragoni, co gucia ścigali, wtedy dopadli. Roznieśli go tam na pałaszach, rozrąbali, rozsiekali, ale także tylko kadłub bez głowy i bez rąk poniósł koń w pola. Milami podobno zbiegany nosił potem trupa. Wreszcie włóczył go po ziemi, gdy ciało wypadło z siodła, a jedna noga w strzemieniu została. Och, taki koń! Któż to mógł przeczuć? Wszyscyśmy go kochali, jeździli na nim, za szczęście było dosiadać go oklep i pod siodłem, żeby się tak podle potknąć, nie przesadzić cielęcia, zdradzić najlepszego panicza. Kochany Gucio, taki śliczny, taki wesoły. Krótko załkała, zaszlochała. Odrowąż milczał, bez współczucia patrząc na jej płacz. Wytarła oczy i mówiła jeszcze — Wszystka służba rozbiegła się z tego domu jednej nocy przyszli tu powstańcy pod panem jeziorańskim a zaraz po nich wojsko powstańcy się zabarykadowali w gorzelni to samo w spichlerzu zaczęli stamtąd oknami i z dymników strzelać podpaliło wojsko ten spichlerz zajęła się gorzelnia od dachu spaliło się wszystko gorzelnia, spichlerz, obory i stodoły szczęście jeszcze że wiatr niósł perzynę na łąki "Boby była i druga stodoła nie ocalała. Ani stajnia, ani nawet dwór, taki był ogień. Od tego czasu wszystko z tego domu pouciekało. Konie pobrali do ostatniego, źrebięta ktoś ukradł w nocy. Co tylko było w spiżarni, powstańcy zabrali. A już od czasu jak mój tatko poszedł do powstania, to my się tylko ze szczepanem zostali. To pani ma ojca? A mam." Mój tatko tu był rządcą w niezdołach u wujostwa rudeckich przez całe dwadzieścia dwa lata, od czasu jak wrócił z Sybiru. Bo mój tatko w tamtą rewolucję był wachmistrzem w strzelcach konnych i na Sybirze był za to. A mamy, pani ma jeszcze? Moja mama umarła jak miała rok, to znaczy temu już dwadzieścia dwa lata. No nie, dwadzieścia jeden. ujmuje sobie pani lat a może sobie mam jeszcze dodawać? Wcale nie ujmuję. Po chwili dodała, ni to z dumą, ni z pewnym zażenowaniem, jak się mówi o sprawach i szczegółach familijnych, które tylko w swoim kółku wielkie są i znaczne, a dla obcych nie egzystują. Mój tatko ma tylko sześć palców u obu rąk. Czemu? Bo mu w bitwie pod długosiadłem kula urwała. Akurat kiedy trzymał karabinek przy twarzy i celował, tu ma dwa palce urwane i tu dwa. Jak się myje, to tak śmiesznie. Pokazała składając dłonie. I tak oto samą jedną ojciec panią zostawił. A tak, bo dla ojczyzny jest najpierwszy obowiązek Polaka. A dopiero na drugim miejscu stoi familia. Wypowiedziała z hieratycznym namaszczeniem zdanie mądre, ustalone i powszechne. Jakże też pani daje sobie radę, gdy tu wojska przychodzą? Czy przychodzą? A ba, czy przychodzą? Dobra ta noc, jeśli ich nie ma. A nie ma wojska, to są nasi. Wyjdą nasi, to wojsko. A pani zawsze sama? No, jest przecież jeszcze panisko. Ten dziadyga? Choć on i dziadyga, ale mądry, kuty na cztery nogi. Na każdą rzecz, na każde wydarzenie ma swój wybieg chłopski i sposób, jaki i nieomylny. Nadto powiem księciu panu, że on się nie boi. To jest bać się boi, będzie się cały trząsł jak galareta z cielęcych nóżek, ale nigdy nie ucieknie. W tej chwili, kiedy trzeba stanąć, on jeden wie, kiedy trzeba. Na pewno nie zdradzi i wszystko weźmie na siebie. Sto razy go wypędzą, to on tam wlezie za drzwi i nasłuchuje, czeka. Gdy tylko ja głos podniosę, on przy mnie. Gdyby mnie napadli, będzie bronił do ostatniego. On jest pewny. Zresztą na najgorszy moment. Mam tu jeszcze jednego obrońcę. — Gdzie? A tu oświadczyła z uśmiechem, wyciągając z kieszeni szerokiej sukni dwustrzałowy pistolet. Któż go pani dał? Zapytał drowąż. Tatko, i tylko taką zostawił pani obronę? Tatko powiedział, żeby dopiero w najostatniejszej chwili, jeżeli by kto siłą napadał. A przede wszystkim tatko kazał bronić się do ostatniej chwili. Kobiety polskiej godnością. Polskiej kobiety godnością? Myśli książę, że to nic nie znaczy? Już tu miałam nieraz przykład. A powiem jeszcze jeden sekret, bo to księcia pana uspokoi. Mam tu jedną wspólniczkę. Tylko to trzeba w tajemnicy trzymać, bo bez tego źle byśmy tu wyglądali. Zachowam tajemnicę. No to powiem. Jest tu karczma w szczerym polu, o jakiej ćwierć wiorstę od dwora stoi na krzyżowych drogach. Siedzą w tej karczmie Żydy. Dawniej brali wódkę z Niezdolskiego dworu, jak gorzelnia szła. Teraz ją biorą skąd inąd, a trudnią się czym można, głównie przemycaniem w dalekie strony kradzionych koni. Tak ludzie mówią. Ja tam dobrze nie wiem. Nikt zresztą prawdy nie dojdzie, bo wszystko idzie na karp powstania. Jakieś konie w karczmie stoją, potem znikają. To niby powstańcy. Jest ich tam dużo, tych Żydów w karczmie. Ale między nimi jest jedno Żydzie, ma chyba ze czternaście czy piętnaście lat. Na imię temu Rywka. Warto zobaczyć przy świetle dziennym to czupieradło. Nie myła się już ze cztery lata. Włosy w strąkach obdarte, brudne. Niemal jak ja wczoraj. Troszeczkę bardziej tylko, żeby nie pokrwawione. Kiedy siapsia starszy karczmarz trzymał w pachcie krowy dworskie, Rywka przychodziła o świcie do udoju mleko mierzyć. Ja to samo musiałam wstawać do krów przed świtem. Tam sobie z tą Żydówką rozmawiała z nudów o różnościach. Nieraz jej tam co darowałam. Czasem znowu wypukałam ją z karczmy w lecie wieczorem i wymykałyśmy się obie w noc, we mgłę, nad rzeką, w rosach, w niekoszonych trawach boso polatać. Książę, pan będzie się gorszył, że ja tak z tą Żydówką postponowałam. nie, uchowaj Boże. Ja jej znowu do zupełnej konfidencji nie dopuszczałam, tylko tak, że to dobre do sekretu, wierne i jakieś takie przy mnie jak cień przy drzewie. Czasem znowu namówiłyśmy się na maliny dzikie i na dziady, tu na tę górę, co za niezdołami stoi. Szła za mną zawsze i słuchała, co jej mówię. Ja tak, to i ona tak. Ja odmienię, to i ona. Co ja lubię, to i ona. Co mi nie smakuje, to ją aż wykrzywia. Jakem sobie zaśpiewała, to ta za mną to samo, słowo w słowo, dźwięk w dźwięk, a tak strasznie śmiesznie, że boki zrywać. Musiałam sobie usta zatykać, żeby jej przykrości nie robić. Czasem to umyślnie wyśpiewywałam jakieś głupstwo najwierotniejsze. układałam śmieszne piosenki, żeby się ponauczała. No więc ta rywka zrobiła się moją przyjaciółką. Ale tak naprawdę, teraz jak wojsko nocą ciągnie. To, żeby nie wiedzieć skąd i dokąd szło, o karczmę zawadzi, bo ta karczma stoi na rozstaju gościńców. Jeżeli zaś tylko pytają się o drogę do dworu w Niezdołach, Rywka przez tylnie drzwi, poprzez żydowskie zakamarki, sionki, przybudówki, przez śmietniki i gnoje, potem przez dziką górę, przez parów, przez ogród, do mnie. Jeśli idą do dworu powstańcy, stuka do mnie w okno, w te szybę trzy razy. Jeśli idzie wojsko, cztery razy. Ja wtedy do kuchni budzę Szczepana, i po ciemku przygotowujemy się, czekamy. Dopiero jak zaczną burzyć się do drzwi, walić kolbami, dobijać do okien, Szczepan idzie otwierać. Tylko już wtedy wiemy przynajmniej, czego się trzymać. Rozumie mnie, książę pan? Rozumiem, choć bardzo boli tu w nodze. Tylko już o tym tytule książęcym będziemy wiedzieć raz na zawsze, że był i nigdzie nie ucieka. Więc trudzić się ciągiem wywoływaniem go z niepamięci nie ma powodu. Książę, pan jest taki, jakże się to mówi, demokrata. A, no, no niby. Dobrze, będziemy mówić z prosta. Chodzi o to, że teraz, jak pan tu leży, to taryfka jest bardzo ważna, prawda? O, prawda. Bo przecie oni rewizję robią za każdym razem w całym dworze. Mojego łóżka nie oszczędzając. Trzęsą wszędzie. Czasem się tam który zawstydzi i każe tylko z wierzchu patrzeć. Abywają znowu i tacy, co umyślnie z dowcipami zaglądają w każdą skrytkę. Cóż by tu robić, gdy przyjdą? Po pukaniu rywki będziemy wiedzieli, kto idzie. A skoro cztery, szczepan musi pana brać na ramiona i wynosić z domu. Myślę, że do stodoły. Jakże to będzie uciążliwe? Nie tak znowu bardzo. Dziad podoła. Nawet i ten tytuł książęcy swoje zrobi, bo się szczepanowi wytłumaczy, że pan jest naprawdę jaśnie oświecony bogacz. Bogacz nie bogacz, lecz moja rodzina wynagrodzi go sowicie. Właśnie, sajra. Pani po włosku nie umie, ale za to po francusku. A umiem, bom się uczyła na pensji u zakonnic w Ibramowicach. Troszeczkę się nie douczyłam, bo mi tatko kazał wracać do gospodarstwa. Zresztą przyznam się, żem tak znowu nadzwyczajnie za tymi Ibramowicami nie przepadała. Ale ja tu rozmawiam i rozmawiam, a pan jeszcze nic w ustach nie miał. — Przyniosę ja trochę cieplejszej kaszy, bo ta na kleister wystygła. — Może nawet Szczepan kapeczka mleka u Żydów dostał, ale... — Koziego! — dodała z wstydem. A potem wyszła z izby. Powróciwszy, zastała swego gościa pogrążonego we śnie nagłym, gorączkowym. Zbliżyła się na palcach i oglądała bandaże. Tu i ówdzie krew pozaciekała przez płótno. W różnych miejscach poduszka i prześcieradła były splamione. Panięce żal się zrobiło pościeli, ale i tego... Dreblasa, który się księciem mianował, żałowała po Żali jej było, że jego regularne rysy, prosty doskonale zarysowany nos, kształtna głowa tak zostały zeszpecone przez rany. Siedziała cicho w kącie pokoju, powzdychując nad tą koleją rzeczy, dopóki się nie ocknął. Wówczas zmusiła go, żeby zjadł kilka łyżek kaszy, wprawdzie bez zapowiedzianego mleka, ale ciepłej. Przepraszał ją wielokroć za przykrości, które poniosła z jego powodu. Oburzało ją powtarzanie ciągle tego samego w kółko. Żeby temu raz kres położyć, oświadczyła. Jużem księciu panu meldowała, że dopiero teraz oddycham swobodniej pod jego opieką. Wolne żarty. A ładne żarty. Żeby pan wiedział dokładnie, co tu się dzieje po nocach, to by dopiero zrozumiał, o czym mowa. A cóż się takiego dzieje? Niby to łatwo wyłuszczyć wszystko? Że te wojska nachodzą? To swoją drogą. Ale z drugiej strony, cóż takiego? Pan widział, jaki tu jest duży dom. Rzuciłem okiem, ale wczoraj trudno mi było cokolwiek dokładnie zauważyć. Jest tu osiemnaście pokojów. Jedne duże, drugie małe. W tej liczbie trzy salony, jeden największy przez całą szerokość dworu, w tamtej murowanej części, co na końcu. I na to wszystko ja jedna. Boi się pani? Panu łatwo się nie bać jako mężczyźnie. Przy tym nie wie pan wszystkiego. A cóż jeszcze należy wiedzieć, żeby się bać? Należycie. — Proszę pana, to jest taka rzecz — mówiła, przysuwając swe krzesełko do łóżka i zniżając głos aż do szeptu. — Mieszkało tu dawniej po rewolucji dwóch braci rudeckich. Obydwaj gospodarowali na spółkę, bo to było dziewięć folwarków. Gorzelnia, tartaki, stadniny, obory. No słowem, duże gospodarstwo. Starszy brat, co już nie żyje, Dominik, służył dawniej w wojsku. — Muszę to panu powiedzieć, że on to samo kochał się w wujence. Zanim wyszła za mąż, za tego wuja, co żyje i teraz jest w więzieniu, za Pawła. Nieboszczyk wuj Dominik zarządzał gorzelnią, końmi, młynami, lasem, tartakiem, całą fabryką. Wuj Paweł rządził folwarkami. Tak tu razem mieszkali. Wuj Dominik zawsze na tamtej stronie sam, bo z wujem Pawłem ciągle sprzeczali się o pieniądze i o wszystko. Tam u siebie jadał. Posyłało mu się obiady na drugą stronę. Powiadał raz jednemu panu, to samo z rewolucji, mój tatko, że wuj Dominik zawsze się kochał w wujence i miał wielki żal do brata, że go ubiegł. Podobno z tego zdziwaczał. Nic tylko konie, psy, harty, ogary. Ciągle polował, strzelał do celu z fuzji i z pistoletów. Raz się pokłócił z wujem Pawłem o gorzelnię. Wuj Paweł udowodnił, że podobno gorzelnie idzie źle i małe daje dochody. Że folwarki niszczą przez te gorzelnie. Wtedy wuj Dominik gorzelnie skasował, zamknął, służbę rozpędził, a wszystkie kufy, wielkie beczki, kadzie obite żelaznymi obręczami kazał z gorzelni przenieść do największego salonu obok swojego pokoju i tam je rzędem poustawiał. Meble z tego salonu wynieśli, a gorzelnie zamienili na składy drzewa i desek. Do tej pory wszystkie te kadzie w wielkim salonie stoją. No a jednego wieczora, niech pan sobie wyobrazi. Ten wuj dominik w ostatnim pokoju za wielkim salonem, gdzie mieszkał, przywiązał nabitą fuzję do drzwi, usiadł naprzeciwko, lufy i nogą pociągnął za cyngiel. Zabił się. Dawno to było? Z dziesięć lat temu. Ja wtedy byłam mu zakonnic. Mój panie, ale to dopiero początek. Ta śmierć? A tak? Zrazu nic? Odżałowali tego wuja dominika, nagrobek mu wystawili na cmentarzu naszego kościoła, msze kazali odprawić za jego duszę. Tymczasem, co pani jest, dlaczego się pani tak boi? Bo on ciągle chodzi po domu, co też pani mówi? No mówię i wszyscy to samo potwierdzą o tym wie cała okolica. śmiejmy się z tego, pan się pośmieje, jak pan sam usłyszy. Co ja mogę usłyszeć? Kto tylko tu był. Wszyscy to samo potwierdzają, co on wyprawia. Niech pan posłucha. Bierze te wielkie kadzie okute żelaznymi obręczami, podnosi jak garncowe baryłki i ciska pod sufit na posadzkę. Kać odbija się od podłogi, podskakuje raz, drugi, trzeci, czwarty. Słychać najwyraźniej buch, 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 a potem drugą to samo, trzecią to samo. I tak będzie z dziesięć, z piętnaście razy powtarzał. No a chodził ktokolwiek patrzeć, jak też on to robi? Ba! Chodzili ze świecami, ze służbą, całym dworem. Chodzili i z księdzem proboszczem, i z jednym tu świątobliwym zakonnikiem z Wszyscy słyszeli najwyraźniej, jak kadzie ciskał. Idą ze świecami całą gromadą, wchodzą do wielkiego salonu. Kadzie stoją rzędem, jedne obok drugiej, jak stały. Pajęczyny wiszą od jednej do drugiej, pozaciągane. Bóg wie, kiedy kurzem grubym przywalone, jak były przed laty. No... — Więc widzi pani, że to złudzenie? — Złudzenie. Kto tylko nocuje tutaj, naprzód tak mówi, jak pan teraz, a później drży ze strachu. Księża święcili kufy. A pani słyszała? Jakbym nie słyszała. Ze dwadzieścia razy. Czasem jak zacznie używać, to caluteńki dom się wzdryga, ale czysto tylko on chodzi po domu, wszyscy go widują. W tabaczkowym rajtroku z rogowymi guzikami w obcisłym ubraniu ze strzemiączkami. Raz. O zmroku przeszedł koło wujenki tak blisko, że się tylne rogowe guziki jego rajtroka otarły o karbowaną listwę szafy. Najwyraźniej, ale najwyraźniej wujenka zemdlała. Chciałbym wierzyć, bo to pani mówi, ale nie mogę. No to ja panu powiem najlepszą rzecz. Wujostwo Sporo dawali księżom, żeby się msze wciąż odprawiały za spokój duszy wuja Dominika. Ksiądz proboszcz, przecież starszy człowiek, światły kapłan, sam nam to opowiadał, a ręce mu się trzęsły z przerażenia. Mówił ksiądz proboszcz, że siedzieli jednej nocy z wikarym na probostwie w dużym pokoju i naradzali się, jakie msze mają na zajutrz odprawiać. A że było dużo wotyw zamówionych, więc choć wypadała msza żałobna za wuja Dominika, postanowili ją odłożyć na kiedy indziej. I ksiądz proboszcz wyznał, że obaj z wikarym dopuścili się grzechu. Bo mówili między sobą, że tyle się mszy za tego samobójcę odprawia, a są przecie i inne dusze pomocy potrzebujące. Zresztą, mówił ksiądz proboszcz, państwo radeccy jakoś czy przepomnieli, czy zaniedbali złożyć w tym czasie na tę mszę? i tak oto naradzali się proboszcz z wikarym, żeby może na mszy mszy zawuja Dominika nie odprawiać, a odłożyć ją na późniejszy czas. Wikary wziął pióro i miał pisać w księdze, za kogo nabożeństwo odprawiać się będzie. Żywej duszy w pokoju nie było tylko oni dwaj. Świeca się między nimi na stole paliła. Gdy wikary pierwszą literę jakiegoś nazwiska wypisał, padł na stół z głośnym dźwiękiem Dukat Złoty. Jakby zleciał z suwitu. Zakręcił się, zawirową między nimi dwoma i spoczął w blasku świecy między rękoma dwóch księży. Takim to po swojemu szyderczo zapłacił. Mówił ksiądz proboszcz, że się obydwaj strasznie przerazili. Odnieśli ten dukat natychmiast do kościoła, złożyli go na ołtarzu jako wotum i krzyżem leżeli pod lampą w nocy, modląc się żarliwie o spokój duszy dominika. Na drugi dzień obydwaj odprawili msze żałobne. Dziwne rzeczy. A pani w tym czasie, gdy tu sama jedna została, doświadcza jakich przestrachów w tym domu? Nie. Teraz jakoś przycichł. Nie rzuca beczkami, nie trzaska jak zwykle. Raz tylko. No, ale tego nie będę mówić. Nie trzeba. Proszę zapomnieć. Niech pan tylko pomyśli. Tu przychodzą wojskowi, rewidują dom, krzyczą, hałasują, straszą. A gdy nareszcie odejdą i można by lżej odetchnąć... To zostaje sama jednej, poczynam lękać się tamtego. Teraz, gdy pan się zjawił, już się nic, a nic nie boję. To jest boję się, ale tylko wojska. Lecz ta przynajmniej z ludźmi sprawa. Z ludźmi. Doprawdy. Można się bronić, nie dawać zębami i pazurami, wreszcie umrzeć. Ale z takim? Dzisiaj się pani nie bała? Nic, a nic. Spałam jak zabita, choć ja śpię bardzo czujnie. Jak tylko rywka zastuka, natychmiast usłyszę. A gdzie pani śpi? Panna Salomea zawstydziła się, zaczerwieniła wszystka, mówiąc: Tu śpię, w drugim pokoju. Gdzie? W salonie. W tamtym zimnym salonie? Siennik sobie przyciągnęłam pod pańskie drzwi. Tu ciepło z pokoju szło, no i tak śpię. Bo widzi pani, ja muszę być w pobliżu okna, żeby usłyszeć jak rywka stuknie w szybę. Przewidywanie bezwzględnie niepomyślnych następstw w razie gdyby rannego znaleziono w domu zmusiło pannę Salome do szukania kryjówki dla pupila. Po długich ze szczepanem naradach zgodzono się na pewne zabezpieczenie. Ze spalonych dawniej zabudowań została oprócz stajni fornalskiej na uboczu stojąca stodoła, pełna zeszłorocznego siana, które ocalało wobec wyniszczenia i rozkradzenia inwentarza. Jedno za pole tej stodoły było pełne siana, aż powiązania krokwi. Tam Szczepan krył swój worek z kaszą. Tam również postanowił przechowywać w nagłym razie powstańca. W głębi za pola, od szczytu poczynając, wybrał i wydrążył w sianie rodzaj studni, na jakie siedem, osiem łokci głębokiej. Ponieważ to siano było dobrze w ciągu jesieni i zimy uleżałe i spodem tęgo zbite, studnia owa miała ściany twarde i trzymające doskonale linie jak cembrowina. Na samym jej dnie wyborował nadto dla oddechu rodzaj leja, prowadzącego w stronę otwartej ściany zapola. W ruinach gorzelni wynalazł dawne okute drzwi, które w czasie pożaru opaliły się na rogach i miały kształt eliptyczny. Tą pokrywą, wybrawszy dla niej wsianie odpowiednią do wielkości framugę, nakrywał studnie niby wiekiem. Na wierzchu drzwi kładł znowu warstwy siana, co zasłaniało kryjówkę nie do poznania. Jednocześnie pomyślano o przypuszczalnym ubraniu chorego. Wynaleziono w szafach podróżne futro pana Rudeckiego, grube i długie niedźwiedzie oraz buty futrzane. Trzymano to pod ręką wraz z dwoma nowymi postronkami znacznej długości. Panna Salomea sypiała początkowo w zimnym salonie, przytykającym do jej dawnej jalkowy, a obecnie legowiska chorego ale obawa, żeby nie przespać ostrzegawczego sygnału, zmuszała ją do trzymania otworem drzwi do tej alkowy, gdzie było właśnie umówione okno. Nadto w owej nieopalanej sali było nieznośnie zimno, co śpiącej na sienniku rozciągniętym na podłodze szczególnie dawało się we znaki. Opalać sali nie było sposobu, bo szczepan rąbał już od dawna płoty ogrodu i całego obejścia, a i tego ledwie starczyło pod komin w kuchni i do pieca sypialnej i izdebki. Nie było to rady. Panna Salomea, zwana w rodzinie i przez wszystkich Mija, musiała przenieść się na noc do swego dawnego pokoju, czyli do sypialni cięcia. Tu na sowce, na pół tylko rozbierając się z sukien, okryta futrem niedźwiedzim, drzemała przy chorym. Codziennie, gdy wypadało iść na spoczynek, wstyd ją ogniem oblewał i lęk o złe posądzenia chwytał ją za gardło. Trwoga przed zdradzeniem się bytności w domu tego człowieka zmuszała do pominięcia takich względów. Gdy trzecią noc, na pół śpiąc, spędzała przy chorym, który bredził w gorączce, jęczał i stękał, nagle rozległy się cztery uderzenia w okiennicę. Później jeszcze raz cztery. Stukanie było gwałtowne i szybkie. Panna Mija zerwała się momentalnie na równe nogi. W skok przebiegła sionkę dzielącą alkowo od kuchni i zbudziła kucharza. Stary natychmiast przydreptał, mrucząc po swojemu. Krzyknęła mu do ucha, że idę, i co tchu zabrała się do ubierania odrowąża. Wciągnięto mu na nogi grube dolne ubranie i futrzane buty, odziano go w szubę niedźwiedzią, pod kolana i pod pachy zarzucono pętle z postronków, a mocny starzec podsadził się pod ten ciężar jak podwór ze zbożem. Panna Mija. Zadała mu brzemię na plecy, otwarła kluczem wyjście z sionki na tylni ogród i zamknęła drzwi na nowo. Stary Szczepan brnął w górę po śniegu, sapiąc i stękając pod nadmiernym ciężarem. Przedźwigawszy rannego do stadoły, bocznym, przygotowanym zawczasu wejściem po pochyłości siana w zapolu, wgramolił się na wierzch stosu, wynalazł omackiem zapadnię nakrytą drewnianym wiekiem i, nakazawszy księciu grobowe milczenie, zabrał się do dzieła. Odwalił wieko, ujął w lewą i prawą rękę końce postronków i począł ostrożnie spuszczać rannego w ciemny otwór. Umieściwszy go na dnie, przywiązał końce obydwu sznurów do ocalałego skobla drzwi, zamknął otwór i zawlókł. Zatarł deskę sianem. Udeptał to miejsce starannie, zsunął się chyżo na dół, zamknął na klucz szopę i prędko wrócił do dworu. Po ciemku minął kuchnię, sionkę i stanął w sypialni. Pierwszą jego myślą było to, żeby przesłać łóżko powstańca. Już nad tym panna Mija pracowała. Poduszka była w wielu miejscach pokrwawiona od ran, które wciąż jeszcze broczyły i przemaczały nieumiejętnie założone bandaże. To samo było z kołdrą i materacem. Pośpiesznie zmieniali obydwoje poszewki i kładli czyste prześcieradła. Właśnie kończyli tę czynność, gdy za ścianami domu dał się słyszeć tentent koni. Łoskot licznych, miarowych kroków, a gwar rozmów ze wszech stron dwór osaczył. Wnet na obydwu gankach rozległy się uderzenia we drzwi, kołatanie kolbami, w pozawierane okiennice i krzyki na całe gardło, żeby otwierać. Szczepan nie od razu poszedł spełnić rozkaz. Wyniósł przede wszystkim po ciemku skrwawione powłoczki oraz prześcieradła i ukrył je w jakiś niedostępnych, Krejówkach chlebowego pieca, gdzieby ich sam diabeł nie odnalazł. Dopiero gdy już łomotanie we wszystkie drzwi i okiennice było tego rodzaju, że groziło wyrwaniem ich z zawias, poszedł na ganek główny i drzwi wejściowe otworzył. Dostał tam zaraz odpowiedni poczęstunek. Panna Salomea zapaliła swoją latarnię i czekała w zimnym salonie. Drzwi się strzaskiem otwarły i wtargnęła cała grupa oficerów, w kepi na głowach, obwiązanych baszłykami, w grubych butach i zimowych szynelach, na których połyskiwały pasy od szabli i ładunków. Na czele oficerów szedł ich zwierzchnik. Major czy podpułkownik, człowiek starszy wiekiem, z siwymi wąsami i bokobrodami. Wkroczywszy do dużego pokoju, oficerowie skierowali się do panny Salomei i otoczyli ją kołem. Starszy pan łamaną polszczyzną zapytał – Kto pani jesteś? – Krewna gospodarzy tego domu. A sami gospodarze gdzie są? Pan Rudecki, mój opiekun, jest w mieście, podobno w więzieniu, a jego żona pojechała, żeby się starać o uwolnienie męża. A synowie ich? Gdzie są? Jedni są w szkołach. Gdzież to? W jakich szkołach? W Krakowie. A inni? Inni powyjeżdżali, nie wiem, gdzie są. To pani nie wiesz, gdzie oni są? Nie wiem. Panna Sama, jak się nazywasz? Brynitska, Salomea. To ojciec pani był tu rządcą majątku? Tak. A on gdzie jest? Wyjechał. Dokądże? Wyjechał. Nie wiem. Konie tu wszystkie porozkradali, cugowe i fornalskie. To tatko pojechał pewnie szukać tych koni. Podobno aż pod pruską granicę pognali złodzieje na tych koniach. Pod pruską granicę? Proszę. Dawno też tak już pojechał tatko tych koni szukać. Już dosyć dawno. Do to jest ile tygodni? Nie pamiętam. Cztery czy pięć? Pilnie tych koni skradzionych szuka. No a my znowu ze swej strony dokładnie wiemy, że tatko nie jest tak daleko. Wiemy także, że pani we dworze powstańca ukrywasz. Kto jest ten powstaniec? To ojciec pani. Tu? We dworze nie ma żadnego człowieka prócz mnie i tego oto. Starego kucharza, Szczepana, Podkurka. Zobaczymy. A ja pan nie radzę przyznać się, gdzie ten buntownik jest. Miejsce jego kryjówki dobrowolnie pokazać. Ja stary człowiek jestem. Bez winy karać nie lubię. A znajdę rannego, jemu i pani źle będzie. Wtedy już pobłażać nie będę. Więc jak? Nie ma tu nigdzie żadnego rannego. Proszę szukać. Panna mnie nie proś, bo ja sam każę. A radzę jeszcze raz kryjówkę pokazać. Mam wiadomość pewną i dokładną. Tu wszedł na gumno parę dni temu człowiek poraniony. Cała wieś go widziała, a nie wyszedł stąd. Gdzie on jest? Może wszedł, bo tu przecie nie mało ludzi się przewija. Płoty porozgradzane, budynki spalone, więc kto tu może co wiedzieć? Więc panna nie pokażesz kryjówki. Nie pokażę, bo nie wiem, gdzie on tam jest. Tu w domu nie ma nikogo. Major skinął na podoficera stojącego przy drzwiach i do pokoju wnet weszło grono żołnierzy z latarniami. Jedni z nich natychmiast zaczęli spoglądać pod kanapy, do szaf, za piece i na piece, a inni ruszyli do izb sąsiednich, przesuwając z miejsc sprzęty, przewracając graty, stukając w ściany i podłogi. Dwaj młodsi oficerowie zwrócili się do panny Salomei z żądaniem, ażeby im otworzono zamknięte na klucz drzwi do wielkiego salonu. Młoda gospodyni kazała Szczepanowi przynieść klucz i otworzyć. Stary poszedł do sąsiednich izb i tak długo szukał owego klucza, że to wzbudziło podejrzenia i rozpaliło porządliwość. Gdy nareszcie przyszedł z kluczem, podał go jednemu z oficerów. Ten wrzasnął nań z okrucieństwem: Kpieden, jeden! Ruszę otwierać! Starzec. Nie drgnął nawet. Stał na miejscu z daleka podając klucz, mówił: Ja nie będę otwierać tych drzwi, ani tam nie pójdę. Ty jak śmiesz, otwieraj natychmiast! I otworzę, sami otwierajcie. Dlaczegoż to, kochanku, nie chcesz nam tych drzwi otworzyć? Słodko zapytał Major. Dlatego, że nie moja rzecz tam chodzić. Czemu? To panów pokój. Jak to panów? Nie pana. Panie mu ta świeć. — Chcecie, to idzie, ja nie pójdę. — Dlaczego? — Bo nieboszczek pan nie lubi, żeby mu tałazić i spokój zmącać — mruknął kucharz. — Co wygadujesz, stary grzybie? — Prawdę gadam. — Co to takiego? Czemu on nie chce tam wejść, do tamtego pokoju? — zapytał major, zwracając się do panny Brynickiej. — Mówi prawdę — mruknęła niechętnie. — Jak to? — W tamtych pokojach jeszcze mieszka dawno zmarły brat pana Rudeckiego, Dominik. Oficerowie zachichotali. Major spytał. — „A i pani widziała to może, jak tam ów zmarły? — Widzieć nie widziałam, ale m słyszała, jak tam u siebie gospodaruje. Chodzi, trzaska, przerzuca beczki z miejsca na miejsce. Oficerowie spojrzeli po sobie, porozumiewając się oczyma, że tu leży wybieg. Któryś z nich popchnął Szczepana pod kurka, żeby szedł przodem i świecił latarnią. Ale kucharz szarpnął się i cofnął mówiąc. — Niechże se też, ja się państwo samo idzie. Milcz. I naprzód. Przyszliście i pójdziecie, a ja tu muszę z nim ostać. Z kim, durniu? Z panem, z Dominikiem. Ktoś go znał? Już żem go znał, bo to mój pan. Przecież nie żyje. Ja nie głupi, jemu się przedziwić. Przekręcono klucz w zamku i otwarto drzwi do wielkiego salonu. Drzwi te ustąpiły z trudem, ze zgrzytem i trzaskaniem po kostu. Który z podłogi przywarł do powierzchni dolnych listw i na stałe zasechł. Z sali wionęła wilgoć i zimno pustki. Gdy wzniesiono latarnie i oświetlono tę wielką salę, ukazały się oczom oficerów kadzie okute obręczami, kufy z wielkich klepek, beczki i baryłki rzędem stojące. Między nimi wisiały stare pojęczyny, na których grubą warstwą kurz osiadł. Posadzka była wywoskowana i lśniąca. Połyskiwały złocone gzymsy z tiuku, a po środku sufitu zamajaczał wyblakły plafon. Na jednej ze ścian wisiał portret mężczyzny o rysach surowych i pięknych, o złośliwym uśmiechu. Oprócz tego malowidła nie było tu nic z dawnego salonu, ani mebli, ani sprzętów. Kadzie rzędem stojące w tym miejscu sprawiały na widzach wrażenie dzikości i obłędu. Oficerowie zbliżyli się do nich, zaglądali w głąb każdej, świecąc latarniami, czy gdzie powstaniec na dnie się nie ukrywa ale po najszczegółowszym zbadaniu przekonali się że te wszystkie naczynia są puste otwarli tedy jeszcze jedne drzwi z tego salonu prowadzące do pokoju gdzie mieszkał i odebrał sobie życie dominik rudecki tam oczom obcych przechodniów przedstawił się widok jeszcze bardziej przykry był to długi i pusty pokój z zapuszczonymi roletami kilka krzeseł wyplatanych stało tam i sam na ziemi poniewierały się jakieś stargane papiery. Szczepan, którego siłą do tych izb wprowadzono i wypchnięto naprzód, żeby świecił, drżał na całym ciele, żegnał się, rzucając oczyma po kątach. Zbadawszy szczegółowo podłogę, ściany, okna i drzwi, po stwierdzeniu, że nie ma stamtąd wyjścia ani drzwi ukrytych, oficerowie zabrali się do odwrotu. Te pokoje sprawiły na nich niemiłe wrażenie. Zimny dreszcz wszystkich obleciał. Nie można powiedzieć, żeby się czegokolwiek lękali, lecz poczuli szczególniejszy odrażający niepokój. Zdawało się w istocie, że w tych dwóch salonach, które od całego szeregu lat były na głucho zamknięte, ktoś stoi naprzeciwko przebywających gości i ze straszliwie szyderczą wyniosłością przyjmuje ich w tych ścianach. Oficerowie zwolna, żeby trwogi nie okazywać, opuszczali duży salon. Latarnie wyniesiono. Drzwi znowu na klucz zamknięto. Wtedy dopiero wszyscy uczuli, że tamta strona jest to w istocie miejsce obrzydłe i zrozumieli, że tam mieszkać nie sposób. Tym pilniej zaczęto rewidować pokoje zamieszkane, aczkolwiek w danej chwili zupełnie puste. Przetrząśnięto wszystko, przewrócono na nicę i nie trafiono na nic podejrzanego. Szczególnie badawczo oglądano pokój panny Salomei. Mebli tam było niewiele, więc ze zdwojoną uwagą ręce żołnierskie rozbierały łóżko i wewracały sofkę. Miano już w braku jakichkolwiek danych przejść do kuchni, spiżarni, a także do przyległych bokówek. A liści jeden z rewidujących spostrzegł na odwrocie materaca ślady krwi. Dało tym znać dowódcy i jego podwładnym. Starszyzna zeszła do sypialni i oglądała z uwagą ów materac. Panna Brynicka stała w sąsiedztwie swej pościeli, otoczona przez oficerów, którzy jej się przyglądali ze śmiechem i brutalną bezwzględnością. Na pytanie majora, co znaczy ta krew na materacu, milczała. Twarz jej była blada, oczy spuszczone na ziemię. W zaciśnięciu jej ust, w rozpostarciu się królewskich brwi, w opadłych na oczy powiekach było tyle odpychającej dumy i obojętności, że to wojskowych... Podburzało do zemsty. Co znaczą te ślady krwi? nastawiał major. Milczała. Skąd się tu wzięła krew na tym materacu? Milczała. Czy pani powiesz co to znaczy? Milczała. Co to jest? krzyknął jeden z oficerów, podsuwając jej pod oczy zakrwawiony materac. To są ślady krwi, odpowiedziała spokojnie. Czyjej? Mojej. Powiedziawszy to słowom męczeńskie i bohaterskie, zdobywszy się wobec tych wszystkich mężczyzn, noszących oręż na najwyższe dziewicze poświęcenie, spłonęła nagle od pożaru wszystkiej krwi, która w jej żyłach pędziła. Zdawało się, że ją krewta zaleje i że ją wstyd udusi. Oficerowie pomrukiwali z chichotem, Szturchając się i szepcąc między sobą dowcipne komentarze. Panna Salomea uspokoiła się. Cierpliwie słuchała przyciszonych szyderstw, drwin i kpiarskich pokasływań. W pewnej chwili podniosła oczy i objęła ich wszystkich jednym spojrzeniem bezgranicznej pogardy. W spojrzeniu tym błysnęła sobie samej wiadoma, zamknięta w milczeniu myśl, że wśród nich wszystkich ona jedna, wyśmiana kobieta, jest w istocie oficerem. Stary major, ojciec licznej rodziny dorosłych córek, od dawien dawna w Polsce mieszkających, Począł się drapać po bokobrodach i coś zagadał do swych subalternów. Rewidującemu podoficerowi rozkazał. — No, szukać tam dalej, marsz! Tu nic ciekawego nie ma. Sam wyszedł do sąsiedniego pokoju. Tam oficerowie, jedni na kanapie, inni na sofie, a reszta wprost na dywanie, podłogi rozciągnięci w ubraniach, pociągali z manierek. W drugim skrzydle dworu, w kuchni i spiżarni, w składach i drwalniach Odbywała się rewizja. Nadszedł oficer i zameldował, że w dworze nic podejrzanego nie znaleziono. W spiżarni nie ma ani kawałka chleba, ani szczypty mąki. Oficerowie kleli i stękali. Panna Salomea pozostała w pokoiku sama, w głębokim pogrążona zamyśleniu. Obok niej na stole płonęła latarnia, oświetlająca twarz i postać. Wojownicy zgromadzeni w salonie patrzyli ze swych miejsc na pannę mije i nie mogli oderwać od niej oczu pewien chudy, kościsty blondyn z długimi wąsami, leżąc na dywanie, potrącił nogą towarzysza i szepnął z westchnieniem. — Ależ dziewka! — Krasawica! — zgodził się tamten. — Raz krasawica! — dorzucił trzeci, niepytany. Po chwili znowu rozszerzył się między nimi szept. — Ależ dziewczyna! Major stękający na najszerszej sofie mruknął do zachwyconych. — No, panowie! — Dajcie no pokój tym szeptom. Spać trzeba, nie szeptać. Spać tu trudno. Oczy zamknąć i spać. I oczy zamknąć trudno. No nic, nic z tego, nic z tego. My też tylko platonicznie wzdychamy. A platonicznie wzdychać można byle po cichu i każdy na swym posłaniu. I ja abym się choć z kwadrans rad zdrzemnąć. Oficer jazdy, dragon jak topola nazwiskiem Wiesnicyn, wszedł ze dworu z doniesieniem, że polecił pilnie zrewidować stodołę, gdzie jest zapole pełne siana. Oraz, że tam wprowadzone zostały wszystkie konie jego oddziału. Raportował nadto, że żołnierze półszwadronu dragońskiego ułożyli się do snu pokotem na sianie. Że warte są daleko porozstawiane i wszystko w porządku. Major podziękował jeźdźcowi za wypełnienie ścisłych rozporządzeń, tudzież za raport. Przekręcił się na bok i zabrał do snu. Panna Salomea słyszała ów raport i rozważała w myślach jego sens i znaczenie. Serce w niej zadrżało i obumarło. W ciemnym rogu salonu przysiadł na wolnym stołku wysoki dragoński oficer, wiesnicyn. Patrzał w oświetlone drzwi pokoju i na stojącą w głębi dziewczynę. Doświadczał zarazem szczęścia i męczarni. O takiej chwili widzenia tej istoty marzył w szarugi podczas zimnych pochodów po lasach i ciągnąc zapadłymi drożynami. Była w nim ta twarz, ta postać, jak czarodziejskie widziadło. Nieprawda marzeń, żądza i zemdlenie, rozkosz, pasja, tęsknota. Raz ją był ujrzał, krasawice, gdy tymi stronami ciągnął jednego z pierwszych dni po wybuchu powstania. Zapamiętał od pierwszego spojrzenia. Zachwycił się raz na zawsze. Coś w nim rozegrało się. Jakby głos niewiadomej, niesłychanej muzyki od wspomnienia tej twarzy. Tęsknił za nią dzień i noc. Och, jak straszliwie pragnął, żeby rozkazy pognały go w tę stronę, żeby jeszcze choć raz, jeden w życiu, iść na ten dwór, zobaczyć, popatrzeć, tylko popatrzeć. I oto los dał mu tę chwilę. Szczęście nie tylko pozwoliło tu przyjść, lecz nadto otwarło drzwi. Stała tam sama jedna od wszystkich opuszczona. Burza wściekła huczała w duszy jeźdźca, gdy podparty na ręku patrzył. Przy drzwiach prowadzących do sionki stał żołnierz z karabinem. Panna Salomea nie mogła iść do kuchni, żeby się ze szczepanem naradzić. Usiadła tedy na łóżku i podparłszy głowę na rękach, czekała. Serce jej targało się w piersiach jak dzwon. Zdawało się, że bicie usłyszą śpiący i że ten alarm serca wszystko wyda. Każdy odgłos i każdy szelest był zwiastunem nieszczęścia. Jakże nieskończenie długo trwały minuty tej nocy. Tymczasem Szczepan, którego pociągnięto, żeby pokazywał zabudowania, piwnice w ogrodzie, ruiny gorzelni i doły po kopcach kartoflanych, asystował po zbadaniu całego obszaru przy czynnościach przygotowawczych do noclegu żołnierskiego w Stodole. Patrzał, jak wprowadzano tam konie, jak wydzierano dla nich z zapola wielkie półkopy siana. Przysłuchiwał się głuchymi uszyma, jak żołnierze wdrapywali się na wierzchołek masy siana, a rozpostarłszy na nim szynele, walili się spać zarówno w kątach, jak i nad kryjówką powstańca. Zachodził w głowę, czy on żyje, czy już skapiał. Z prostackiej szczerości. I bez wyjściu uczuć prosił Boga o to drugie. Powinien by był stać obok panny, gdyż była sama jedna wśród oficerów, lecz nie mógł odejść, ponieważ wachmistrz oddziału dragonów nie puszczał go na krok od siebie. Szczepan rozmyślał, co czynić, jeżeli stodołę podpalą. Czy nie ma jakiegoś środka ratunku dla ukrytego chudziaka? Gruby, brodaty wachmistrz kazał mu nadrzeć siana i usłać łoże na klepisku stodoły. Stary kucharz pracował, nasłuchując, o ile się to na co zdać mogło, przy jego głębokiej głuchocie. Umizgał się do wachmistrza, na wszystko zgadzał, potakiwał i przytwierdzał, śmiał się do niej raz wraz, wystawiając ku niemu dziurę w górnej szczęce. Wachmistrz poganiał go i niepobłażliwie szturchał, ziewając na całą stodołę. To też starowina biegał to tu, to tam. Znosił nowe wygraby, siana, słał równo, układał coś w rodzaju poduszki pod głowę, a wciąż niewolniczo przymilał się potentatowi. Gdy ten runął wreszcie w szynel w butach na przygotowane legowisko, szczepan przycupnął w kącie, zwinął się w kłębek i niepostrzeżony czekał, patrząc w grubą ciemność. Zapomnieli o nim. Rozlegało się ze wszech stron chrapanie żołnierzy, parskały konie. Starzec począł ostrożnie i zwolna czołgać się w górę stosu siana ku miejscu, gdzie była kryjówka. Czynił to umiejętnie, wymijając śpiących żołnierzy. Gdy się znalazł na miejscu wiadomym, gdzie bezpośrednio nikt nie leżał, zagrzebał się w siano i przyłożywszy ucho do deski, słuchał z całej mocy zmysłu. Nie dochodził go z dołu odgłos niż szmer. Nic. Szczęk kopyt końskich na klepisku. Chrupanie siana, chrzęst żelastwa, strzemion i tręzli, senny pomruk ludzki i szum wewnętrzny, wieczysty, starczej głuchoty, jakoby odgłos morza nieskończoności, który w sobie wszystko pochłania. Chłop westchnął. Żal mu było młodzieńca, przydźwiganego na to miejsce z takim trudem, w tym celu, żeby tu zginął. Żal mu było własnego dzieła, które tak dobrze widziało się, obmyślił. A światłość wiekuista niechże mu ta świeci, wzdychał, patrząc w mrok próżni wygrzebanej własnymi rękoma, którą niemal widział pod sobą. Targały się w nim wszystkie siły i wytrwania, żelazna wola, żeby wieko odwalić i wyciągnąć nieszczęśliwego, lecz chłopski przebiegły rozum zabraniał. Szczepan leżał na tym miejscu długo w martwej, bezsilnej męce, okrutniejszej niż wszelkie słowo krwawiło w nim stare serce, z którego łzy wszystkie dawno już wyciekły. Znowu na bałyku wyczołgał się ku pewnej dziurze na dachu, sobie tylko wiadomej. Wysunął się na zewnątrz i po drabinie zlazł na ziemię. Jak cień przemknął się ogrodem, poza stodolu, przez chwasty i rozgrodzone okulniki, w mroku oprzedł warty i niby bezszelestny upiór wcisnął się do kuchni. Minął omackiem tę kuchnię i sionkę przyległą. Przez dziurę od klucza padał w ciemne przejście wytrysk światła. Szczepan przyłożył do otworu oko i zobaczył pannę Miję, siedzącą na łóżku z głową podpartą na ręce. Coś jak radosne szczekanie psa w ciemną noc rozległo się w ogłuchłym na wszystko zestarzałem. Jestestwie w mrocznym obszarze ducha, gdzie była tylko samotność i odraza. Tak już został za plecami soldata, za drzwiami. Z okiem przy dziurze od klucza, skulony, bezsenny, pod progiem. Wczesnym rankiem wojsko zebrało się i uformowane w szeregi odeszło. Padał rzęsisty deszcz ze śniegiem, wył wiatr. Odchodzący byli źli, głodni, niewyspani i strudzeni, zanim ten nowy marsz rozpoczęli. Najpóźniej opuścił obejście w niezdołach pół szwadron konnicy, który był zajmował stodołę. Po odejściu wojska zostało w domu i na dziedzińcu mnóstwo odpadków, brudów i zaduchu. Panna Salomea stojąc w ganku patrzyła na szeregi żołnierzy zatapiające się w szarudze poranka. Trzęsło ją zimno wewnętrzne, pragnęła co prędzej, co prędzej biec do stodoły i wyciągnąć rannego z kryjówki. Tymczasem Szczepan, zamiast iść do stodoły, wdrapał się po schodkach z kuchni prowadzących na strych dworu. Pobiegła za nim. Stary wczołgał się w okienko dymnika i obserwował wojsko niknące we mgle. Na prośby, żeby tym ostrożnościom dać pokój, odpowiadał pogardliwym milczeniem. Wtuliwszy się w tenże występ dymnika, patrzyła zaciekawiona, co stary tyle ważnego w dali spostrzega. Nic nadzwyczajnego nie było widać. Piechota w postaci ciemnych, kwadratowych brył posuwała się drogą przez łąki. Zagłębiła w daleką wieś pod lasem, wreszcie znikła. Za nią w półwiorstowej odległości ciągnęła się w tymże kierunku ruda grupa dragonów. Konie z jeźdźcami stopiły się w jednolitą masę uderzającego kształtu, który zdawał się rozdzierać szarugę. Panna Salomea, oczyma zgasłymi od bezsenności, przypatrywała się tej ciemnej figurze, gdy wtem kucharz trącił ją w ramię z pogardliwym chichotem. Zmrużonymi oczyma patrzył w przestrzeń i pokazywał tam coś palcem. Przyjrzała się temu i zobaczyła, że od owej bryły dragońskiej odpadł jak gdyby odszczep końcowy i przemierza szybko przestrzeń w odwrotnym kierunku. Co to znaczy? zapytała. Chciały nas zmamić i chwycić na gorąco. Chodźwa na dół, każde do swego miejsca. Myślicie, że się tu wrócą? No przecież już zrewidowali wszystko. Znam ja ich manier. choćwa. Zeszli na dół z pośpiechem. Szczepan udał się do kuchni, rozpalił ogień i począł spokojnie szarować garnki i sagany. Słychać było odgłos jego miarowej od niezliczonego szeregu lat tej samej pracy i odgłos monotonnej, zgryźliwej śpiewki, którą zawsze mruczał, przedrzeźniając nieudolnie jakąś pańską melodię. U mojej mamy niebogi pływają w zupie stonogi. "Panna Salomea przyczaiła się z robótką w ręku pod oknem dużego pokoju, gdzie poprzednio nocowali oficerowie. Nie siedziała tam kwadransa czasu, gdy za oknem rozległ się tętęt koni pędzących galopem i osadzenie ich na miejscu." Oficer dragonów, wiesnicyn, z trzaskiem otworzył drzwi, przebiegł sień i stanął na progu pokoju. Roziskrzonymi oczyma mierzył samotną mieszkankę tego dworu." Wstała po jego wejściu ze swego miejsca i patrzyła weń z pogardliwym wyczekiwaniem. Nie zdjął czapki ani nie rozwiązał końców swego baszłyka. Z butów i rzemiennych pasów jego uzbrojenia woda ściekała na podłogę. Kilku szeregowców weszło za nim do pokoju. Skinął, żeby przeszukali dwór. Żołnierze rozbiegli się po stancjach. Wiesnicyn został sam z panną. Patrzał na nią ze swym niesłabnącym, obłąkanym zachwytem. Mruknął z ruska po polsku. Pani nie spodziewała się takich gości. Wzruszyła ramionami i nic nie odrzekła. To go zmieszało i obezwładniło. Nie wiedział, co mówić. Czekał na rezultat ponownej rewizji. Po pewnym czasie niezręcznie i niepotrzebnie mruknął w sensie tłumaczenia. Ja tu nie ze swej chęci. Rozkaz taki. Służba, nie drużba. Nie zwróciła na to uwagi. Czując dobrze w spojrzeniu i ruchach tego oficera wrażenie swej piękności, uczyniła się świadomie z umysłu stokroć piękniejszą i z całej mocy tego powabu, pewnego siebie, stworzyła jakby puklerz obronny. Usiadła w rogu kanapy i poczęła obojętnie szyć, nucąc półgłosem, jakby obok niej nikogo w pokoju nie było. Niedbale poziewała, tarła zziębnięte ręce. Wyjrzała oknem. Oficer stał w tym samym miejscu, patrząc na nią oczyma, które zawlekło bielmo rozkoszy i żalu. Po pewnym czasie, gdy rewidujący żołnierze nie nadchodzili, spytała wyniośle. — Czy to ja jestem aresztowana w tym pokoju? — Nie. — Zimno mi. Chcę sobie wziąć chustkę z tamtej stacji. — Proszę. — Może pan pośle sołdata, żeby patrzał, jak będę brała chustkę? — Nie trzeba. — Cóż za łaska... Odeszła do swego pokoju i siadłszy tam pod oknem, wyglądała na świat. Oficer przez otwarte drzwi wciąż na nią patrzył zpodełba. Łagodny blask smutnego dnia spływał na jej czarne włosy, prosto przygładzone, świecące się jak migotliwy atłas. Na szyję, niepokalanie pięknego kształtu, na zaróżowioną barwę policzków, na zagięte długie brwi i pąsowe usta. Postać jej tworzyła obraz, którego widok doprowadzał zachwyt do szału. Każdy ruch jej głowy był kształtem albo skinieniem doskonałości. Gdy westchnęła, nieopisany wyrzut uderzał w serce żołnierza. Skoro spojrzała pogardliwie, dosięgało uderzenie jak pocisk hańbiący. Świat, w którym błądziły jej myśli, przez który szła jej dusza, kraina, gdzie był jej smutek, to było olśniewające widzenie piękna, które się zawierało natychmiast. Oficer nie ruszył się z tego miejsca, na którym stanął. Gdy żołnierze jego wrócili z doniesieniem, że nic podejrzanego nie znaleźli, odwrócił się i, nie rzekłszy słowa, nie rzuciwszy okiem, wyszedł. Wskoczył na siodło i odjechał na czele swego oddziału. Panna Salomea również nie odwróciła głowy. Płakała. Obfite gorzkie łzy lały się z jej oczu na skutek odczucia nędzy, wśród której ciągle żyła. Przewidywała, że powstanie ukryty w sianie, zadusił się albo umarł z upływu krwi. Myślała o ojcu terającym się w obozowiskach, o chłopcach, krewniakach, co tak straszliwie w zaraniu młodości poginęli, o wszystkich, którzy się z tego domu rozpieszli. Wspomniała na niepokój i strach nocny co czekał rozpostarty za mijającym dniem, co się rozciągał na nieprzeliczony szereg bezdennych nocy. Wpatrywało się w brutalstwo siły, której nic nie mogło złamać, której okrucieństwu nic nie mogło położyć tamy. Cóż począć, jeśli Szczepan ucieknie? Co począć, jeśli go powieszą po odnalezieniu powstańca? Co począć, gdy nikt z jej krewnych nie wróci do tego przeklętego domu, gdzie rządzi sam jeden triumfujący Dominik. Zatargała nią głucha i ślepa boleść. Szarpnęła nią rozpacz jak wicher gałązką drzewiny. Nie chciało się już myśleć o niczym, żadnej roboty przedsięwziąć, nic, co należy wykonać. Była od tylu nocy niewyspana, przemęczona, wewnętrznie zziębnięta i pełna rozstroju. łkała bez ulgi i bez nadziei pocieszenia, wisząc na poręczy łóżka. Szczęknęła klamka. Wszedł stary. Spodełba spojrzał na płaczącą i coś po swojemu wybełkotał. Wzruszał ramionami. Trzeba będzie iść. Cóż ta z beków? Gdzie znowu iść? Po tamtego. Panna nie wie? Chodźmy. Ale trzeba jeszcze naglądać. Już trzeci raz nie wrócą. Czort ich ta wie, czy gdzie ta podglądacza nie zostawiły. Będziemy uważać. To niechże panna samoleja, zamiast buczeć po próżnicy, wyjdzie o to za dwór i pochodzi se ogrodem to tu, to tam. A patrzeć, czy gdzie jakiego nie ma. Może taki i na górze w krzakach siedzieć i dopiero patrzeć. Pójdę na tę górę. To jest dobre. I no iść z nieboraczka tak se ta. Postać popatrzeć i znowu i na inne miejsce. Z góry dobrze naglądać, co jest w okolicy. Jakby się zaś to wałęsał, dać mi znać w te pędy. Dobrze, idę. Wymknęła się za dwór i spacerowała jak szczepan kazał. Weszła powoli na górę jałowcem i chrustami zarosłą, która wznosiła się tuż za ogrodem. Śnieg tam leżał od deszczu przemoknięty. Tulił się w dołach i w głębi kęp zarośni. Och, jakże odrażające było to miejsce, widziane z góry. Spalone budynki. Rozerwane płoty, wyrąbany i na wpół zwęglony ogród. Pustkowie, opuszczony czarny, jak gdyby hańbą przyciśnięty stary dwór. To są niezdoły, gdzie przez tyle lat bawiła się cała okolica, gdzie hulano do białego dnia, przez następny po balu i znowu w nocy, co się zowie, do upadłego. Rozpatrując się po okolicy, panna Mija nie dostrzegła nikogo. Ani jeden człowiek nie poruszał się w tym obszarze. Wojsko dawno w lasach znikło. Zaczajona między krzakami patrzyła pilnie. Nareszcie Szczepan wyszedł z kuchni i ruszył nad rzekę. Czaił się za ogrodem, wałęsał. Poza gorzelnią nawracał. Wreszcie, dobrze opatrzywszy miejsce, szybko wszedł do stodoły. Mijały długie minuty. Serce poczęło bić w piersiach panny Salomei. Zdawało się jej, że upłynęły godziny, odkąd starzec otwarł wrótnie. Nie mogła wytrzymać. Chyłkiem zbiegła z owej góry, przebyła ogród i dziedziniec. Wsunęła się do stodoły, wdrapała na siano. Wbrew oczekiwaniu, Szczepan nie powitał jej złożeczeniem. Odwalił był już wieko znad nad studni wsianie i wyciągnął chorego. Nie mógł mu dać rady. Co go wydostał na połowę wysokości dołu, to się pośliznął w sianie, padał na wznak a z nim razem odrowąż w swój grób. Ranny jęczał w ciemnicy. Usłyszawszy ten jęk, obydwoje uradowali się bardzo i podwoili wysiłek. Szczepan polecił pannie Salomei zarzucić koniec jednej z inek na ramię i ciągnąć. Sam ujął drugą i przerzucił ją także przez ramię. Poczęli obydwoje odsuwać się we dwie strony od dołu, ciągnąc po stronki z całej mocy. W taki sposób Wydobyli na wierzch nieszczęśliwego. Dosawszy go na powierzchnię, zbadali, że żył jeszcze, aczkolwiek był bezsilny i na pół uduszony. Szczepan rozkazał pannie znów iść na górę i obserwować teren. Sam wytoczył z drugiego za pola stodoły ręczny wózek do ściągania drzewa, zniósł na ten wózek chorego, przykrył go sianem. Nawalił na wierzch suchej podściółki i gałęzi z opróżnionego kąta stodoły i potoczył wózek do kuchni. Tam chorego rozebrał z futra i butów, oczyścił, otrzepał, zaniósł i położył do łóżka. Gdy panna Salomea wróciła do domu, zastała już swego protegowanego w pościeli. Był nieprzytomny, jakoś nadmiernie czerwony i opuchły. Oczy miał błędne i przekrwione, twarz zsiniałą. Rany pootwierały się i przemoczyły bandaże tak dalece, że trzeba było na pościel położyć grube, zgrzebne płachty, aby powtórnie nie mieć w krwistych plamach świadectwa przeciwko sobie. Panna Salomea zabrała się do zmiany bandaży i przewinięcia ran. Pasma pousuwały się z miejsca i rany były obnażone. Opatrując je na nowo, doświadczyła szczególnego wrażenia, jakie jej się nigdy jeszcze nie przetrafiło w życiu. Oto każdą ranę, Poczęła mieć w swym jestestwie I nie tylko ją widzieć, ale i czuć Cierpieć w sobie tam, gdzie była w ciele chorego W głowie, pod okiem W ramionach, między żebrami I w prawym biodrze wynikły jak gdyby stygmaty Sobowtóry i żywe wizerunki zranień Poczęła opatrując rozdarcia i urazy Ciosy i uderzenia Wwiadywać się w nie, rozumieć je i pojmować w całości przedziwne, wyniosłe ich życie. Bez odrazy patrzyła na krew broczącą i żywe, poszarpane ciało. Gdy skończyła opatrunek, już zbliżał się zimowy wieczór. Chory usnął w głębokiej gorączce. Przypadła na sowce i sama usnęła jak kamień. Jakże się czuła szczęśliwa, gdy po ocknieniu zobaczyła promienny dzień. Minęła tedy noc bez rewizji i bez zmor. Przez pana jednym tchem szczęśliwie od początku do końca. Kanarek, jedyny przyjaciel, zaśpiewał we framudze okiennej na widok tak pięknego słońca. Kanarek ów nosił nie wiadomo dlaczego tajemnicze nazwisko Pupinetti. Miał na głowie czarną krymkę czy piuskę z ciemnych piórek, aczkolwiek sam był nieposzlakowanej żółtości. Panna Mia przywitała się z nim serdecznie, wołając na nań ustalonym od dawna okrzykiem, który się między ich zażyłoś nie wiedzieć skąd i jak zaplątał. A Balakalot. Pupinetti przekrzywił główkę i rozdymając gardziołek, począł wydzwaniać na cześć słońca pieśń najweselszą, najradośniejszą pod tym słońcem. Widząc, że zbliża się jego dobra pani, jął skakać spręta na pręt i kołysać się w ruchomej chustawce. To dziobnął ziarenko kaszy, to skubnął kapuścianego liścia, okruszynę. Napił się wody i wołał przyjaciółkę prędkim radosnym pokrzykiem. Nie lękał się ani jej groźnych rozkazów, a balakalot, ani ręki wsuniętej do klatki. Przychylał tylko głowę, jak gdyby w istocie obawiał się o swą piuskę, gdy go wzięła w rękę i całowała w dziubek najśliczniejszymi usteczkami na obszarze ziemi. Chory powstaniec rozwarł oczy pół oślepłe z gorączki. Zwrócił ku swej opiekunce czerwoną twarz. Jakiś bełkot wypadł z pomiędzy jego rozdętych warg. Stała nad nim z pupinettim w ręce i pokazywała ptaszka biednemu wojownikowi. Zobaczywszy kanarka, coś pojął. Żałośnie uśmiechnął się. Panna Salomea puściła ptaszę z ręki. Przyuczony do siadania na jej poduszce, pupinetti przyfrunął do wezgłowia nieznajomego intruza, zasiadł na poręcze, otrząsnął się, sprostował pióra. Zaśpiewał najradośniejszą, najpromienniejszą ze swych piosenek. Chory uśmiechnął się znowu. Zapomniał o męce życia i z rozkoszą słuchał. Kilka następnych nocy upłynęło spokojnie. Nikt nie nachodził opuszczonego dworzyszcza. Chory powstaniec spał po całych dniach i nocach w gorączce. Nie wiadomo było, czy przyczyną tej gorączki są rany, czy jaka inna wewnętrzna choroba. Opuchnięcie oka zmniejszyło się bardzo i czarna barwa podskórnych zacieków poczęła ustępować ukazały się powieki i zdrowa między nimi źrenica która dobrze widziała Założono tedy rozdarcie podocznej rany szarpią i obwiązano znowu policzek Gdy ślady ciosów i stłuczeń znikały wyłaniała się spod opuchlizny twarz jak gdyby inna Odmiennie rysował się kościsty kształtny nos Białością zajaśniało nad czarnymi brwiami rozumne czoło. Najszybciej goiły się rany na głowie. Dawno niestrzyżone włosy, które panna Salomea co pewien czas myła i rozczesywała, zdawały się same jak szarpie kurować blizny zaschłe, choć jeszcze wciąż czerwone. Najgorzej było z postrzałem w biodrze. Ranny nie mógł wykonać najzwyklejszego ruchu ani gestu, bezkąsającej wciąż męczarni. Kula Opuszczała się widocznie między ścięgnami i żyłami, bo ból wychodził z miejsc coraz niżej w udzie położonych. Rana ta była wciąż otwarta i gnoiła się w sposób odrażający. Nie pomagało mycie jej i ciągłe oczyszczanie. Pewnej nocy obudził pielęgniarkę rumor do drzwi i okien, ale odmienny. Nie odrywki pochodzący. Ktoś kołatał wielokrotnie i natarczywie. Burzono się także do okien części niezamieszkanej i do drzwi od ogrodu. Szczepan natychmiast zbudzony nie mógł już wynieść chorego na dwór, gdyż całe obejście było widać otoczone. Po ciemku tedy wzięli obydwoje z panną Salomeą biedaka na ręce razem z pościelą, wynieśli co tchu do salonu Dominika i złożyli w jednej z pustych kadzi. Ledwie zdążyli tego dokonać, gdy łoskot dosięgnął najwyższego stopnia. Skoro drzwi zostały otwarte, okazało się na szczęście, że byli to rodacy. Mały szczątek oddziału, odbity z partii kurowskiego po straszliwej klęsce miechowskiej, uchodząc dubeltowymi marszami pośród kolumn rosyjskich, dowodzonych przez Czernickiego i Ostrowskiego, błąkając się po lasach, ostępach i wądołach, dniem i nocą ścigany, trafił po ciemku na niezdoły. Wskutek ucieczki dwóch z kolei dowódców. Oddziałek był bez zwierzchnika. Składał się z ludzi zgłodniałych, przeziębłych, zdrożonych do ostatka i bezprzykładnie rozbitych na duchu. Nie były to już fizyliery, nie kosyniery, nawet nie drągaliery, tak pospolite w powstaniu, lecz ludzie niemal bezbronni. Ledwie weszli pod dach, natychmiast padli pokotem na ziemię i poczęli chrapać jak na komendę. Kilku z nich Wzięło się do szukania we dworze jadła i wódki. Zrewidowali spiżarnie, kuchnie i pokoje, ale nic nie znaleźli. Przy tych poszukiwaniach musiała asystować panna Salomea, gdy przetrząśnięto wszystkie faski i skrzynie, nie znajdując nic zgoła, zrozpaczeni zgłodniali poczęli grozić. Jeden z nich wyrwał z zapasa pistolet i w rozbestwieniu sięgającym granic obłędu przystawił otwór lufy do czoła młodej gospodyni. Wytrzymała, z obojętnością diabelstwo jego wzroku, i czekała na strzał. Biedny okrutnik nie odrywał pistoletu i nie wiedział, co dalej robić. Stał z tą bronią, skierowaną między cudne oczy panny, i bladł coraz bardziej. Czemuż pan nie strzelasz? Spytała. Dwa razy nie pytać. Więc albo pan strzelaj, albo szukajcie sobie dalej, bo szkoda czasu na komedię. Gdzie kasza? Kaszy jest trochę, ale ta jest niezbędnie potrzebna dla tych, co tu są i dla jednego rannego. Gdzie ta kasza? Zobaczymy zaraz. Naprzód schowaj pan pistolet, który powinien być wymierzony w stronę wroga, a nie między oczy bezbronnych kobiet po spiżarniach. Milczeć, gdzie kasza? Szczepan, który stawił już za plecami panny Salomei, wmieszał się do rozmowy. Tej kaszy jest mało. I kaszą się partyja nie pożywi. Przyniosę ziemniaków. Gdzie są ziemniaki? Jest ich ta jeszcze miareczka w kopcu. Ile tego? Mówię, że będzie ćwiartka. Może się uzgarnia z półkorca. Przemarznięte? Niekoniecznie, bo były dobrze okryte. Gdzie to jest? A gdzie jest, to jest. Sam przyniesę. Jak wszyscy pójdą brać, to ino rozdepcą i pomarszczą. Wszystkiego, co ta jest, nie zjecie. Zjemy tyle, ile nam się zechce. A przyjdą inne, czym ich żywić. Niech glinę, żro! Znowu i pistolce do łbabę doprzystajać. Dziadu przeklęty, lepiej milcz! Wrzasnął zgłodniały powstaniec. Chwycił starca za kołnierz i potrząsał nim do woli. Ale szczepan szarpnął się śmiało raz i drugi. Wydarł sferamię z garści tamtego. Panna Salomea przyszła mu z pomocą, odtrąciła silnie napastnika. Ten patrzał na nią wzrokiem najbezwzględniej zdziczałym, który nic dobrego nie wróżył. Czuła w oczach jego bezrozumną wściekłość. Lada chwila mógł podnieść pistolet i wypalić. W celu rozweselenia go zaczęła wszystko w żart obracać, a chcąc skierować jego pasję w inne łożysko, opowiedziała anegdotę o kucharzu. Widzi pan, mówiła. Że on ma na przedzie zęby wybite? Ja mu je do reszty wybiję. Niechże pan posłucha, zanim resztę tych starych zębów wybijać historię o tamtych, których już nie ma. Co mnie tam jego zęby obchodzą? O, ładnie tak traktować konwersacje z kobietami. Konwersacje? To niech pani mówi, jeśli jest coś ważnego. A kiedy pan nie słucha, jakże to mówić? Ale słucham tylko, że pani nie słyszy, jak we mnie głód w niebo głosy wrzeszczy. No to niedługa historia i głód posłucha. Widzi pan, było tak. Jak ten nasz staruszek był jeszcze młody, służył tutaj w tym samym dworze przy kucharzu za popychatło. Ani się obejrzał, jak go do wojska zawołali. Żal mu się zrobiło tej kuchni, rondli i sosów. Przed wojaczką strach. Dwadzieścia pięć lat pod karabinem to nie żarty. Przyszedł sołtys brać go do superwizji. Nasz kuchcik uskoczył za węgieł dworu, Wziął kamień z ziemi i wytłukł nim sobie dwa przednie zęby. Jak to pan wie niezbędne do odgryzania ładunków przy skałkowym karabinie? Sołtys go za kark, po stronkiem wiązać, a ten się w głos śmieje i pokazuje zakrwawioną dziurę na przedzie szczęki. No i cóż z tego? Nic. Tylko taki morał, że szarpać o byle co nie mamy potrzeby. A on tu niejedno jeszcze spłatał w tym rodzaju. Wszelkie historyjki pozwolę sobie odłożyć na później, gdy już te kartofle oskrobimy. Primum edere deinde filosofari. Wie pani, co to znaczy? Nie wiem, ale coś musi być o jedzeniu. A właśnie, dalej go, gdzie worek? Ruszył, znalazłszy worek, za przewodnictwem Szczepana i wrócił wkrótce z kartoflami. Rozpalono ogień, pchając pod blachę polana urąbane z żerdzi rozgrodzonego płota. Wszyscy zabrali się do skrobania kartofli. Okazało się, że partia miała w swym skarbie skibę zabranej gdzieś słoniny. Szczepan wydalił się w noc i przyniósł w rogu worka zgarniec kaszy ze swej kryjówki. Począł i kaszę, i kartofle z wielkim kucharskim znastwem gotować. Wybiegał zresztą raz wraz, raz, ażeby pełnić warte, nasłuchiwać tępymi uszyma, czy ziemia nie jęczy pod stopą nadchodzącej nieprzyjaciela piechoty. Rana w biodrze powstańca nie dość, że się nie goiła, lecz stawała się przyczyną niebezpieczeństwa. Niżej od podstrzałów w lędźwi począł formować się wielki wrzód, sprawiający tyle cierpienia, że chory krzyczał całymi godzinami, a nawet wzgląd na bezpieczeństwo domu i trwoga o życie nie mogły uciszyć nieludzkich jego krzyków, podobnych do wycia. Panna Salomea nie tylko nie sypiała po nocach, ale nie przykładała głowy do pościeli w obawie niespodziewanej inwazji żołnierzy. Wynoszenie księcia do stodoły po ostrzegawczym żydowskiego dziewczęcia stukaniu w szybę stało się bezcelowe, bo chory jęczał zakopany w sianie. Pewnego razu, posłyszawszy jakieś odgłosy w stodole, oddział żołnierzy chodził pod dowództwem oficera po całym zapolu, przebijając głęboko stos siana bagnetami tylko wyjątkowo szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że na nie trafiono. A wzgląd na przydatność stodoły i jej zawartości na legowisko dla żołnierzy powstrzymał oficera od rozkazu spalenia budynku. Było rzeczą oczywistą, że kula opuszcza się wzdłuż goleni, sprawiając tak niesłychane cierpienia i powodując formowanie się wrzodów. Życie w podobnych okolicznościach było nad wyraz ciężkie – Panna Salomea zdecydowała, że nie ma innego wyjścia, tylko należy sprowadzić chirurga. Jakże to jednak mogła uczynić, nie posiadając ani grosza pieniędzy, gdyż wszystko co miała, zabrały przechodzące partie w ciągu tej zimy i nie mając do rozporządzenia konia ni sanek. Najmować furmankę we wsi nie było bezpiecznie, gdyż chłopi żywili wrogie usposobienie i obecność chorego we dworze mogłaby się wydać. Wyprawić zaś powstańca z domu nie miała serca. On sam znalazł był środek nieomylny. Oto pewnego razu, gdy stała obok pościeli, dając mu pożywienie, sięgnął z nienacka do kieszeni jej sukni i wyrwał pistolet, który mu niegdyś, gdy przybył, pokazywała. Odebrała mu z rąk pistolet, ale odtąd całymi godzinami ją błagał, wyjąc w bólach, żeby mu wystrzałem między oczy skróciła tę nędzę istnienia. Skoro tylko dorwał się do jej rąk, chwytał je rozpalonymi dłońmi, jakby kleszczami z żelaza, do białości rozpalonymi, skamląc o zadanie śmierci. Ileż to próśb, i jakich, w jakie zaopatrzonych argumenty wyrzucał z siebie, błagając o ten strzał jedyny. Tylu zginęło, czcigodni, najszlachetniejsi, waleczni. Buty soldatów wdeptały ich w błoto dzikiego pola. Padali z ran, bez pomocy, po lasach, bez salwy, na nic. Zwaliła się ze swego ołtarza święta idea. Chłopi polscy zwozili rannych do urzędu po klęsce miechowskiej i oddawali w ręce kata. Niezłomna niewolniczość ducha możnych i straszliwa ciemnota ubogich podały sobie dłonie. Cóż za nierozum, jaka ty rannia! wśród Tylu niebezpieczeństw, pielęgnować jedno bezsilne cierpienie. Umrzeć. Nie wiedzieć, co się dzieje i co się stało, nie pamiętać. Nie znosić piekła poniżenia, gdy trzeba ukrywać się w sianie przed sołdatami. Siostro, wołał, łaski. Zabij. Daj się zabić samemu, nie chcę żyć. Tu mnie zakopiecie bez trudów nocy nad rzeką. Gdziem się ze krwi obmył. Przecież na wiosnę, zasadzisz kwiatek, będę szczęśliwy. W rozpaczy nie wiedząc już, co począć, w sekrecie nawet przed szczepanem, panna Salomea poszła pewnego wieczora do przyjaciółki kierywki. W karczmie było już ciemno drzwi zamknięte na głucho. Okna od wewnątrz, w obawie inwazji, pozabijane zostały z żynami desek w ten sposób, że tylko szpary między jedną a drugą dawały nieco światła dziennego do środka. Panna Mia poczęła majstrować około jednego z tych okien, chwierutać gwoździe, którymi rama była zabita na głucho, obłupywać glinę chroniącą od zimna, aż je wreszcie otwarła. Wtedy wsunąwszy przygotowany przedtem długi spleciaka pleciaka pręt w szparę między deskami, jeła szturchać na oślep w kierunku, gdzie jak z doświadczenia wiedziała, śpina tapczanie rywka. Długo jej się to nie udawało, gdyż Żydóweczka twardo zasnęła, budzona wciąż i tylokroć po nocach. Wreszcie poznawszy od razu, kto ją wzywa, skoczyła do okna. Zaczęły szeptać przez szpary między deskami, ale tak cicho, jakby wiatr szumiał. Aby zaś nie zbudził się nikt z rodziny karczmarskiej, która spała w tej izbie i w sąsiednich. Panna Salomea wyłożyła krótko, o co idzie. Potrzeba koni. Musi na jedną noc dostać parę koni i sanki. Wypada przejechać do miasta, co koń wyskoczy, wrócić i jeszcze raz gnać, ażeby o tym żywa dusza nie wiedziała. Rywka musi te konie wynająć od kogo, a że na wynajęcie furmanki trzeba pieniędzy, których nie ma, więc trzeba chyba ukraść. Później się to odda. Co robić? Rywka przelękła się. Co robić? Aj, aj. Parę koni i sanki dwa razy tam i nazad do miasta w jedną noc, a jaj, co robić? Drapała się po kudłatej głowie i w rozterce cmokała wargami. Głos jej z zimna i strachu drżała, zęby głośno szczękały. Radźże mi co, mówiła panna Mija, co ja poradzę, ja nie wiem. Potem tu szła, żeby tyle od ciebie usłyszeć? Ja chcę, ale co tu robić? Czego się tak trzęsiesz? Boisz się? Ja się boję. Czego? Bo tu są konie trzy. Cuganty. Czyje? Nie wiem. A skąd się tu wzięły? Wczoraj je przyprowadzili. Kradzione? Nie wiem. Ty nie wiesz. Pytam cię o ślico, jednak czy kradzione? No, jakie mają być? Podarowane? Gdzie te konie są? W Stajni stoją. Na przechowaniu tu są? Czy ja to wiem? No, co ja mam dużo gadać? Te konie stoją w Stajni. Mów prawdę. Nie ty kradłaś, nie ty przechowujesz. Mnie prawdy nie powiesz? Toś teraz taka, żydowico niewierna? Co ja? Nie mam prawdy powiedzieć. Te konie są pewno na przechowaniu. Po co gadać takie rzeczy? Tu jeden śpi na strychu, co na tych koniach przyjechał. Kiedy pojedzie dalej? Jutro na noc. W którą stronę? Nie wiem. Dajże mi parę tych koni. Ajaj, ja się boję. No to się bój. Przecie wrócą nad ranem. Rywka! Nie mogę. One mnie zabiją. Kto? Ojciec i ten, co przyjechał. Nie będą wiedzieć. Jak to nie będą wiedzieć? One by nie wiedziały o takim interesie. Kto potrafi tak zrobić? A ja. Sanki tu macie? Sanki są, ale małe nasze, pachciarskie. Niech sobie będą pachciarskie, chodź, przynoś klucze, wyłaś z dziury. Rywka zaszlochała z cicha, rozpaczliwie, stała za deskami, łkając. Nie dasz? Na śmierć mnie zabiją, łeb mi obedrą. No to wycierpisz. Ten argument jakoś trafił jej do przekonania. Uspokoiła się, zapytała jeszcze: Kto by pojechał? Ja sama to nikt nie będzie wiedział? Nikt. Ja i ty. Jak zobaczą, jak oni zrozumieją, kto to zrobił, dopiero zaczną bić, dopiero zaczną. Moja, że niedotknięta, delikacik. Ten, co przyjechał, on ma taki kończuk. Przynoś klucze. Rywka poszła cicho, jak widmo, w głąb domostwa i nie wracała przez czas długi. Panna Salomea myślała już, że nie przyjdzie wcale. Mróz trzymał, ostry wiatr pociągał. Podmuchy, wzdychające, wałęsały się dookoła murów i narożników tej karczmy niemej i ciemnej. Noc była czarna, bezgwiezdna. Wreszcie drzwi tylne, prowadzące na gnojowisko dziedzińca z cicha skrzypnęły i mama Rywka wyszła z domu. Przywarła drzwi ostrożnie i wciąż nasłuchiwała, czy kto za nią nie idzie. Upewniwszy się, że nikt nie usłyszał i nie spostrzegł, gdy drzwi otwierała, skoczyła ku murowanej stajni i poczęła działać nadzwyczaj energicznie. Otwarła co tchu drzwi stajenne, później wrota do wozowni. Panna Salomea weszła za próg i śmiało zbliżyła się do koni. Nieufnie pochrapywały i biły nogami w ciemności. Namacała rękoma ubytych koni i spostrzegła, że stoją w doskonałych i całkowitych homontach. Przygotowane do natychmiastowej drogi na wszelki wypadek. Konie były rosłe i widać dobrze utrzymane, Bosie wiły na miejscu i dziko chrapały. Zbadawszy dłońmi sprzączki lejców, podpinki ust, naszelniki i postronki, okiełznała dwa z tych koni. Wyprowadziła je ze stajni. Już rywka wychynęła na świat z wozowni sanki małe, bose, istotnie żydowskie. Szybko obydwie zaprzęgły konie do sanek. W mig wyrównały lejce i znalazły bat. Gdy panna już siedziała na przednim miejscu, Rywka przyniosła z wozowni wygrabek siana i wrzuciła w tył sanek, żeby było co dać koniom po drodze. Sama co tchu zamknęła na klucz stajnię i wozownie. Jak ciemny nietoperz wionęła z powrotem we drzwi karczmy. Zamknęła je po cichu. Panna Salomea ostrożnie ruszyła wodzami i noga za nogą, jadąc, wydostała się z podwórza karczemnego na pole. Zajechała przed ganek dworu. Uwiązawszy konie u słupa, weszła do domu. Kazała szczepanowi spać przy chorym, u drzwi do pokoju i czuwać na oba uszy. Sama ubrała się ciepło, wzięła ze sobą futro na nogi, dywan do okrycia siedzenia i wybiegła. Zasiadła się dobrze, ujęła lejce i dała koniom potęgim tęgim bacie. Skoczyły z miejsca i pomknęły. Okrążyła karczmę polem, wypadła na drogę przetartą i raz wraz śmigała batem konie szłysko pyta najtęższym cwałem. Saneczki taczały się z wyboju na wybój, sunąc po grubym śniegu. Do miasta były dwie drogi. Dalsza, gościńcem, a później szosą, i bliższa, tak zwana, na las. Ta druga była zawsze niebezpieczna ze względu na wilki, lecz w danej chwili była bezpieczniejsza od pierwszej ze względu na ludzi. Na las jechało się pustkowiem, porębą, krzaczyskami i wygonami wśród pastwisk. Wreszcie szczerym, zwartym, głuchym borem. Ciarki chodziły po skórze panny Mii, kiedy wyminęło od ludzia i miała przed sobą głęboki, zamilkły bur. Zasiadła się mocniej na snopku kłoci, nogi oparła o literkę sanek, ciała kradzione konie po nogach i gnała przez knieje galopem. Droga była dość szeroka, w porze letniej bagnista, lecz teraz po śniegu zupełnie dobra. Konie brały ją w skok, unosząc za sobą saneczki jak pióro. Lodowaty strach przenikał do szpiku kości i mrozem obejmował serce. W uszach brzmiał dźwięk niewiadomy. Gonią pościg, tentent? Któż to leci za saniami? Wojska zżerające się w dzikiej wojnie, słudzy jakiegoś między ludźmi prawa, zbuje nieszanujące praw żadnych, czy zwierzęta walczące z ludźmi. Nie wiedziała nic. Przeciwko wszystkiemu, co mogło być, niosło się w niej jedno jedyne prawo proste uczucie. Nie wiedząc o tym, ślepo wierzyła w wolną moc swej młodej duszy i w siłę wolnych koni. Pędziła jak wicher. Zdumiała się, nie spostrzegając już lasu po bokach swej drogi. Przebyła go niewiarygodnie szybko. Do miasta nie było już więcej nad mile drogi. Dała koniom wytchnąć i mknęła ostrożnie, pilnie bacząc na wszystko. Za lasem trzeba było mijać wioski, mosty, opłotki, skręcać w prawo i w lewo. Oczy przyzwyczajone do grubego mroku dobrze się orientowały w miejscowości. Wykonała prawidłowo wszystkie skręty i nawroty. Ze wzgórza obok murowanej karczmy zwanej Stara Wiecha zobaczyła wdali światło w mieście. Serce zabiło niespokojnie. Zjechała z równego gościńca na podrogatkowe pola i ostro dążyła na przedmieście. Przesunęła się cichcem obok rzeźni, obok koszar żołnierskich, objechała tyły ogrodów, rozmaite budy, szopy, składy, cegielnie, wiatraki. Wtargnęła na łąki obok parku i kołując, krążąc i nawracając dotarła do jakiegoś ostrokołu, który już przelegał do brokowanej miejskiej ulicy. Za tym parkanem słychać było na kamiennym chodniku kroki zapóźnionych mieszczuchów. Panna Mija wysiadła. Roskiu konie okryła je dywanem i dała im wiązkę siana do przegryzienia po tej wycieczce lejcem mocno przywiązała do słupa w parkanie sama otrząsnąwszy się i ogarnąwszy suknię ruszyła w ulicę szła prędko ciemnymi bocznicami nie spotykając nikogo aż do obszernego rynku ten przebiegła maszerując przez sam środek i wsunęła się w bramę domu gdzie mieszkał wybitny lekarz gubernialna sława doktor kulewski Godzina nie była jeszcze zbyt spóźniona, bo ani brama nie została zamknięta, ani światło na schodach nie zgaszone. Panna Salomea zadzwoniła do drzwi. Otworzyła je stara, zgarbiona służąca z pewnym rozdrażnieniem. Oświadczyła, że pan doktor już się do snu zbiera. Panna Brenicka wsunęła jej w rękę ostatni jakiś pieniążek z prośbą o możność widzenia się ze znakomitym doktorem. Została wpuszczona. Czekała dosyć długo. Przyćmione światło woskowej świecy dawało widzieć piękne meble starego kawalera, konsyliarza Rólewskiego, kanapy i fotele, sprzęty i graciki, wyszywane poduszki, ozdobne parawany i oleodruki w drogocennych ramach. Drzwi się wreszcie otwarły i doktor z wyraźnym na ogolonej twarzy niezadowoleniem stanął w progu. Mierzył przybyłą twardymi oczyma. Był to pięćdziesięcioletni, przystojny, dobrze zachowany, tęgi mężczyzna. Doskonały lekarz i najzawołańszy w mieście smakosz. Kilkakrotnie w przypadkach ciężkich chorób był wzywany do dzieci i dorosłych osób dworów w niezdołach. Panna Brynicka znała go i była swego czasu za lat dawniejszych jego pacjentką. Doktor przypomniał ją sobie przez czas dosyć długi, a uderzony jej niezwykłą urodą jakoś spokorniał i wygrzeczniał. Zbliżył się z ukłonem. Panna Salomea. Przypomniała mu się i na uprzejme zaproszenie siadła w fotelu. Lekarz był coraz bardziej miękki i gotowy do usług. Przystąpiła do rzeczy bez żadnego wstępu. Powiedziała co i jak jest. Prosiła, żeby kładł się na futro, zabrał narzędzia chirurgiczne i jechał. Twarz doktora stężała. Stanowczo kategorycznie odmówił: Powstaniec? Dwie mile drogi? Noc? Godzina dziesiąta z górą? Nigdy. Nie pojedzie, żałuje. Niezmiernie mu przykro. Tak są to rzeczy nad wyraz pożałowania godne. Sam jest patriotą i czuje sprawę głębiej niż ktokolwiek, może jak nikt, ale jechać pod żadnym pozorem. Ma obowiązki, mnóstwo w mieście pacjentów. Być może nie jedną sprawę podobną, być może nie jedną ważniejszą, być może stokroć ważniejszą. Panna Salomea słuchała tego wszystkiego cierpliwie. W pewnym momencie ujęła gestykulującą rękę doktora i przycisnęła ją do ust. Co więcej, osunęła się na posadzkę. I pocałowała go w kolano. Szarpnął się i odsunął. Ach, więc miłość! Roześmiał się. Pani kocha tego wojownika? Nie, tylko spełniam co do mnie należy. Doprawdy. A czemuż tyle pokornej prośby i taka ekstaza jest w oczach pani? Bo tak czuję. Powstańcy nauczą. Wezwali na wojnę mocarstwo. Chłystki, obłąkańcy. Muszą ginąć tysiące ludzi, bo to jest wojna. Czy pani to rozumie? Rozumiem. A więc skoro to jest wojna, to jeden człowiek nie może na sobie skupiać całego naszego współczucia. Pewnie że tak, ale ja mam do uratowania człowieka, który mi został oddany w ręce. Przyszedł z bitwy przed ganek, a nie wiedział, dokąd idzie. I to dlatego on, jedyny? Niechże pan doktor włoży futro. Weźmie narzędzia i chodźmy, bo czas ucieka. To pani sobie myśli, że ja pojadę? Ja stąd bez pana nie wyjdę. Lekarz patrzył z uśmiechem na jej oczy szczere, a tak cudownie piękne. Na białe czoło wychylające się z potwórzanej czapeczki, na usta różane i śnieżne policzki, rozbarwiające się od ciepła w mieszkaniu. Zakłopotał się. Chcę pani zgubić, a ja nie mogę. Patrzą na mnie, pewno śledzą. No nie mogę. Musi pan. Doprawdy, nawet muszę. Musi pan. Dlatego że to pani rozkazuje? Nie ja. To Pan Bóg rozkazuje ratować biednego żołnierza. Co sama mogłam tom zrobiła. Teraz już nie mogę poradzić nic więcej. Gdybym mogła załatwić, to bym tu Pana o to nie całowała po rękach. Pan jest doktora, a ja prosta kobieta. Do Pana przyjechałam, bo, bo to lekarza rzecz znaleźć kule w ranie. Słyszał, kto takie argumenty, a jak jeszcze otrzymam honorarium? Spytał patrząc jej zuchwale w oczy. Żadnego. O to zachęta chodźmy panie doktorze pójdę pod warunkiem że sobie odbiorę honorarium mi to według uznania spojrzał w oczy mężnie i dosyć szyderczo powtarzając swoje chodźmy bo czas ucieka doktor wzruszył ramionami i wyszedł do gabinetu krzątał się tam przez czas pewien coś otwierał zamykał porządkował Wreszcie stanął w przedpokoju ubrane w futro i wojłokowe buty. Za drzwi tego przedpokoju odezwał się do panny Salomei: Pani mnie literalnie porywa z domu. Jeśli nas po drodze złapią, zginąłem. Wiozę pana do pewnej chorej dziewczyny w żydowskiej karczmie. Nikt o to nie może mieć do lekarza pretensji, że jedzie do chorego. A zapewne. W takich okolicznościach i czasach ja wiem, czym to pachnie jeździć teraz nocą na wieś do chorego. Weszli cicho, przemknęli się przez sień, w poprzek rynku i tymi samymi uliczkami, ciemnymi jak piekło, dotarli do koni. Na szczęście nikt cugantów nie spostrzegł i nie skradł. Panna Salomea, uradowana z takiego zbiegu okoliczności, okiełznała konie, nakryła dywanem siedzisko dla doktora i poprosiła, żeby zajął miejsce. A służący gdzie? Zapytał. Jestem? Odrzekła. Co takiego? Nie jadę. Znowu swoje. Przecie pani nie może i nie umie powozić. Zaraz pan będzie musiał zaprzeczyć własnym słowom. Siadła na przedzie i cichaczem, noga za nogą, wyjechała wskroś łąk, za łukami na przedmieście, a stamtąd w pola. Gnała teraz tą samą, znajomą już drogą. Wesoło pędziła przez las i wertepy. Pan doktor Kulewski, stary kawalera, sławetny kobieciarz, usiłował eksploatować tę niezwykłą sytuację. To chciał sadowić się na przednim miejscu, pomagać w kierowaniu końmi, to wprost zamierzał otulać od zimna swego uroczego woźnicę. Ale woźnica zagroził, że go sanek wyrzuci i zostawi w lesie wilkom na pożarcie, jeżeli nie będzie przykładnie siedział na miejscu dlań przeznaczonym i dywanem okrytym. W półtorej godziny niespełna sanie dopadły dworu w niezdołach. Panna Salomea podjeżdżała z ostrożnością, omijając karczmę i pilnie patrząc, czy we dworze nie ma gości. Na szczęście ciemno było wszędzie. Stare, wysokie topole huczały głucho hymny. Od wczesnego dzieciństwa, znane sercu i uchu, zastukała w szybę. Szczepan otworzył i poszedł pilnować koni zgrzanych, zmydlonych i zionących parą. Wprowadził je do stodoły i rozkiełznane puścił pod zapole. za pole. Przymknął szopę i wrócił do dworu. Doktor zabrał się natychmiast do badania chorego. Opatrzył rany oka i głowy, później na plecach i między żebrami, wreszcie w nieszczęsnym biodrze. Znalazł wrzut, ledwie zbierający i zdecydował, że trzeba go przeciąć. Szczepan poszedł sprawować warte na dworze. Panna Salomea musiała podsuwać i trzymać miednicę, dostarczać ciepłej wody, ręczników i szarpi. Doktor bezlitośnie rozciął nabrzmienie i ją sądą szukać kuli w głębokościach rany. Chory wił się w katuszy żywcem krajany. Operacja dokonywała się przy blasku rozchodzącym się z płomyka świeczki łojowej w latarni. Lekarz męczył się, szarpał, mocował, szukając swymi narzędziami kuli i w pasji najgłębszej nie mógł jej znaleźć. Próbował raz, drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty nadaremnie. Książę raz wraz mdlał z bólu, krzyczał pod nożem. Wreszcie począł bronić się, bić, policzkować doktora i pannę. Lekarz musiał odstąpić. Pościel była zalana krwią, podłoga, sprzęty i naczynia okrwawione. Założył tedy umiejętny opatrunek, zawiązał wszystkie rany i oświadczył, że odjeżdża. Zaznaczył, że trzeba czekać. Chory miał nadal leżeć w łóżku. Panna Salomea kazała szczepanowi, żeby podał konie. Była głęboko zasmucona. Cały jej wysiłek poszedł na marne. Wskoczyła na miejsce furmańskiej, gdy chirurg się usadowił, pognała w cwał tą samą drogą. Jakże przykra była ta jazda, ileż znów w niej było bez nadziei. W dodatku doktor nie zachowywał się poprawnie. Był dość brutalnym poszukiwaczem swego honorarium. Znużona odtrącaniem go, pełna gniewu ochydy i męki dusznej, odstawiła eskulapa do miasta. Z dala od rogatek w polu wysiadł i dla ostrożności udał się do swych pieleszy na piechotę. Panna Brynicka pożegnała go i cwałem wróciła w swe strony. Nad ranem, lecz jeszcze o ciemnej nocy, odstawiła i oddała w ręce Rywki kradzioną parę i sanki. Szczepan pod jej nieobecność obmył chorego, zmienił zakrwawioną pościel i bieliznę, wyszorował z plam podłogę i sprzęty. Odrowąż i jęczał przez sen. Panna Salomea poszła spać znużona na ciele i duszy, pełna wewnętrznego zimna i wzgardy. Jednej z następnych nocy, po trudach i niewywczasach, zasnęła twardo jak jeszcze nigdy. Chory powstaniec ciągle z gorączki na półprzytomny drzemał w mroku izby. Nawiedzały go sny znikome, pełne potwornych zjaw i koszmarów. Wtem Wywał go na w pół przytomności odgłos końskiego stąpania za ścianami domu. Książę słyszał najwyraźniej, że ktoś do dworu podjechał na koniu, że się ostrożnie posuwa wzdłuż ścian, i że tuż za oknem koń z nogi na nogę przestępuje. Każde ogrude uderzenie kopyta odbijało się w uchu, w mózgu i w duszy. Gorączkowa wyobraźnia stawiała w mroku przed oczy postać ciemnego jeźdźca nagle rozległo się ciche kołatanie w szybe palcem ostrożne, a natarczywe. Chory je słyszał, począł budzić pannę, mije, wołać na nią coraz wyraźniej. Gdy wciąż twardo spała, musiał wstać i na swojej obolałej nodze pokusztykać do jej posłania. Dotknął ręką zwieszonej głowy i pociągnął za włosy, żeby obudzić. Ocknęła się, przez chwilę siedziała na pościeli, nie mogąc przyjść do siebie. Szepnął jej nad uchem, że stukają. Pojęła sama i wciąż asłuchiwała. Odrowąż zrozumiał, że musi być chyba coś najgorszego, bo poczęła modlić się z cicha, szeptem bolesnym i lękliwym przez szczękające zęby. W mgnieniu oka porwała się, wciąż łykając staranne, modlitewne sylaby. Wrzuciła na się ciepłe okrycie, i rękoma febrycznie drżącymi zapaliła świeczkę w latarni. Jak ptak, wionęła do zimnej sali. Otwarła drzwi wejściowe i ze zduszonym piskiem na dwór wypadła. Chory wychylił się ze swego łóżka, podpatrując, co się też okaże i czy trzeba będzie ukrywać swą książęcą mość w stadole. Usłyszał w sieni dworskiej radosny krzyk panienki i po chwili zobaczył przy blasku latarni wniesionej do sali, że jego opiekunka wisi u szyi i kołysze się w ramionach wysokiego starego człowieka. Pocałunek tych dwojga był niemy i ekstatyczny. Trwał bez końca. Gdy nareszcie przychodzień postawił pannę Miję na ziemi, odrowąż zobaczył jego twarz. Był to człowiek wysoki, z siwymi wąsami, ubrany w kubrak z futrem, w baranią czapkę i wysokie buty. Książę domyślił się, że to jest ojciec. Stary Brenicki, wszystek jeszcze śniegiem, zaspany i w soplach, zlepiających włosy, przypatrywał się córce. Coś do niej czy do siebie szeptał, gładząc ją po głowie ręką, z której nie zdążył ściągnąć prostackiej rękawicy o jednym palcu. Blask latarni padł w głąb sypialnej izdebki. Rzuciwszy tam okiem starzec, dojrzał nagle człowieka w łóżku córki i z głębokim zdumieniem skinął ręką. Panna Salomea zaczęła prędko jednym tchem rozpowiadać historię rannego, przybycie po bitwie małogoskiej. Wszystkie przejścia i okoliczności, rewizje i jazdę do miasta. Stary Brynicki słuchał posępnie, bez ufności i niecierpliwie. W trakcie tego wywodu wszedł do izby sypialnej. Zdjął czapkę i wzniósłszy wysoko latarnię, z bezwzględnością przypatrywał się rannemu. Ten podźwignął się na łokciu i bezmyślnym uśmiechem witał ojca swojej opiekunki. Gdzież to kolega zostałeś tak poraniony? zapytał starzec. Pod Małogoszczem. To was tam poczciwy rodak dobrowolski z Gołubowym i Czengerem macał. Niezbyt wam tam poszło. O nie. I to aż tak ciężkie są rany, że panieńskiego łóżka trzeba było do opatrzenia. Panna Salomea była tyle łaskawa, że mnie tu umieściła, abym przyszedł. Jakież to są rany. Bo ja, stary, jestem praktyk. Na ranach się od dawna rozumiem. Może uśmierzę. Te delikatne bóle. Bez pardonu odchylił kołdrę i począł lustrować rany na głowie, pod okiem, na plecach, piersiach i w biodrze. Nie były to jednak oględziny zaradcze, lecz raczej badanie prawdy i istoty zjawiska. Rany nie wzruszyły starego żołnierza. Coś tam półgębkiem radził przykładać, a kuli szukać wciąż, tnąc miejsce naokoło rany nawet samemu, zakonkludował. A jak tu kolegę zdybają, to nie tylko puszczą z dymem wszystko, co zostało, ale i tobie nie zborgują. Lepiej może na kurację do lasu uskoczyć. Świerczyna wyciąga gorączkę. Błoto, jak się na nim śpi, podgaja te tam postrzały. Sama kula prędzej by wypadła, bo ją do ziemi ciągnie. Ja tego samego pragnę, żebym tylko mógł ustać na nogach i chodzić. Brynicki spoczął na sowce i patrzał w tego gościa zaczerwienionymi oczyma. Panna Salomea przysiadła u jego nóg i całowała ręce, nogi, nawet pasy rzemienne i staraną w śniegach i błotach unurzaną kurtę. Buty mi się o to drą przemakają do kaduka. No niech mi pan szuka tamtej pary. Choć to i podniszczone, aleć będą lepsze, żeby mi je tylko łoję tego wysmarował. Łojem, oh, szepnęła w żalu. Nie ma? Ani odrobiny. No to trudno. I tak wciągnę na sucho. Ile to tygodni, onuczki te same? Koszul mi, dziecko, szukaj. Jakie tam są, zabieram. Przewdzieje i hajda. Znowu? No a co, mój mały ptaszku? Boże. Ile nam ptaszku? Złe przyszły czasy, gorsze przyjdą. Przecierpimy. Były już jeszcze gorsze. W Sybirze, dziecko. To no nic, uszy do góry. Tyle czasu czekałam, wyglądałam. Tyle samo akurat nie ptaszku, co i ja za tobą. Jak tu partia pociągnęła w nasze strony, ażem zadygotał. Koło świętej Katarzyny my się trzymali. A powiadają, w samsonowskie lasy pociągniemy. Zboczynimy trochę. Na Kostomłoty, młoty, na strawczyn. Tam już nie wytrzymał. Konia między nogi i do ciebie. Wszedł szczepan. Kazano mu przynieść długie buty. Patrzał w twarz pana Brenickiego. Przyglądał mu się jakby go teraz dopiero zobaczył. Choć obok siebie przeżyli na świecie kilkadziesiąt lat. Co ty tak na mnie patrzysz? rzekł starządca. Pilnuj. No ja to pilnuję. Ano i nie było czego. Zawsze jeszcze zostało, co nieco. Niedługo widzę orać będą na tym placu. Może będą, tylko nie wiadomo jeszcze kto. A ty czekaj. Ja ta czekam. Szkoda, że ostatni. Nie mędrkuj, bo to nie twoja sprawa. Skrzywdziłem cię kiedy. Czy ja ta wiem, kto mnie skrzywdził? Już ci nie. Lepiej mi waży, jak jej ugotuj. Mięsa kawałek smażonego. Stary kucharz boleśnie westchnął. — Kuchasz ci, ja kucharz. Skończy się to, to, to kiedy? — Tylko bez jęków. Skończy się — rzekł twardo Brynicki. — Państwa nie ma. Wieści też ta, jakiej o nich? — Nic nie wiem. W lesie tylko świerki szumią, a wieści żadnych nie słychać. Brynicki kiwnął palcem na Szczepana i przywołał go blisko do siebie. Oba i poszli do sieni, i tam rządca zaczął głośno szeptać kucharzowi do ucha. Co to za jeden ten, co tu leży? Kto tak wie? Panielka na niego woła książę. To mi tam ani śmierdzi, ani pachnie łabusiaki? Z oczu mu złodziejstwo nie patrzy. Słuchaj, no. Wiesz, co ci się chce spytać? No wiem, więc jak? Widzi mi się, że jej nie tknął. Gadaj, psiak, lew, prawdę. Upilnuje to dziewuchy, skoro by się namówiły? Albo jakby ją ciągnęło do takiego? To kto poradzi? Ani mi się widzi tak, jakby nie było nic. Przecie leży jak pień. A ciężka jucha, jak go nieść do stadoły, niki ten ogier. Książę, co psy wiąże. Szczepan, hmm? pilnuj mi tego dziecka. Wyjęczał w głuche ucho kucharza starżącca. Już ja ta i bez prośbów mam oko na ten interes. Skoro by sama, do Pust Boży, ale jakbyś wypatrzył, że ją na siłę albo sz sztuką chce brać. Ostatni kołek z płota wywlecz i pal po łbie. Nie pytaj. Tak jakbyś moją ręką prał. No. Wrócili do zimnej stancji i tu Brynicki. Przebrał się z rozkoszą w czystą bieliznę. Wdział nowe buty. Szczepan ugotował i przyniósł swej wiekuistej kaszy. Postawił dużą miskę w pokoiku rannego i rozdał drewniane łyżki. Sam się odsunął. Ale Brynicki wetknął mu łyżkę w rękę i kazał jeść po Stary Kuchta zawstydził się i wymawiał. — Cóż ta znowu i za prawo z państwem wieczerzać — jeszcze takiej sztuki jak świat światem nie było, poprawdzie za pan brat, świnia z pastuchem. Przecież przykucnął obok stolika, na którym miska stała i zaczął uroczyście, skromnie, jakby z nabożeństwem, pojadać kolejką za państwem. Sięgnął ze swego łóżka do miski chory książę. Po wieczerze Brynicki przyłożył się do snu na kanapce w sypialni rannego. U wezgłowia klękła panna Mija. Starzec objął jedynaczkę ramieniem. Zadrzemali, szeptali, milkli i znowu ciągnęli opowieść o dniach i nocach. Przeplatały się rady, wskazówki, prośby. Modlili się wraz, cicho, z głębi. Stary żołnierz napomykał o marszach, odstąpieniach, nocnych legowiskach, klęskach. Wymieniał miejsca szczodrze, pomaczone krwią. Wąchoc, suchedniów, święty krzyż i znów to samo. Książę przysłuchiwał się jego powieści i dorzucał szczegóły o swoim oddziale. Szeptali tak po ciemku przez noc. Miało się podświtanie, kiedy stary pan przywołał Szczepana i kazał mu podać konia, który się pasł w stodole. Objął córkę, przytulił do serca w bolesnym, wieczystym pocałunku. Polecił jej wynieść na dwór i przytroczyć do siodła różne węzełki i drobiazgi. Gdy odeszła, wyciągnął rękę do chorego i uścisnął jego dłoń. No, kolego, na mnie czas. Życzę zdrowia i daj Boże spotkać się w wolności. Daj, Panie Boże. A pozdrowiejesz? Dziecku mojemu pomóż, porać, obroń. Książę skinął ręką. A jeśli by się skrzywdził? Jęknął starzec. Strzeż się, bo cię dopadnę. Żywy czy umarły? Z tym słowem Znikł za drzwiami. Słychać było cichy płacz dziewczęcy, potem głuchy, równy tentent. Nad wieczorem pewnego marcowego dnia stanęła przed gankiem w niezdołach parokonna bryczka. I wysiadło z niej dwóch podróżnych. Jeden z nich był w wieku lat mniej więcej pięćdziesięciu, drugi młodszy. Starszy miał dużą skuszoną torbę, przewieszoną przez ramię, a ubrany był jak podróżujący kupiec albo rękodzielnik. Młodszy był w cienkich butach i miejskim odzieniu, a wyglądał przy swym towarzyszu jak pomocnik czy sekretarz. Bryczka, skoro tylko ci dwaj panowie stanęli na ganku, momentalnie odjechała. Nikt nie spostrzegł z jakiego była dworu. Przybysze weszli do domu, a nie spotkawszy w progu nikogo, zasiedli przy stole w pierwszym obszernym salonie. Wszystko to stało się tak prędko, że mieszkańcy dworu w niezdołach. Nie zdążyli ani zabezpieczyć rannego, ani przywitać i zabawić przybyszów. Dopiero po chwili, panna Salomea do nich wyszła. Goście oznajmili, skłoniwszy się uprzejmie, że proszą o nocleg, posiłek i konie na zajutrz do jednej z sąsiednich miejscowości. Młoda gospodyni oświadczyła, że koni tu wcale nie ma, a o posiłek trudno, gdyż dom jest zupełnie ogłocony ze wszystkiego. Może im dać tylko nocleg, to znaczy niewyszukaną pościel, na kanapie i sofie, które były w tymże pokoju. Przyjezdni skłonili się znowu i z delikatnością rozpotywali o stan rzeczy. Przyzwyczajona do grubiaństw, gruźb, napastowania, a nawet szarpaniny i podniesionych kułaków, zdziwiła się tej względności. Ujęta nią zaznaczyła, że może ich poczęstować jedną tylko potrawą codzienną kaszą. Przejadającą się, a która przecież również jest na wyczerpaniu. Dwaj rozpytywali wciąż o wszystko: imiona i nazwiska gospodarstwa i osób przytomnych w domu, o szczegóły rozgrabienia dobytku, spalone budynki, stosunek do chłopów i służby, o przemarsze stron walczących, noclegi, postoje, sposób zachowywania się wojsk i rodaków. Starszy z tych ludzi bardzo przypadł do serca panny Salomei. Oczy miał siwe, głębokie, szczere, nad wyraz mądre, a czujne, pomimo wielkiego znużenia, które się malowało na twarzy. Gęste, krótko strzyżone włosy już mu z zlekka siwiały. Wyniosły kościsty, mocno zbudowany, naprzód nieco pochyły, był niewymownie jakoś bliski, ni to ojciec, ni brat. Gdy na pytanie, kto jest w tym dworze, wyjaśniła, że siedzi tu sama, jedna ze starym kucharzem, zastanowił się i rozmyślał – Cechował go jednak spokój, który się niczemu nie dziwi i niczym nie przeraża, tylko oczy jego stały się jeszcze uważniejsze. Lepsze i jeszcze bardziej przychylne. Drugi z przybyszów był znacznie surowszy i mniej cierpliwy. Spoglądał na sprzęty i w oczy rozmówczyni nieufnie, aczkolwiek milczał i zgadzał się na wszystko. Pierwszy długo nie przestawał informować się o najrozmaitsze szczegóły, tak długo, że panna Brenicka. Nauczona przez ojca ostrożności i powściągliwości w udzielaniu jakichkolwiek informacji osobom nieznajomym, zaczęła stosować tę właśnie metodę. Starszy z podróżnych zdawał się to rozumieć i oceniać, a nawet pochwalać taką wstrzemięźliwość. Sam dopytywał się inaczej. Pod pretekstem konieczności wydania zarządzeń co do pościeli, panna Salomea odeszła z dużego pokoju oświetlanego przez latarnie do ciemnej sypialni, gdzie leżał ranny. Drzwi zostały otwarte. Odrowąż przywołał ją najcichszym szeptem, nachylił jej głowę do swych ust i niemal bezgłośnie, samym ruchem warg, wymówił do ucha. Ten wysoki starszy pan, co stoi w pierwszym pokoju, to główna figura. Komisarz Rządu Narodowego nazywa się Hubert Olbromski. Panna Salomea obejrzała się i zobaczyła w świetle latarni profil tego człowieka. Trzymał znużoną głowę na ręce opartej o stół i uważnie słuchał tego, co mu szeptem wykładał młodszy. A ten drugi spytała. Tego nie znam z nazwiska, ale twarz gdzieś widziałem. I to jakiś figurant. Starszy bardzo miły, to potężny człowiek. Pan go zna, z twarzy i działalności bardzo dobrze. Widywałem go w Paryżu. — Cóż on tam robił? — organizował. Jeździł jako emisariusz. Szeptali jak najciszej, a jednak ta ich gawęda zwróciła uwagę dwóch gości. Obydwaj zamilkli i pilnie patrzyli w ciemność. Po pewnym czasie młodszy ujął latarnię i szybko skierował się we drzwi mrocznej bokówki. Zaświeciwszy, ujrzeli chorego. Młodszy miał w ręku podniesiony pistolet. — Kto to jest? — spytał ostro. Jestem powstaniec, nazwiskiem Józef Odrowąż. Z jakiego dowództwa? Z jazdy, pod naczelnikiem Langiewiczem. Co to wasz mość robisz? Zostałem ranny w bitwie pod Małogoszczem. Leczę się za łaskawym pozwoleniem tej panienki. Olbromski i jego towarzysz surowymi oczyma patrzyli w twarz księcia. Zapytywali go kolejno o szereg rozmaitych szczegółów, i stwierdziwszy, że mówił prawdę, coś między sobą mruknęli i wrócili do pierwszego salonu. Nie czekając na zapowiedzianą kaszę, wydostali z kieszeni płaszcza flaszkę gorzałki, chleb, suchą wędlinę i pożywali te zapasy. Jednocześnie zanieśli prośbę do młodej gospodyni, żeby im przyniosła atramenty i pióra. Z odnalazła wśród rupieci te zarzucone przybory i podała. Obydwaj zaczęli coś pisać. Starszy dyktował z głębokim namysłem i skupioną uwagą, młodszy pisał później ów sekretarz odczytywał dyktando, a Olbromski czynił adnotacje i uwagi. Skończywszy w tym przeglądali poszczególne papiery, jakieś wykazy czy sprawozdania, coś wykreślali na składanych mapach, wymierzali cyrklem i kreślili w długich rejestrach. Oczy ich były w tę robotę wlepione, rysy stały się ostre i surowe. Twarze wyrażały przejęcie do cna i do ostatka. Skończywszy swoją robotę, obejrzeli starannie drzwi i okna. Młodszy wziął ze sobą latarnię i wyszedł, ażeby zlustrować cały dom. Wyjście na tyły dworskie, skąd można było uciec w ogród. Hubert Olbromski siedział w wielkiej izbie. Zapalił świecę woskową, którą miał w torbie, i podparłszy na ręku głowę, czytał jakiś papier. Weszła panna Brnicka, żeby ułożyć na posłaniach cieplejsze okrycia. Olbromski zagadnął ją. Przepraszam, że panią zapytam o jeden szczegół. Pani wymieniła swe nazwisko Brnicka, nieprawdaż? Tak jest. A czy też w rodzinie pani nie było krewniaka, żołnierza z rewolucji? Mój ojciec służył wojskowo w rewolucję. Wysoki, tęgi, z sumiastym wąsem? Twarz pociągła, małomówny, nazywał się Antoni. Mojemu ojcu Antoni na imię. Olbromski uśmiechnął się, oczy zaszły mu mgłą. Mówił jakby o rzeczy nieważnej, przygodnej. Widzi pani, gdy byłem małym chłopcem, miałem dziesięć lat, przed tamtą rewolucją aresztowali mojego ojca. Rafał mu było na imię. Za dawne, dawne sprawy z Machnickim. Byłem w szkołach i sam na świecie, sam w mieście które mi wtedy wydawało się wielkie jak świat. W tym samym miejscu, gdzie na kwaterze mieszkał, były koszary strzelców konnych. Zaznajomiłem się z jednym wojskowym nazwiskiem Brynicki Antoni. Przychodził do mnie na pociechę, że to mój ojciec zamknięty był w dalekiej twierdzy. Brał mnie ten wojskowy ze sobą do koszar, sadzał na swym koniu i na innych, których tylko zapragnąłem. Pokazywał mi na pociechę rynsztunek wojenny, pałasze, karabinki, kule i proch, ładownice siodła, uzdy i ostrogi. Nosił mnie na ręku i nie spuszczał z kolan. Opowiadał mi śliczne wojskowe historie. Tyle lat. Gdzie to człowiek nie był, czego nie widział po świecie. A każde jego słowo jak żywe. Gdzie teraz jest ojciec pani? W partii. Olbromski przytwierdził skinieniem głowy. Spytał się. Dowodzi może jakim oddziałkiem? Jakie ma przezwisko? Tatko jest za prostego powstańca. Skinął głową. Uśmiechnął się do panienki. A pański ojciec gdzie? Zagadnęła ośmielona jego dobrotliwym wyrazem oczu. Mojego ojca dawnymi laty wrześ galicyjską podjudzeni chłopi okrutnie zamordowali pod wsiąstokłosy nad Wisłoką. Piłą go żywego przerżnęli w pół gdy przyszedł w tamte strony z dalekiej francji bić się ostatni raz o wolność a ja sam musiałem na to zdarzenie synowskimi oczami patrzeć taka to jest tragedia polskiej szlachty uśmiechnął się swym mądrym żałosnym uśmiechem odwrócił na chwilę głowę rzekł jeszcze to pani jest córką antoniego brynickiego nawet jest w oczach i ustach podobieństwo. Kochaliśmy się z nim onego czasu, choć on był taki duży żołnierz, hajarzak mały ze szkół wojewódzkich. Wyciągnął rękę, ujął jej dłoń, ścisnął i mówił. — Szczęść Boże, panienko! Daj ci wszystko dobre! Panna Salomea chciała podziękować za to życzenie, lecz nie wiedziała jak. Słowa w gardle uwięzły — Podniosła na tego człowieka oczy nieulękłe i surowe. A co? Zapytał. Ja tu sama wyszlochała. Ojciec był parę dni temu i poszedł znowu. Taki los. Taki los? A kto go zrobił? Kto zrobił? Pan. Spojrzał na nią z uwagą i ze spokojem. Czuła, że popełniła nie tylko ogromny nietakt, lecz i okrucieństwo. Nie wiedząc, dlaczego i co czyni, zsunęła się z krzesła na ziemię i znalazła się u jego kolan. Chciał ją podnieść, lecz chwyciła go za ręce i zajrzała w samą głąb oczu. Panie, krzyknęła, słucham. Co wy robicie? A co? To powstanie. Powstanie. Niech mi pan wytłumaczy ze swego rozumu i głębokiego sumienia. Ja jestem prosta i głupia. Nie mogę pojąć. Wszystko powiem. Wszystko, co tylko wiem. Z sumienia swego? Z sumienia. Spojrzała mu w oczy i zrozumiała, że prawdę usłyszy rzuciła mu w oczy z krzykiem. Któż z was ośmieli się mówić, że pobije tych, co tu nocami przychodzą szarpać nas, ludzi bezbronnych? A jeśli nie możecie pobić, to kto z was ośmieli się rozpętać w nich dzicz, co ją ze sobą z okrutnych śniegów w duszach przynieśli? Czy macie w sobie siłę równą ich dziczy i taką, żeby tamto złe zgniotła? Olbromski milczał. Łukając, oskarżała. — Sołdactwo pali dwory, rannych dobija, na placu bitwy chłopi wiążą powstańców. Przerwał jej głosem innym twardym. — Wolicie ich dzicz niż rany i śmierć? Będziecie mieli dzicz za wiecznego pana. — I tak mamy. Choć tyle ran. Polskie plemię popadło między dwa muńskie koła zagłady, między Niemców i Moskwę. Musi się stać samo młyńskim kamieniem albo będzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie nie ma wyboru. Zbyteczne jest wszelkie o tym słowo. Jaką mieć wiarę? Czym żyć? Serce mężne uzbroi w sobie. I cóż serca mężnego? Jęknęła z rozpaczą. Nie czas już pytać i odpowiadać. Zbadawszy budynki ścieżki i zarośla dookoła domu. Wrócił do stacji młodszy z przyjezdnych. Panna Salomea wyszła niezwłocznie. Dwaj urzędnicy rozebrali się i broń nabitą mając przy wezgłowiu udali się na spoczynek. Noc była cicha w przedwiośnie. Łagodne tchnienia ciągnęły nad ziemią i zdawały się przenikać izby mieszkalne. Chory był rozdrażniony. Obecność dwóch osób z góry krępowała go, a cierpienia dokuczały tym mocniej. Wił się po łóżku, wzdychając. Z izby sąsiedniej dochodziło od głosy twardego chrapania dwóch komisarzów. Obydwaj spali jak zabici. Panna Salomea długo nie mogła usnąć. Zmora leżała na jej sercu. Tęsknota za ojcem po rozmowie z Olbromskim dokuczała bardziej niż kiedykolwiek. Smutek nieokreślony przejmował duszę. Bezprzedmiotowa, nocna trwoga raz w raz musnęła włosy na ciemieniu. Co pewien czas panna Salomea dźwigała się na swym leżaku, żeby nasłuchiwać. To ciągłe, ponocne, na nieprzyjaciół wyczekiwanie wypełniło jej ciało i duszę jadem od razu do ludzi. Musiała wciąż mieć się przed nimi na baczności, czuwać i czyhać na ich podstępne przyjście. Tej nocy trwoga zwiększyła się. Zjawił się niepokój o starszego z przyjezdnych rządowców. Człowiek ten stał się jej bliski od pierwszego wejrzenia. Lękała się, żeby go tutaj nie spotkało coś złego. Pragnęła, żeby ta noc, nieskończenie długa, przeszła i żeby ci dwaj odjechali szczęśliwie w daleką swoją drogę do wolnej ojczyzny. Usiłowała zasnąć sama, lecz żadną miarą nie mogła. Był chwilę, że drżała jak liść. Trwogi uderzały w nią nikt to bicie na gwałt jakichś dzwonów. Nasłuchiwała śmiertelnej męczarni. Wydawało się, że tamten chodzi po domu. Ucho, zasłuchane w ciszę, chwytało szelesty, być może całkowicie nieistniejące. Coś przez sąsiednie izby przeszło, przewiało, coś wzdycha. W głębokiej ciszy coś ostrzega. Skrzypnęły deski starej podłogi, jakiś trzask odległy. Czy to drzwi, zaschłym, oblepione pokostem, skrzypnęły? Jest tak jakby ktoś. Potrzebował krzyczeć, a nie mógł wydobyć głosu. Za chwilę poczną bębnić beczki, ciskane spod sufitu na ziemię. Wsparta na bokciu, słuchała. Usnął głęboko nawet ranny powstaniec. Uciszyli się w sennem oniemieniu dwaj przyjezdni panowie. Oczy wlepione w próżnię zdawały się odróżniać lica Dominika. Stoi w rozwartych drzwiach, z ręką na ustach, jakby w sobie samym dusił krzyk. Nie chce krzyczeć ani może odejść. Powiew zimny ciągnie przez pokój, odgarnia włosy z nad czoła, mrowiem płynie wskroś ciała. Zakryła głowę chustką, oczy włosami i w przerażeniu przypadła do wezgłowia, żeby nie widzieć. Tak niespodziewany zleciał na nią sen i dał szczęśliwe godziny długiego wytchnienia. Zapadła się wszystko, jak gdyby, w niezgłębiony dół ciemności. Przed chwilą oparła na wezgłowiu czoło i nakryła je, żeby nie dojrzeć upiora. Była czarna noc, a oto rozwarte oczy widzą jasny poranek. Biała tafla okna w szarym pokoju. Kanarek podśpiewuje zaranną piosenkę. Cóż to? Huk? Dominik Kadzieciska. Znowu huk? Znowu? Zbawicielu. Otwarła oczy. Przysiadła na posłaniu. Huk znowu. Ocknęła się. Zrozumiała. Walą kulbami we trzy okna frontowe. We drzwi. Porwała się na nogi i zatoczyła ze snu jak pijana. Co robić? Kogo wołać? Wszyscy śpią. Huk rozległ się ze wszystkich stron dworu. Krzyk, który już dobrze znała. Ścinający krew w żyłach, mrożący szpik w kościach. Opieraj! Drzwi od strony kuchni uchyliły się. Wbiegł na palcach Szczepan, blady, trzęsący się, straszny w popłochu. Odtrącił pannę ręką i wskazał powstańca. Sam skoczył do dużego salonu, tam począł szarpać nocnych gości. Targał ich oburącz, za włosy pięścią bił w piersi. Trząsł u głowy z całej siły. Nareszcie odsucił obydwu. Porwali się, nasłuchiwać. Burzenie we drzwi postawiło ich wreszcie na nogi. Momentalnie wciągnęli spodnie buty, młodszy zdążył narzucić kurtę. Starszy nie mógł swej znaleźć. I widział tylko przez głowę torbę skórzaną, kiedy wyrwano okiennicę, rozwalone okno z rumorem i brzękiem wyleciało, a żołnierze jeden przez drugiego poczęli pchać się do sali. Wszystkie wejścia były już obsadzone, przy wszystkich słychać było włoskot. Szczepan co tchu poprowadził komisarzy na tamtą, dominikową stronę, otworzył drzwi i wypchnął obydwu. Przeskoczywszy dużą salę z beczkami, wbiegli do mniejszej. Z cicha otwierali okno. W tej samej stronie domu było wysokie, podmurowane na pół zwykłego piętra. Gdy rozsunęli okiennicę, zamykającą się od wewnątrz, ujrzeli dwóch żołnierzy, jak podsadzali się właśnie, żeby do okiennej ramy dosięgnąć. Olbromski i jego towarzysz cofnęli się w głąb za framugę muru i uważnie opatrzyli pistolety. Szczepan zostawił ich i wybiegł z powrotem. Obydwoje z panną Salomeą wynieśli przez małą sionkę rannego księcia na materacu i spuścili do wielkiej kadzi w dawnym salonie. Gdy to zostało dokonane, schronili się obydwoje do pokoju Dominika. Ujrzeli tutaj młodszego z nocnych gości, jak się wciąż czaił we framudze okiennej, czyhając na żołnierzy. Nagle w otwartym oknie ukazała się czapka soldata wdzierającego się w otwór. Towarzysz Olbromskiego wypalił mu z pistoletu między oczy, przystawiwszy momentalnie lufę do czoła, skoro tylko wychyliło z za futryny. Żołnierz runął na wznak. Drugi strzał powalił na ziemię drugiego dragona. Tymczasem z wnętrza domu słychać było tumult, łoskot i krzyki żołnierzy przetrząsających mieszkanie. Wtargnęli już przez okna i drzwi. Trzeba było uchodzić na świat przed pościgiem. Olbromski i jego kolega, mając drogę wolną po zwaleniu na ziemię dwóch sołdatów, wychylili się z okna i zaczepieni o futrynę, następnie zsuwając się po chropowatej ścianie, dosięgnęli ziemi. U wejścia na dziedziniec przy zrujnowanej bramie stało uwiązanych około piętnastu koni spieszonych dragonów. Którzy dom zdobywali Koni tych pilnował jeden tylko żołnierz Siedzący jeszcze w siodle Towarzysz Olbromskiego, co sił w nogach Podskoczył wprost do tych koni i żołnierza Wyrwawszy z zapasa drugi pistolet Z odległości zaledwie paru kroków strzelił Zranił i obezwładnił dozorującego jeźdźca Wnet jednym susem skoczył na siodło pierwszego z brzegu rumaka, odwiązał od sztachety wodze, zawrócił koniem na miejscu i okładając go ze wszech sił po bokach rzemienie muzdy jak błyskawica wypadł za bramę. Olbromski przesadził płot i chciał iść za przykładem swego sekretarza, ale już nie zdążył. Żołnierze usłyszawszy strzały i zobaczywszy przez okno, co się dzieje, pędzili do koni i odcięli mu do nich drogę. Przeskoczył wtedy drugi, rozwalony płot i na oślep pobiegł w dół ogrodem prowadzącym w kierunku rzeki. Panna Salomea, stojąca w oknie, widziała te oba dwa wypadki, które się dokonały z szybkością dziesięciokroć większą niż ich opis wyrazić to może. Uczepiona rękami o futrynę, patrzyła jak młodszy z komisarzów przebiegł na dragońskim wierzchowcu w tumanie bryzgów błota i tającego śniegu, Drogę do mostu, most na rzece Wypadł w łąki i gnał płaskimi błoniami Coraz bardziej chyżym przed sfałem. Schylił się, położył na szyi końskiej tak Że go prawie widać nie było Ogier jego stawał się od najtęższego galopu Coraz niższy, coraz dłuższy Leciał po niskiej ziemi jakoby dziwaczne ptaszysko Sześciu dragonów wskok za nim pognało Błękitne kłębki dymu raz wraz nad nimi pękały. Strzelali do uciekającego. Bezskutecznie, bo pędził wciąż, pędził ku lasom. Wreszcie znikł. Panna Salomea wychyliła się z okna, szukając oczami drugiego, starszego, ale szczepan oderwał jej palce od okna i, nieprzytomną z wrażenia, powlókł za sobą. Nie pozwolił również zatrzymać się przy ukrytym powstańcu. Wyszli co tchu przez sień, drzwiami opuszczonymi przez żołnierzy, przemknęli się, niepostrzeżeni przez ogród i pobiegli na wzgórze. Szczepan uciekający teraz jak mały chłopak coś mamrotał. Ciągnął za sobą pannę Salome. Za jednym z większych krzaków jałowca przycupnął jak lis. Towarzyszce kazał uczynić to samo. Wychyliwszy się z zakępy, patrzyli, co się dzieje. Poprzez bezlistne drzewa w świetle łagodnego poranka widzieli nad rzeką rzecz straszliwą. Słyszeli strzały, zwierzęce krzyki. Panna Mia przycichła. Ręce jej konwulsyjnie pochwyciły kłujące gałęzie jałowca. Ciało się zachwiało, omdlało. Szczepan cucił ją, wycierając skronie grudkami z czerniałego śniegu, który się jeszcze tajił w głębi szorstkiego krzaka. Tymczasem nad brzegiem rzeki Hubert Olbromski staczał swój ostatni, chwalebny bój. Oficer dragonów nazwiskiem Wiesnicyn, ten sam, który był rewidował niezdolski dwór i zapałał dziką miłością do panny Salomei, ścigając z rozkazu swych władz od miejsca do miejsca dwu komisarzy rządu narodowego po śladach, dopadł ich tutaj. Widział z ganku ucieczkę jednego z nich na koniu, należącym do dragońskiego oddziału. Miał rozkaz schwytać obydwu żywcem gdzieś na noclegu. Wykonał zlecenie z całą ścisłością, przybył w sam czas. To też płonął od zawziętej rządzy, żeby przynajmniej drugiego pojmać. Pędząc za żołnierzami w dół ku rzece, wołał na cały głos: Trzymaj żywego! Żywcem go brać! Tylko żywcem! Nie ma się strzelać! Rękami bierz! Trzymaj, osaczyć! Olbromski słyszał ten rozkazujący krzyk. Poczuł w sercu śmierć. Na sobie miał torbę ze wszystkimi dokumentami, z tysiącem sekretów rządu. Ze wszystkim, co się dokonywało i dziać jeszcze mogło. Niósł w tej torbie jak gdyby serce walczącej Polski, w którym żywa, pulsowała krew. Nie mógł tej torby ani nigdzie ukryć, ani w biegu porzucić, ani zniszczyć, gdyż pędziło za nim z dziesięciu żołnierzy. Olbrzymimi skokami uciekał. Przesadzał krzaki, zmurszałe płoty, rozmiękłe zagony, rów pełen jeszcze lodu. Dopadł łąk. Ujrzał jakoweś na błoniu zarośla. Tam gnał. Lecz oto nagle przerażenie jak ogień zapaliło się w jego głowie. Niespodziewaną ujrzał przed sobą rzekę. Wezbrana po same górne brzegi od wiosennego roztopu i wylewu, pełna czarnej, wijącej się wody, która bujnymi mknęła baniami, głęboka rzeka zamykała drogę półkolem w prawo, półkolem w lewo. Uderzył ucho niemy jej szum. Ukazał się, z dziczałem oczom zbiega czarny jej wąż, jako przeklęta szydząca moc, która przecina ostatni szlak ucieczki. Zmyliła się rozważna myśl. Przepadł jej jedyny sposób ratunku. Ciemna rozpacz oślepiła oczy. Wtedy tajemnicza skłębiona woda rozwarła swój czarny nurt, jakoby łono. Pojął, jęknął. Zdarł z ramienia rzemień i z rozmachem cisnął skórzaną torbę. Sekret ojczyzny w głębinę. Rzeka plusnęła na znak, ni to głuchą odpowiedź. Zawarła się. Tysiącem zawinęła fal, skarb powierzony. Popłynęła wkrętą prastarą a wiecznie nową daleką drogę. Westchnął. Widzieli ten jego ruch żołnierze. Dopadli go osaczając ze wszech stron. Obrócił się do nich twarzą. Z tyłu biegł oficer Wiesnicyn, krzycząc swoje. Rękami brać, żywego, nie was się ubić! Osaczaj. Olbromski wzmógł się nad duszy. Wzgardził długim więzieniem, konaniem na szubienicy. Przystanął. Pierwszemu z soldatów, który doń podbiegł, wypalił w łeb z pistoletu. Poderwał szablę, która trupowi z ręki wypadła i ciął z ramienia w szyję drugiego. Lewą ręką wyrwał z zapasa drugi pistolet i trupem położył nowego napastnika. Za sobą miał rzekę, przed sobą siedmiu. Bronił się jak osaczony tygrys. Żołnierze, słysząc nieustanną oficerską komendę, żeby go brać żywego, prawie nie zażywali oręża. Szli nań kupą z gołymi rękami. Korzystając z tego rozkazu, ciął z wysoka rąbał na odlew, sztychem przebijał i odskakiwał brzegiem, szukając dogodnego miejsca, gdzie by skoczyć w wodę i uchodzić na drugą stronę. Oficer spostrzegłszy... Że trzech żołnierzy leży na ziemi, a reszta boryka się z tym jednym człowiekiem, rzucił się nań sam z gołą szablą. Olbromski zobaczył go za pierścieniem żołnierskim, krzyknął nań z pogarną, ty tchórzu! zakipiał w sobie ponury oficer Wiesnicyn. Skoczył sam w dragoński szereg z pałaszem w ręce, ażeby powstańcowi szable z ręki wytrącić. Trzasnęły w siebie klingi piorunowym strzeleniem. Raz, dwa. Lewą dłonią ująwszy pistolet za lufę, Olbromski rozwalił głowę soldatowi, który go w trakcie tej walki chciał chwycić za ręce. Pałaszem ciął w ramię oficera. Zwalił między oczy żołnierza z prawej strony. Bieżna! — ryknął oficer. Skoczyli, siekli młyńcem. Uchodził. Wlókł ich za sobą, szarpał się w tłumie. Rozszalały dowódca dragonów zajechał go szablą w kark, potem ciął w twarz. To rozpętało furję żołnierzy. Zapomnieli o rozkazie, rzucili się rąbać osaczonego pałaszami w głowę, ścinać szyję ślepymi razami. Ale puścił broń z ręki, zachwiał się, potknął, rozłupali mu ciosami czaszkę, aż trysnął mózg i wywalił się na trawę. Siekli ręce, piersi i żebra, rąbali leżącemu brzuch nogi, dopóki zeń nie wyciekła wszystka krew. Spłynęła z jego żył, wsiąkła w pastwisko i napoiła rozmiękłą, chciwą wiosenną ziemię. Ponuro i wyniośle spojrzał nań ogromny czarny oficer wiesnicyn, chowając do pochwy utłuszczony pałasz, ociekający krwią. Zemścił się jako żołnierz, lecz źle wykonał zlecenie władzy. Rozkazał dragonom szukać natychmiast w rzece skórzanej torby buntownika. Lecz woda była głęboka na chłopa z górą, lodowato zimna, pędziła wartkim popławem. Pierwszy z brzegu, sołdat, który z zół buty rozebrał się i zanurzył w tej wodzie, zdrętwiał z zimna. To samo drugi i trzeci. Szukano tedy, macając podnie rzecznym raz koło razu żardziami, bezskutecznie. Oficer polecił zegnać wszystkich dorosłych chłopów ze wsi i przede wszystkim na rozkaz. Później z obietnicą sowitej nagrody, zlecił wszelkimi sposobami szukać skórzanej torby zarąbanego miatieżnika. Chłopi zbici w kupę nad brzegiem medytowali w kilkudziesięciu. Dużo, długo, szeroko radzili, udzielając sobie nawzajem i żołnierstwu nieomylnych wskazówek, mądrych uwag. Kłócili się zajadle o plany działania, przyskakując jedni do drugich z pięściami. Rzeka. Dopraszali się, łaski u naczelnika dragonów jest przepadzista. Dol w niej okropne, karpy głębokie, nad brzegami korzenie, kłody stare na dnie leżą od niepamiętnych czasów. Co je po wodzie, Bóg wie skąd, w to miejsce przyniosły. Woda w niej wartka, zimna zła. Niektórzy na ochotnika zanurzali się po szyję, szli nurkiem wzdłuż brzegów, żeby niezłocznie wyskoczyć i uciekać do wsi, szczękając zębami, trzęsąc się z zimna. Inni przynosili saki i nimi przeszukiwali głębinę na znacznej w dół przestrzeni. Jeszcze inni sunęli od miejsca do miejsca, bobrując w wodzie tłukami i osękami. Trwało to aż do południa, nadaremnie. Nie wygadała rzeka powierzonego sekretu. Oficer Dragoński w złowieszczym usposobieniu wrócił z nadwody do dworu. Nakazał sołtysowi, żeby mu niezwłocznie dostarczył kilka Podwód dla odwiezienia do miasta rannych żołnierzy. Miał dwa trupy, trzech ciężko rannych i dwóch lżej okaleczonych ludzi. Prócz tego utracił konia. Walczyło z nim dwóch powstańców pierwszorzędnego znaczenia, których miał rozkaz ująć żywcem. Jeden mu żywcem uszedł, a drugi został zabity, nie udzieliwszy o sobie żadnej wiadomości. Nade wszystko akty, które rozsiekany miał w ręku, przepadły utopione w rzece. Oficer był wstrząśnięty aż do granic rozpaczy. Zabronił chłopom pod najsroższą karą chować w ziemi ubitego buntownika. Kazał, że ma tak zgnić, jak tam leży na błoniu, i żeby go w oczach całej wsi ptacy na sztuki roznieśli. Kiedy ranni zabici żołnierze złożeni zostali na wozach wysyłanych słomą i karawana podwód wolno odjechała, dowódca rozkazał jednej grupie swoich podwładnych. Paść konie w stodole sianem, a innej przeszukiwać dwór, dziedziniec, ogród, piwnice i najbliższe otoczenie folwarku. Czuł konieczność wywarcia na kimś swej wściekłości i wzięcia odwetu za tak fatalne niepowodzenie. Chciał mieć w ręku pannę, co w tym domu mieszkała, a której nigdzie wśród najdzikszych zdarzeń tego czasu nie mógł zapomnieć. Wszakże to ona ukrywała tutaj dwóch inspiratorów z przysiężenia. Posłania ich jako nieodparte dowody winy jeszcze w dużej stacji leżały. Groźny oficer przemierzał cały dwór, pusty najzupełniej, sam zaglądał w kryjówki, boczne izdebki, w sienie i na schody. Idąc tak, ze stancji do stancji znalazł się w wielkiej sali z gorzelnianymi statkami, a stamtąd wkroczył do następnego pokoju, gdzie ongi mieszkał legendarny Dominik. A skąd tego ranka wyskoczyli przez okno w ogród dwaj spiskowcy. Pokój był długi, bez mebli. Pobudzał niejako do tego, żeby w nim spacerować. Oficer wiesnicyn chciał być sam. Zaczął machinalnie, nie wiedząc o tym, zgoła wałęsać się z kąta w kąt. Zwaliły się na niego okrutne myśli i potworne uczucia. Ten pusty, zniszczony dom przypominał mu gniazdo rodzinne w głębi Rosji. Przygoda, która mu się dopiero co zdarzyła w pościgu i w walce z dwoma powstańcami. Ukazała w szczególnym świetle wszystkie zdarzenia tej wojny. Głucha mściwość, nie dająca się ugłaskać zgryzota, wynikająca z nieszczęśliwej miłości, nurtowała w tym wszystkim. Oficer czuł w sobie wzgardę do siebie. Tamten, obskoczony przez soldatów, stojąc w koszuli nad urwistym brzegiem, wołał słowo szarpiące jak razy knuta słowo rozjuszało paliło do kości. Trupem legł za to na pastwisku oddany wronom. Lecz to inne słowo drgnęło w pamięci i zakrakało. Zakrakało jak dzikie ptactwo nad trupem. Frazes z, z hercenowskiego artykułu ciśnięty rosyjskiej duszy ku obronie Polski. Idź stąd precz albo szarp jak kruk nasze trupy. Głęboki śmiech, jak gdyby czyjś śmiech zewnętrzny zachuczał w piersi. Kluj wronom nasze trupy. Nie były to wyrazy, lecz jakby widok krwi ściekającej po nagim pałaszu. Treść ich zlepiła się ze wspomnieniem dokonanych zdarzeń, zeschła w rudę jedno. Młody dragon, chodząc po izbie, coś przeklinał najstraszliwszymi wyzwiskami Moskwy, szarpał się w sobie jak wilk na łańcuchu. Co pewien czas szlochał w głębi piersi, łzy nie roniąc z oczu. Och, tak niedawno! W kole młodych przyjaciół czytał sam wzniosłe inwektywy genialnego emigranta. Nie tylko brał je w serce, nie tylko nimi oddychał, lecz stał w szeregu tamtych. Teraz ogarnięty uczuciem, powinności, jak kruk trupom wydziałbywał oczy. Wiedział, że się w nim nie oprze nic tej, powinności, którą w dusze rosyjskiej nitowały wieki na pniu pod katowskim toporem i łkał. Nagie ściany tego pokoju zdawały się nawiewać do serca rozpaczy, wpędzać w żyły jad śmierci. Było coś w tej izbie, co się wyśmiewało z samopewności dzikiej potęgi, z siły jej rozpętania, ze zdrowia ciał i z życia istot. Coś tu stowarzyszało się z człowiekiem, takie samo jak ona, zgoła inne. Wałęsało się z nim w samotni tej nieistniejący cień, patrząc wygniłymi oczami truchła w jego żywe czucia, w mężną jego męczarnię, wyzywającą na rękę przeciwności. Kiedy jeździec oglądał się za siebie, widział tylko dawny pył i śmiecie podłogi, kurz grubą warstwą zalegający kąty, na którym niczyja od dawien dawna nie stanęła noga. Widok tego kurzu nie uspokajał, lecz podniecał. Oczy szukały na nim śladu stóp tego, co się w tym miejscu nie mógł, nie zdołał zwalczyć za życia i z życiem walczył po własnej śmierci. Oficer wiesnicym słyszał, był za dawniejszych bytności klechtę od Dominiku, teraz ją miał i czuł w sobie. Ogarnęła go tutaj i chwyciła nitto ramionami samowładna nuda życia, wstręt do czynów, które wykonywał i miał wykonać zrozumienie jałowości wszystkiego, co było w tej walce męstwem, tęgością charakteru, wojennym rozumem i świadomym czynem. Po tylu trudach i czynach puste miał ręce, a w sobie nie duszę czującą, lecz jakby wycie wilka w ostępie. Po męstwie, walce, pracy, niespaniu zajrzało mu w oczy moskiewskie pytanie – po co to wszystko? W trakcie, gdy tak defilował skąta w kąt gabinetu Dominika, usłyszał cichy, przyciągły jęk, nie wiedzieć skąd wychodzący. Zatrzymał się, nasłuchiwał. Jęk powtórzył się i trwał z nieznośną monotonią. Oficer spostrzegł, że ten głos płynie z sąsiedniej sali. Skradając się na palcach, przyszedł do jego źródła. Wsparłszy się na rękach o brzeg kadzi, gimnastycznym podźwignięciem uniósł swe ciało z ziemi i zajrzał do wnętrza wielkiego naczynia. Z jego dna patrzyły nań oczy powstańca goręce jak płomienie. Dragon siadł na brzegu obwodu kadzi, przerzucił nogi i zeskoczył do wnętrza. Zaśmiał się z grubiańską radością. Nareszcie coś znalazł, czym można będzie zdławić handrę, ściąć jednym zamachem łeb w wzburzeniu duszy. Wydobył z zapasa pistolet i skierował jego lufę między oczy leżącego. Kto jesteś? Spytał. Powstaniec, rzekł odrowąż. Skąd się tu wziął? Jestem ranny. Gdzie cię raniono? W bitwie. Jakie masz rany? Mam rany w biodrze od kuli. Kto cię to ukrył? Książę milczał. Wiesnicyn pokiwał głową, zrozumiał. O czym mu przesłoniła zadymka wściekłości spytał ta panna ukryła cię tutaj książę milczał aresztujecie wrzasnął wiesnicyn po co zabij mnie trzymasz w ręce nabity pistolet jeśliś żołnierz jeżeliś oficer wystrzel przecie umiecie rannych mordować wiesnicyn Patrzył mu w oczy broń odwiedzioną, trzymając w obwisłej ręce. Było dlań odrażające to polskie męstwo. Mruknął. – Wstawaj, aresztuję cię. Gdy mnie stąd zabierzesz, umrę wam w drodze. W więzieniu nic nie powiem. Gdybym wyżył, jestem prosty żołnierz. – Wystrzel. – Postąpię, jak zechcę. – Jeżeli pan nie wystrzelisz, postąpisz jak tchórz. Milczeć. Gdybym mógł stanąć na nogach, zabiłbym cię jak psa, więc i ty mnie zabij jak psa. Jesteśmy śmiertelni wrogowie. Nie jesteś wrogiem godnym mnie, niewolniku. Nie ja już raz przestanę cierpieć o, o. Leż tutaj, kochanku, pięknej damy. Oficer stojąc nad tym człowiekiem zamyślił się, zadumał głęboko. Miałże podnieść rękę i wystrzelić między oczy tamtego? Miałże odejść? Jeszcze bardziej wzmogła się w nim zgryzota. Znowu ów śmiech. Odwrócił się ze wstrętem, uczepił brzegu kufy, dźwignął na rękach i wyskoczył na zewnątrz. Właśnie nadciągnęła partia żołnierzy, która ścigała była powstańca na koniu. Jeźdźcy wracali na rumakach schasanych, dymiących się, żółtą obwieszonych pianą, z niczym. Wachmistrz zdał raport, że buntownik na dragońskim kasztanie dopadł do lasu, skoczył w bok z drogi. Jak to wytropili, a później widocznie kluczował po mchach i trawach, bo już jego śladów nie mogli odnaleźć. Rozdzielili się i obławą idąc, przeszukali cały las na wylot. Zjeździwszy go w różnych kierunkach, nigdzie na trop nie trafili. Część żołnierzy, która czyniła poszukiwania panny, wróciła również z niczym. Pytano ludzi we wsi, śledzono i tropiono, lecz widać daleko uciekła. Oficer wysłuchiwał obydwu sprawozdań w posępnym milczeniu. Czuł wstręt do tego domu jaki się ma do starych grobowców. Wszystko mu było jedno: strzelić między płonące oczy powstańca czy jechać dalej, w dalekie lasy. Namyślał się, kazał okiełznać rumaki, zebrać się i siadać na koń, lecz jeszcze wciąż wałęsał się w ganku, czekał. Pragnął, żeby wróciła piękna panna, chciał zrobić jej podarunek, oświadczyć z owym śmiechem wewnętrznym, że składa w prezencie owego w kadzi. Widział go i nie zabił, nie zabrał ze sobą. Chciał w jej oczach zobaczyć błysk wdzięczności i wzruszenia, bladość strachu, róż wstydu, ludzkie spojrzenie. Nic nie wskazywało na to, żeby nadeszła, a przecie czekał z ufnością, znaną tylko rozkochanym duszom. Żołnierze z dawien dawna siedzieli na koniach. Skoczył na swego. Odjechał z zamkniętymi oczami, z nocą w duszy i niepojętym krzykiem w tej nocy. Nad wieczorem, gdy już oddział dragoński od paru godzin znikł w lasach, panna Salomea wróciła do domu w towarzystwie szczepana ze swej kryjówki na górze. Pobiegli obydwoje do rannego, żeby go skadzie wyciągnąć i złożyć na posłaniu. Niezwłocznie też udali się nad rzekę. Ze zwłok Olbromskiego wypłynęło tyle krwi, że cały spłacheć ziemią nasiąkł. Panna Salomea przysiadła przy zabitym. Nie mogła płakać. Człowiek, który wczoraj patrzył na nią rozumnymi i dobrymi oczyma, jedyny, któremu by zawierzyła, leżał w postaci zeszpeconych szczątek. Nie rozumiała ani kolei zdarzeń, ani zależności wypadków od głębokich przyczyn. Ani tego straszliwego chaosu, który ją w sobie obracał jak młyńskie koło kropelkę wody. Nie wiedziała, że i ona sama jest maleńką przyczyną obrotu wielkiego koła. Nie mógł jej tego wszystkiego wytłumaczyć ojciec, prosty wierny żołnierz, ani ranny powstaniec, prosty entuzjasta, ani nikt z ludzi przeciąganych przez ten dom, który się stał jak sień publiczna. Czuła, że jedni rzucili się w odmęt walki wskutek zaślepienia, które nie liczy i nie mierzy, Inni pochłonięci przez błędny rachunek, inni porwani przez wielki sen wolności, albo jej nadzieją, jeszcze inni z rozkazu, dla mody, idąc w stadzie, inni z tchórzostwa przed opinią. Ten jeden wczorajszy gość wiedział, co cały chaos znaczy. Mierzył jego siłę, badał kierunek i nastawiał go na jakąś sobie wiadomą drogę. On byłby jej wytłumaczył wszystko, byłby nauczył, co znaczą zdarzenia, bo mądrość i sprawiedliwość świeciły się w jego oczach jak gwiazdy w nocy. Lecz oto ten właśnie leżał u jej nóg z głową rozciętą, z której goły pałasz wyłupał mózg. Nie mogła płakać. Dusiła się od czegoś, co zatkało gardziel. Kazała Szczepanowi, żeby przyniósł rydel i wykopał grób dla tego człowieka. Stary kucharz siedział na zgniłym pieńku wierzby i żółski be żołnierskiego razowca którą był porzuconą, znalazł na stole w kuchni. Gdy powtarzała rozkaz ją mruczeć. Będę tak kopał. Nic ino to noś, dźwigaj, obsługuj, brudy je ich wynoś. Teraz znowu kop. Cicho, popatrz. Będę tak na niego patrzał. Szczepan. Chce się takiemu gzić, to się gzi. Roboty dla nich na świecie nie ma, a temu znowu dół kop. Cicho, cicho. Ja nie wrzeszczę, nie robię co potrzeba. Jeśli jeszcze pan nie chce, to ja mu sama dół wyrobię. Ano, Rydel jest, stoi. Po chwili wstał ze swego pniaka i począł oglądać miejsce na małym wzgóreczku bliżej ogrodu. Pchnął Rydel nogą w miękką ziemię. Wykreślił nim na murawie miejsce na chłopa, plunął w garść i wziął się do kopania jamy. Pracował w milczeniu z najzupełniejszą obojętnością. Przez cały ten czas panna Brenicka siedziała w głowach zmarłego. Nie spostrzegła, że za węgłów stodoły, za drzew wysuwali się gospodarze wiejscy, baby i dzieci. Łączyli się w gromadki, szepczące pomiędzy sobą. Utworzyło się z nich koło ciekawych widzów. Szczepan wykopał niegłęboki grób. Zmierzch padał, gdy przyszedł. Ujął trupa za nogi i pociągnął do dołu. Pana Salomea szła za zwłokami do grobu. Złożone zostały w wilgotnej, wodą podmokłej ziemi i prędko zasypane czarnymi bryłami. Wolno wracali, obdwoje ze Szczepanem do dworu. Było ciężko iść, było nudno i zimno w sercach. Patrzyli z odrazą na czarny dach nakrywający siedlisko niedoli. Niechętnie wkraczali w progi. Gdy weszli, pierwszą czynnością było uprzątnięcie dwu pościeli wczorajszych gości – które jeszcze w dużym pokoju leżały. Panna Salomea, świecąc sobie latarnią, zabrała się do roboty, lecz gdy się zbliżyła i dotknęła prześcieradę kołder poduszek, przejęła ją awersja. Obydwie pościele pokryte były mnóstwem wszy, przyniesione tu zostały z żydowskich zajazdów, z chłopskich tapczanów, z wyrobniczych legowisk. Ślad terania się polskich wodzów po norach polskiej nędzy. Wszy Zostały żywe, gdy dwaj ludzie znikli jak cienie. Upłynęła połowa kwietnia. Długo trwała wciąż nawracająca się zima, wreszcie zelżała. Z góry, za dworem, na której wciąż jeszcze taiły się w krzakach szmaty śniegu, spłynęły strumienie wiosenne. Wodne warkocze splatały się między sobą w ruczaje lśniące na słońcu i biegły przez piaszczyste pochyłości ogrodu. Zniszczone zostały płoty, parkany, klomby, drogi gracowane, a wiosenne wody brały w posiadanie stok góry, niepostrzeżenie czyniąc zeń pustkowie. Strumień nieznany dawniej biegł teraz przez środek i w ukos ogrodu ku rzece. Tylko jeszcze dwór stał na jego drodze. Młoda trawa puściła się wszędzie. W tych czasach zdrowie powstańca zmieniło się na lepsze. W okolicy kolana przestrzelonej nogi. Utworzył się olbrzymi wrzód i po kilku tygodniach pękł wreszcie pewnej nocy jakby rozdarty od spazmatycznych krzyków rannego Jakież było zdumienie trzech osób gdy z wnętrza tego wrzodu wytoczyła się ołowiana kula Po tym wypadku odrowąż przyszedł do siebie choć był jeszcze bardzo wychudły i osłabiony Rany w jego głowie i ciele pogoiły się rozdarcie pod okiem dobrze zarosło i źrenica była zupełnie zdrowa Gęste włosy osłoniły blizny rąbane na czaszce. Książę podnosił się z łóżka. Sam już kusztykał, gdy trzeba było uciekać i kryć się w stodole podczas przemarszów wojsk. Sam o kiju słaniał się po domu. Pewnego wiosennego dnia stali z panną Salomeą w oknie sypialni. Pupinetti śpiewał, przekrzywiając główka. Co zobaczył, że słońce tryska z zawiosennych obłoków, to coraz głośniej szczebiotał. Pod oknem na pustym dawniej gazonie puściła się jasna trawa, lśniąc w ogniach wiosny tysiącem młodych piór. Wśród tego gazonu stała brzuska młodociana, wysmukła i w drzewo już przerastająca, lecz jeszcze wiotka i chuda. Wątłe kłobuczki stulonych listków osypały jej pręty, czub i boki. Poprzez tę szatę przezroczystą widać było wszystkie pręty i witki, każdy pęd i jego odnóżkę. Brzuska stała w wiosennej zasłonie jak anioł, który by z przelotnych spłynął obłoków i spoczął przez krótki czas na nieszczęśliwej ziemi. Ruczaje pędząc tu i tam w ogrodzie pozamulały dawne ścieżki, rozmyły granice, niszcząc wszystko, co na tej pochyłości zaznaczyła swego myśl i wola człowieka. Radość niezatrzymana i graszka rozkoszy bytu drgała w skrętach i splotach nagłych strumieni, co z zatłoczoną szybkością pędziły w nizinę. Jeden z takich przewijał się w poprzek dawnych alejek i zahaczał o gazon, na którym brzuska jaśniała. Zamulił tu trawę i rozpostarał na niej żółtą powłókę gliny obcej, przyniesionej z góry. Brzuska piła jego zimne wody i przedziwny uśmiech spływał z niej na strumień łącząc oboje. Taki sam uśmiech zakwitł na ustach księcia Odrowąża i panny Brynickiej. Cieszyli się widokiem drzewka i bujnej wody. Od tylu tygodni w udręczeniu przeżytych swobodne tchnienie wesołości pierwszy raz z ich piersi wybiegło. Skończyła się wreszcie sroga zima, której okrucieństwo najgłębszą miarą odczuwania zmierzyli. Ciepłem znowu tchnął wiatr i żywo twórcze swe soki Puściła martwa ziemia. Ta zima miniona zdała się być jak przepaść pusta, pełna mroku, jako czas nie były. Przypatrywali się trawą, obłokom i podnieśli wzrok na siebie. — Czy też i Dominik widzi tę wiosnę? — zapytała panna Salomea. — Nie towarzysza, lecz raczej ogrodowej przestrzeni. — Żadnego Dominika nie ma — odpowiedział. — A zapewne nie ma. Sama go tu widziałam. Sen, jak moja choroba. Pańska choroba to także sen? Zły sen. A ta kula, co z rany wypadła, to także sen? Prawda? Chciałam pana o coś prosić. Mnie prosić? Choćby połowę królestwa. Na razie to tylko o tę kulę, ale za to całą. Niech mi ją pan daruje. Dobrze. Dziękuję. A cóż to pani będzie nią robiła? Cóż się? Kulą robi będę wojowała. Z kim? Mało to mam wrogów? Przed oczyma? Jacyś to są wrogowie. A już, będę wyliczała. Żeby wymienić chociaż jednego. Niedługo pan stąd zniknie, jak poznikało wszystko. Skoro będę znowu samoteńka, jedna i wyda mi się, że pan był sen. Spojrzę sobie na tę kule i przekonam się, że pan to był naprawdę. Odrąż zamilkł. Głowa jego bezsilnie wsparła się o futrynę, myślał. Tyle nieopisanych, odrażających cierpień zniósł w tej izdepce, w tym domu bezpańskim, jak Polska. A teraz, na myśl, którą mu podsunięto, że trzeba stąd zniknąć, odejść, drapieżna boleść, stokroć gorsza niż wszystkie fizyczne, nowym, nieznanym narzędziem rozdarła mu serce z ukosa, nie odrywając głowy od futryny, spojrzał na pannę Salomeę. Po tylu trudach, niespaniach, biedach i prywacjach była przepysznie zdrowa. Pierwszy wiosenny wiatr, który jej przybladłych lic dopadł, pomalował je różem najsubtelniejszym. Ozdobił czoło i szyję lekką pozłotą. Zęby białe, jak najczystszy obłok kwietniowy, uśmiechały się w pąsowych usteczkach, Mówiła kiwając głową, już się żydy w karczmach zwiedziały, że we dworze ktoś jest. Rywka mnie ostrzegła: dojrzeli pana ludzie ze wsi, kiedy to się kusztykało do stodoły. Jestem przez pańską tutaj obecność skompromitowana. Politycznie? Nie tylko. Umknę do partii za dwa, trzy dni i wszystko się skończy. Proszę, jaki to pan wartki do umykania. A potrafi też wasza książęca mość chodzić prosto na nogach? Bo uczyli w klasztorze takiego wierszydełka: Pierwej aniżeli latać? Nauczcie się chodzić? Sama mnie pani przed chwilą wypędzała. O, z tym wypędzaniem. Myślę, co tu dalej robić? Z czym? Ze wszystkim. Nie rozumiem. A cóż tam panu porozumieniu? Był pan tutaj, a teraz wstanie i odejdzie. Ważniejsze przecie rzeczy są na głowie, niż to wszystko. Niż co? O, z dopytywaniem się znowu. Nic tylko mnie wszyscy dopytują, a kto, a co, a jak, a kiedy, a jakim sposobem? Zdecyduj. Przecie mnie to już mogło na śmierć zanudzić, nie? Niechże też i książę pan odrobinkę poradzi. Wszystko, co mówiła panna Salomea, było jak zewnętrzne litery słów maskujące wnętrze duszy. Już od dawna czuła w sobie niepojętą zmianę. Nie była dawną osobą, przestała być wolną dziewczyną. Wszystko niby to było normalne i w porządku. Wszystko jak trzeba. Skrwawiony wojak przyszedł, doznał opieki i oddał się do ciężkiego obowiązku żołnierza. Cóż prostszego. A oto na myśl o tym, że on pójdzie. Coś wstrętniejszego niż wszystkie przeżyte męczarnie. Coś gorszego niż sama śmierć zaglądało w oczy. Panna Mia krążyła teraz wciąż w myślach że skoro tylko ten odrowąż przepadnie, trzeba będzie zrobić coś takiego, by przyspieszyć swą śmierć. Trzeba wymyślić jakąś sprawę, która by była sama przez się dostateczną przyczyną do zadania śmierci. Zostać znowu samej w tej pustce, schodzącym po niej cieniem, z głuchym, ponurym szczepanem. Czekać znowu po nocach na fenomeny tragedii, co się wciąż stawała? Nocnych najść, rewizji grubiaństw, Widzenie tych przyszłych dni było po tysiąc kroć ohydniejsze, choć to tak trudno udowodnić, od krótkiej śmierci. Żal było tylko ojca. Cóż będzie, gdy na swym zdrożonym koniu w nocy przybędzie, w okno zastuka, a pustka mu odpowie? Pójdzie z powrotem i dla przegranej ojczystej sprawy, jak mężnie żył, walecznie zginie. Ta też pragnęła go pocieszyć, tym przynajmniej, żeby samej skończyć w sposób sercu jego miły, czyli śmierć ponieść. I śniły jej się piękne czyny, ponurym oświetlone urokiem. Widziała je jak rzeczywistość, zżyła się z nimi. Odrowąż w tym wszystkim jakby nie istniał. Kiedy niekiedy tylko przypominała sobie, że to będzie z jego powodu i wówczas, gdy on będzie nieobecny. Żewiła do niego. Za to wszystko raczej niechęć niż jakiekolwiek inne uczucie. Obarczała go najrozmaitszymi wyrzutami, a w obcowaniu z nim była zawsze szorstka i nieraz przykra. Ale za co w sekrecie, jakże bez miary lubiła na niego patrzeć, osobliwie gdy spał. Włosy miał długie, zwisające czarnymi pasmami jak przepyszne pióra. Rysy twarzy ostre i w jedyny sposób ocienione młodym zarostem. Już to od dawna, gdy znosił bóle fizyczne, męczyła się z nim, a raczej dziesięciokroć więcej za niego, dla odkupienia tych cierpień. Rany jego były w jej ciele i w duszy, w sercu i w snach. Ileż te snów przeniknęły, niby krwawe, bezkształtne zjawy, te głuche i ślepe rany. Widziała go wielokroć nagiego, i zachwycała się bezwstydną pięknością męskiej postaci. Gdy zagoiły się rany i w oczach piękniał, rosło tajemne w jej sercu nasienie tego uroku. W miarę powrotu do świadomości stawał się sobą, wracał do arystokratycznych upodobań, wstrętów, gustów, przyzwyczajeń, nałogów. Każdy z jego odruchów brała w siebie jako niewzruszony zakon. Lubiła co lubił, nienawidziła co mu sprawiało najlżejszą przykrość. Na to, żeby mu dogodzić, żeby sprostać jego książęcej potrzebie, nie mogła nic zaradzić, więc trwała w biernym wyczekiwaniu. Ale każdy jej krok, ruch, myśl, każde uczucie i zamiar były na jego skinienie dla jego dobra. Nie chciała, żeby o tym wiedział. Wstydziła się jak śmiertelnego grzechu tych usposobień, kryła się z nimi przed nim i osłaniała je zewnętrzną szorstkością, ale też tym boleśniej łamała się i męczyła się w sobie. Dawniej spali w jednej zdepce, gdy noce nie były już tak zimne, wyniosła posłanie do dużej stancji. Dopóki nie miała w sobie tych szczególnych uczuć, mogła spać w tamtym pokoju obok rannego i nic sobie nie robić z opinii wszystkich ludzi, którzy by o tym wiedzieć mogli. Teraz, gdy poczuła ową niezdławioną, niezniszczalną obawę przed odejściem odrowąża, Wstydziła się być z nim nocami razem. Wstydziła się nieobecnych i niewidzących ludzi, a nawet siebie samej. Co prawda zataiło się w niej pragnienie, żeby go całować w łagodne usta i w smutne, cieniem zasnute oczy. Częstokroć w nocy umyślnie przy jego łóżku zostawiała latarnię i skradając się na palcach z drugiego pokoju do drzwi sypialni, patrzyła bez końca na te usta i na oczy zakryte powiekami. W tym topieniu oczu w jego ustach była rozkosz śmiertelna. Pocałunek nie był obcy jej wargom. Wychowana w domu, gdzie było wielu chłopców dorastających, kuzynów, krewniaków, gdzie trwał nieustanny zajazd gości, sąsiadów i znajomych, piękna panienka była przedmiotem ciągłej wszystkich pokusy. Nie miała możliwości odeprzeć wszelkiego rodzaju nagabywań i zalotów, a ulegając im... Sama zapoznawała się ze zdradziecką siłą powłóczystych spojrzeń, pierwszych powiewów upodobania, przyjemności zetknięć w ciemnym pokoju i gwałtownych całusów w lica i szyję, niby to wydartych i skradzionych, a właściwie dobrowolnie ofiarowanych. Nikt jednak z przelotnych szczęśliwców nie posiadał uczucia panny Mi. Była to raczej łobuzeria pięknej dziewczyny rozwydrzonej swym powodzeniem, fuga surowej a bujnej natury. Pewien starszy już kuzyn, który przez czas dłuższy bawił w niezdołach, podobał jej się jako mężczyzna. Był bardziej niż inni elegancki, miły, a co najważniejsze przystojny. Tego odwiedzała nawet dwa razy w jego stancji gościnnej, ulegając prośbom. Pierwszy raz nie broniła mu pocałunków swych rąk, drugi raz objęć w pół i całunków w policzki i szyję. Następnie jednak, gdy spostrzegła, że kuzyn darzy względami każdą przystojną białogłowę, żałowała swego afektu i z całej tej przygody wyniosła głęboką niechęć. O krewniaku, gdy wyjechał, zapomniała. Życie towarzyskie i stosunki płciowe na dworze niezdolskim nie odznaczały się subtelnością. Było to życie zamożnej szlachty bez poważniejszej ogłady. Rozmowy były dość trywialne, stosunki z płcią piękną, niemal ordynarne. To Toteż panna Salomea pochwytała mnóstwo najrozmaitszych wiadomości od służby, a głównie z rozmów męskich, które tyczyły się życia płciowego. Myśli jej stały na poziomie niezdolskim. Teraz dopiero w obcowaniu z księciem odrowążem spostrzegła coś innego. Wyjątkową miękkość traktowania, grzeczność, czystość, powściągliwość w słowie, pomimo, że współżycie było tak bliskie. I z konieczności bezpośrednie. O jego stosunkach familijnych nic prawie nie wiedziała. W trakcie choroby, z okrzyków w bólach wydawanych, z gorączkowych wzmianek powzięła wiadomość, że ma matkę. Kiedy indziej w momencie przytomności wspomniał, że kształcił się w Paryżu i że tam długo przebywał. Z rozmaitych wreszcie szczegółów wywnioskowała, że musiał być z bogatej sfery, a w powstaniu uczestniczył wbrew woli najbliższej rodziny. Te wszystkie okoliczności otoczyły go mgłą uroku, niezwalczonym zapachem powabu. Jeżeli się musiała wydalić z pokoiku rekonwalescenta, ogarniała ją natychmiast niezwyciężona tęsknota. Skoro można było tam wejść, coś ją niosło jak wicher. Gdy teraz zaczął wracać do zdrowia, w ciele jej obudziły się jego siły. Wzmogły się także troski o bezpieczeństwo. Cała dusza pełna była zmian i wzruszeń niespodzianych ogni bijących z dna serca, a najczęściej bezmyślnego zatracenia. Tego wiosennego dnia wszystko stało się bliskie i jasne. Powiew zdawał się wydobywać słowa z ust ściśniętych nieście i dopowiadać dźwięki, których brakło wzduszonej piersi. Książę w pół leżąc na parapecie okna oparty o futrynę spoglądał w zniszczony ogród. Uśmiechnął się łagodnie mówiąc. Gdyby nie pani, to bym już leżał w tej mokrej ziemi. Wyrosłaby na mnie młoda trawa. Byłby z pana jaki taki pożytek, a tak to tylko zmartwienie. Zapewne. Przynajmniej koń moskiewski uskubałby mnie i spożył. A tak to rzeczywiście tylko zmartwienie. No ale przecie prosiłem nieraz, żeby mnie zgładzić nikt nie chciał, nawet dragoński porucznik. Widać, pan jest przeznaczony do wyższego jakiegoś celu. Do celu wysokiego i z drewna. O, już swoje. Ciągłe wskazywanie na tę swoją bramę tryumfalną. Ja? A gdzież tam? Dopiero by się to różne księżniczki zapłakiwały, gdyby mogły wiedzieć, jak się pan w kadzi na sucho gotował. Szczęście, że się o tym nigdy nie dowiedzą, bo by się pan utopił w powodzi łez. Co ma wisieć, nie utonie. O, z tą szubienicą... Jakoś się pana śmierć nie ima, więc co będzie to będzie, a szubienicy nie będzie. Jeżeli mnie pani będzie bronić zawsze od śmierci, to mi ona nic nie zrobi. Zawsze. To zawsze będzie trwało może dzień, dwa tydzień i drugi niecały? Jakże tu ratować, gdy pan zniknie? Jakoś mnie pani wciąż stąd słowami wypycha. To się wie. Taka już ze mnie niegościnna gospodyni. W spiżarni pustka, zęby wbili w ścianę i a tu nieoczekiwany gość, w dodatku książę. Odrowąż podniósł ciężką głowę, odwrócił się i patrzał w inną stronę. Wiedziała dobrze, że ważkie łzy kapią z jego oczu na odrapany mur podokienny, co się ścisnęło za gardło. Własne, nieopatrzne słowa weżnęły się w piersi jak zęby piły. To się uśmiechnęła złośliwie, to spoglądała na nań bezradnie. Co począć sama nie wiedząc. I oto wbrew woli, gdy włosy nad czołem zdawały się ogniem zajmować od niezwalczanego wzruszenia, wsparła rękę na jego ramieniu. Położywszy zaś dłoń, uczuła, że jej oderwać nie może. Wstrząsnęła go z lekka za ramię. Nie odwracał głowy. Łzy wciąż kapały z jego oczu. Wtedy, nie panując nad sobą, podniosła drżącą rękę i zaczęła nią głaskać mulśniące, długie, czarne włosy. Uspokajała go jak dziecko szczęśliwe, łagodnie szepcąc zalęknione, ciche wyrazy. Wreszcie nachyliła się i Wszystka, w uśmiech przeistoczona, poczęła całować jego białe czoło. Całowała je łagodnie, delikatnie jak kwiat, którego niepodobna napatrzeć się ani nawąchać. Aż go wreszcie same usta przytulą do siebie. Z zapomnianą miłością prowadziła wargami po pasmach jego włosów. Nie odwracał głowy przez czas długi ani zdumiony, ani przejęty tym jej występkiem. Serce jego zatopione w głębokości smutku nie dziwiło się i nie rozradowało. Gdy podniósł oczy, wciąż jeszcze były pełne łez. Patrzał na nią przez te łzy. Bez ustanku napływającej szlochał o straszliwej doli kraju, o klęskach, których wspomnienie w lód krew ścina. Mówił jej, jakie były przewidywania siły i jak zawiodły. O wierze i nadziei, z których tylko rozpacz została. Przytuliła jego głowę do swojej i coś radosnego szeptała mu w oczy i w uszy. Nie mogliby wyznać... "Gdyż nie pamiętali, czy to były pocałunki, czy tylko słowa i spojrzenia, dusze ich nawzajem znalazły się w sobie, pobrały i zakochane jedna w drugiej niosły się nad ziemią jak dwa wiosenne obłoki." Pewnej nocy wiosennej gwałtowna ulewa zdawała się zatapiać świat. Potoki deszczu dudniły po dachu i pluskały za okiennicami nagłucho zawartymi, w pokojach panowała Nieprzenikniona ciemność Panna Salomea od wielu godzin leżała bez snu Na swym posłaniu w dużym salonie Drzwi od odrowąża były przymknięte Gdyż zawsze teraz te drzwi idąc spać przywierała Wszystkie myśli nieszczęśliwe z miłości wyrosłe Rozpostarły się nad nią w tej nocy głuchej i potwornej Zdawało się, że krążą jak przeklęta czereda dookoła pościeli Że koślawe palce zapuszczają we włosy I wynoszą głowę ze snu co począć, co przedsięwziąć, jak wyjść ze sprzeczności i dać sobie radę, jakimże środkiem uśmierzyć niezwalczone cierpienia serca, zdusić szlochy i ciskanie się ślepe wewnętrznej potęgi bólu. Już w tej nocy tysiąc razy odważała się na rozmaite uczynki. Uciec z tym człowiekiem, zginąć z nim gdzieś w bitwie, w jakimś dzikim, zwierzęcym iście moskiewskim zdarzeniu? Skonać z nim razem tutaj! Lub gdzie indziej, byleby tylko samej w tym miejscu bez niego nie zostać. Jakże to będzie? Nie wiedzieć, dokąd poszedł i nie wiedzieć, co się z nim stało. Przybył obcy człowiek, a stał się wszechwładną siłą, która w duszy rządzi i świat sobą napełnia. Teraz, że czekać na wieść i nie doczekać się nigdy niczego? Żyć, gdy go nie będzie, skoro on jest życiem. Być w tym samym miejscu i wspominać każdą chwilę, przeżywać powtóre wszystkie wypadki i nadaremnie czekać. Czekać na jakąś zbójecką wieść. Każda rzecz przestanie być sobą, stanie się obrazem albo wspomnieniem. Czy znowu dowiedzieć się, że gdzieś jest ocalał, ale jest z inną kobietą, mieszka tam i tam spostrzegała poprzez nocny mrok obcą twarz. Oczy kobiecy w jego oczy wpatrzone i umierała od tego widoku w najgłębszej męczarni. Och, jakże znieść takie cierpienie. Porywała się tedy ze swego logowiska do jakiegoś dzieła, które by go jej dało. Przecie on jeszcze jest, tu, za przemkniętymi drzwiami, zawołać go półgłosem i obudzi się. Odezwie się cichym, najsłodszym szeptem. Można go widzieć, dotknąć rękoma, mówić i słuchać. O radości, radości, przeżywała swoje szczęście, pieszcząc się nim jak matka dzieckiem. Kładła na sercu gorącym w płomieniach tę chwilę, która biegła i kołysała ją na łonie swym, błagając, żeby jak najdłużej, żeby nieskończenie ta chwila trwała. Lecz świadomość szczęścia wzniosła się jeszcze wyżej, i odsłoniła prawdę bezwzględną, że chwila upływa. Dzień, noc, przeminie, a następna doba to już może ostatnia. I znowu wybuchała podnieta. Co czynić? jaki znaleźć ratunek? Jak zacząć? Co zacząć? Na co się odważyć? Wspominała ojca i konało w niej serce. Patrzyła w tę miłość nieustraszoną źrenicą i przeważała ją po tysiąc kroć dokładną miarą swojej nowej nieszczęsnej miłości. Ta niepojęta dla wszystkich siła to nic. Stało się wszystkim i wszystko pochłonęło w sobie. Słyszała głosy o to, mija. Na tym skończyła. Zwyczajne pospolite rzeczy ordynarne dzieje, puściła się z powstańcem, który do domu zaszedł. Nikt jej nie pilnował, więc skorzystała. Bezgraniczna, niezgłębiona męka, straszliwa moc miłości i ta siła sądu ludzkiego, co się w powyższych zawierała słowach. Jakieś okrucieństwo, jakiś szał ludzki. Płomienie biły na głowę i serce dziko wrzało. Szlochała w poduszkę. Więc cóż uczynić? Milczeć, zapomnieć. Jak to mają zazwyczaj nauczać starsze niewiasty? Porwała się ze swego miejsca z dziką rozpaczą. Wiedziała, że nie zapomni i że sobie rady nie da. Gdy przyjdą te dni, które w dalekim mroku widziała, udusi się w męczarni. To znaczy zapewne rozkaz milczeć, zapomnieć. Jakże zapomnieć o tej głowie, tych oczach, o temu śmiechu, o dźwięku jego wyrazów? Jakaż jest na to siła? Co jest za sposób, żeby zapomnieć? Wiedziała, że takiej siły nigdzie nie ma i że nic na świecie wydać jej z siebie nie może, bo jakże wyjąć z duszy cały jej świat, jak wyrwać wszystko co tym światem rządzi? Postanawiała znowu. Przedsięwzięcia dziwaczne, najbardziej nieprawdopodobne, wobec których przed chwilą mróz jej plecy przenikał, wydawały się naturalne i łatwe do wykonania. Lecz nim chwila minęła, wyrastał mur rzeczywistości. Zamykała się brama z prawej i brama z lewej strony, a głuche życia więzienie kładło na ręce kajdany. Cóż uczynić z miłością ojca? Podeptać, odepchnąć? Przyjedzie w nocy i nie zastanie. Szczepan go zawiadomi, że tak i tak, że zabili jej wrogowie, nie zgwałcili. Nie zabili jej wrogowie, nie zgwałcili przemocą żołdacy. Co by dla świętej sprawy z żołnierską mocą przebolał i Bogu oddał podsąd. Lecz ohydnie puściła się z powstańcem. Uciekła z nimi gdzieś się, wałęsa. I oto miłość ojcowska głębokie naturalne uczucie jak oddech proste. Ukazało się jako złe, jako przemoc i tyrannie. Rozpaczy, rozpaczy. Jakże to mogła zrozumieć w sobie, osądzić, jaką wszechmocą pokonać i skarać? Leciała do straszliwego zjawiska, żeby je szarpać i deptać, a nagłym tknięta wspomnieniem patrzyła w inną stronę. Ukazywały się cudne widoki. Pojechała z nim, ze swym małżonkiem, w dalekie obce, szczęśliwe kraje. Nie ma już tej ohydnej zbrodni, co się wśród nocy wałęsa po drogach, placach i domach, ziemi zdeptanej, kołace do okien i rozrywa ludzki sen. Nie ma już tortur, poniżenia i zgryzot wstydu, drgania kobiecej nagości pod okiem cudzoziemskich żołdaków. Wyciągnęła ręce w ciemność do szczęścia, które było za lekko przymkniętymi drzwiami. Lecz wyciągnięte ręce chwytał i załamywał los. Musiały się cofnąć. Siedząc na łóżku z głową nisko zwieszoną, z rozpuszczonymi włosami zatopiła w nich palce. A jak włosy palcami, tak samą myślą przebierała pasma i widoki swoich zagadnień: przelotne marzenie, szczęśliwy mrok uczuć, a omdlałość woli. Poniosły w kraj półjawy, gdzie takty nieprawdopodobne stają się dokonaniem. Widziała obce miasta, słoneczne krainy. Przesuwali się ludzie obcą gwarzącym mową. Nawijały się przygody niewiadome duszy, zagadnienia, o które jeszcze nigdy nie zahaczała myśl. Widziała twarze ludzi, kształty gmachów, barwy pól, aleje i zagaja drzew w słonecznej, wyśnionej stronie. Tamto daleko odbywała się wędrówka z jej księciem, panem. Nagle... W pośród tego półspania dał się słyszeć daleki w domu łoskot, jakby kto strzelił z palnej broni, albo uderzył z mocą w puste naczynie. Potem nastała cisza tym głębsza i zupełniejsza. Włosy zjeżyły się na głowie, trwoga wionęła przez zmartwiałe ciało. Natężona, pobudzony słuch powziął złudzenie nowego huku. Był ten drugi łoskot, czy nie? Zapewne był, bo ciało po nim drży jak liść. Dominik. Jeszcze chwila i coś pokojem wionęło, jakby się drzwi do wielkiego salonu na rozcież, a bez otwarły. O Boże, stoi we drzwiach. Czarna postać, biała twarz. Zakryła dłońmi oczy, zwinęła się w kłębek, wtuliła głowę w poduszkę, lecz widoku postaci nie mogła z oczu wytrącić. Lęk począł nią miotać. Coś pędziło z miejsca, uderzając w kości, gnąc żebra. Nie mogła, porwała się na nogi, przeraźliwie krzyknęła. Z zaprzymkniętych drzwi książę odezwał się raz i drugi. Szeptem pytał, co się stało. Czy to żołnierze we drzwiło mocą? Plusk deszczu zagłuszał jego słowa, a dudnienie ulewy po dachu przeszkadzało rozróżniać wyrazy. Nie wiedząc ze strachu, co się z nią dzieje, drżące na całym ciele, panna Mia wysunęła się z pościeli i w bieliźnie szła przez ciemność, patrząc rozwartymi oczyma we drzwi salonu, gdzie niemal na jawie widziała stojącą Dominika postać. Jeszcze zakrzyknęła i straciwszy rozsądek, dopadła drzwi odrowąża. Wskoczyła do tego pokoju, wszystka w ogniach przerażenia, szczękając zębami i skrzykiem. Dopiero tam, gdy stanęła obok łóżka powstańca, opamiętała się, co zrobiła. On wtedy... Dostrzegłszy białą jej postać w ciemności wyciągnął ręce i trafił na zaciśnięte dłonie. Co się dzieje? pytał. Dominik wykrztusiła, nie mogąc ustać. Gdzie? Tam, za mną, ale nie ma nikogo. Stoi we drzwiach to złudzenie. Przecież rzucał już beczkami. Co się też pani wydaje? Pan nie słyszał? Dzieciństwo porosychały się, stojąc w przewiewnej sali, a teraz od ulewy znowu nasiąkają wilgocią i trzaskają. Lepiej tak nie mówić. Gładził pieszczotliwie jej ręce, żeby ją uspokoić. Każde takie pogłaskanie w istocie uciszało wzburzenie, lecz zarazem tchnęło językami ognia. Chciała wydostać dłonie z jego rąk, lecz ich nie puszczał. Przeciwnie przyciągał, przygarniał je do siebie, do ust, do piersi. Tulił je do swej szyi, do czoła, gładził się nimi po twarzy. Nachyliła się, niepostrzeżenie, przyciągana przez niej, uczuła oddech na policzku. Nie mogła odejść, dźwignąć głowy. Niebiańskie zstąpiło szczęście, gdy ręce jego opasły ją poprzez bieliznę i pociągnęły bezsilną w to jego łoże. Radość niewysłowiona. Wytraciła docna rozum, pamięć, świadomość, odczuwanie ciemności, wzrok i słuch. Sama jedna zastąpiła wszystko. Z westchnieniem nienasyconej rozkoszy przytuliła się cała wzdłuż do tego człowieka, którego tak kochała. Na szept odpowiadała szeptem, na każdy pocałunek pocałunkiem, na każdą pieszczotę pieszczotą. Stała się jak niewiedząca fala morza, która tonie w innej fali, jak powiewny obłok, który się w inny obłok zamienia, jak gałązka drzewiny, co się posłusznie za wiatrem kołysze, nie wiedząc w jakim miejscu i czemu. Rozwiązały się wszystkie myśli, ustała trwoga przed rozstaniem, i straszliwe zagadki proste znalazły wytłumaczenie. Poczęła coś mówić o myślach, które ją prześladowały, gdy się sama jedna tarzała po łóżku w tamtym pokoju. Na pytanie, czemu od dawna nie przyszła, skoro się tak bardzo i martwiła tak głęboko, nie znalazła odpowiedzi, w istocie wydała się sobie głupia i tchórzliwa. Poznała tę chwilę swojego życia jako szczęście bez granic, bez miary, bez początku i końca. Oto ta chwila rozstrzygnęła wszystko. Podłożyła prześliczne ramiona pod głowę ukochaną, przygarnęła do siebie tego człowieka odebranego śmierci i kołysała go na czystym łonie, jak niedawno kołysała samą chwilę miłosnego szczęścia obcowania z nim pod jednym dachem. Odrowąż, poczuwszy rękami jej twarde, jędrne ciało, dziewiczą piękność jej bioder, piersi, ramion i nóg, ogłuchł i oślepł. Stracił rozum i oszalał z rozkoszy. Zdawało mu się, że umiera. Istność jego zatonęła w niej i znikła jako odrębny byt. Wtulił się w nią i przeistoczył w samo szczęście. Pocałunki stawały się coraz bardziej nienasycone, bez końca ogniste. Krzyk radosny wymykał się z ust. Nazwy pieszczotliwe spadały na usta, na oczy, na piersi, na włosy. Deszcz bił w dach, zacinał w ściany, bulgotał za zawartymi okiennicami wśród ciemnej, nieprzeniknionej nocy. Zajechała nareszcie przed ganek żydowska parokonna bryka, a z głębi jej półko wysiedli obydwoje państwo rudeccy. On sam został za dużą kaucją uwolniony z więzienia dzięki staraniom żony, ale był chory. Nie to chodziło o lasce, lecz wyglądał bardzo niedobrze i nic nie mówił. Pani rudecka... Była także nie do poznania zmieniona Mało ich wszystko, co zastali, zdawało się interesować. Zasłano łóżko panu w jego dawniejszej kancelarii i bez zwłoki się położył. Pani obeszła z Salomeą izby i zakamarki domu. Spostrzegłszy obcego człowieka walkierzu swej wychowanicy, gospodyni domu nie wyraziła zdziwienia ani niechęci. Kiwała tylko głową zamyślona ponuro, gdy jej rozpowiadano, kto to jest i dlaczego tu leży. Dwa jej synowie przepadli w tym powstaniu. Jednego tak rozsiekano, że szczątków nie znalazła. Drugiego widziała w śmiertelnym gźle z trójkolorową kokardą pod szyją. Patrzała, jak go razem z towarzyszami broni bez spuszczono w pospólny dół. Trzeci syn był jeszcze kiedyś w polu, nie wiadomo żywy czy umarły, zdrów czy ranny. I cóż z tego, że gdy jej synowie włóczeni byli po ugorach zimowych, przez zdziczałe konie nie znaleźli dachu nad głową, ani nawet trumiennych desek w tym kraju, za który ponieśli śmierć. Obcy człowiek doznawał w ich ojczystym domu opieki i wygody? Wszystko już było jedno jej sercu. Zamyśliła się, pokiwała głową i odeszła z tej izdebki. W tym czasie odrowąż znowu był popadł w chorobę. Pewnej nocy, na dwa tygodnie przed przyjazdem państwa, rywka pukaniem w okno dała znać, że wojsko idzie. Nim zdołano obudzić kucharza, dwór stał otoczony i książę boso i w bieliźnie musiał umykać boczną sionką w ogrody. Pobiegł na górę za folwarkiem i krył się w zaroślach, aż do odejścia żołnierskiej roty. Gdy go znaleziono, nazajutrz rano był przemarznięty do szpiku kości i prawie nieprzytomny. Dostał silnej gorączki i popadł w ciężką chorobę, o której nie wiadomo było jaka jest, bo nie było lekarza, który by ją nazwał. Były dnie i noce, że z gorączki majaczył. Zdawało się, że zaraz umrze. Gdy obydwoje gospodarstwo wrócili do domu, choremu było już znacznie lepiej, ale jeszcze stan był zatrważający. Gorączka trzymała. Nic nie jedząc ani pijąc, chory szklanym wzrokiem patrzał w przestrzeń. Pan Rudecki, przetrwawszy bezsennie pierwszą noc w swym pokoju, wstał wcześnie następnego dnia. Mimo upomnień i protestów żony, ubrał się w grube buty, w dawniejsze swoje odzienie, i wyszedł z domu. Stąpiwszy z ganku, oglądał wszystko. Rozebrane płoty, ogród, który chwastem zarastał, ślady końskich postojów wokoło dworu, spalone budynki gospodarskie, co w postaci okopconych słupów straczały wśród zieleni. Zajrzał do pustej stajni, do pustych obór, pustych dołów kartoflanych. Przypatrywał się polom niezaoranym i niezasianym, i całej pustce, która te miejsca osiadła. Stał tak na gumnie z uwagą, rozglądając się wokoło, po czym wrócił do mieszkania. Ale znalazłszy się tutaj, gwałtownie zaniemógł. W złym stanie przeniesiono go na łóżko. Pani Rudecka poleciła Szczepanowi, żeby za jaką bądź cenę wynajął na wsi lub u Żydów parę koni i sprowadził z sąsiedniego miasteczka znanego Felczera, który miał wielką w całej okolicy sławę i praktykę. Nad wieczorem felczer, starozakonny w podeszłym wieku człowiek, przyjechał. Oglądał dziedzica niezdołów, badał stan rzeczy, cmokał ustami, zalecił spokój i przepisał rozmaite środki zaradcze. Na gorące prośby panny Salomei, obejrzał również powstańca, co uczynił w wielkim strachu i jeszcze większym sekrecie. Znalazł ciężką, niebezpieczną chorobę. Nie chciał wymienić jej nazwy. Zabronił rozmawiać z nieszczęśliwym księciem, zbliżać się do niego. Przestrzegał przed jakimkolwiek jego wzruszeniem, otwarcie mówiąc, że może go ono zabić. Wreszcie mądrzej i tajemniczo przewracając oczy, oświadczył, że jak Pan Bóg da, to obydwaj chorzy mogą jeszcze powrócić do zdrowia. On sam niewiele tu może poradzić, z tym odjechał. Pan Rudecki nie przeżył widoku, który nań czekał w niezdołach. Po trzech dniach zakończył życie. Pogrzeb jego był prosty i ubogi, odpowiedni do tego czasu i warunków. Gromada wiejska nie stawiła się. Tylko paru starszych włościan zajrzało do dworu popatrzeć na dziedzica, jakby z ciekawości, czy naprawdę umarł. Trumnę zbił wiejski majster, który zaopatrywał w to ostatnie schronienie sąsiadów wioskowych. Gdy zwłoki pana Rudeckiego wywieziono na cmentarz parafialny i pochowano, w domu niezdolskim nastały czasy jeszcze smutniejsze. Lały się nocne łzy wdowy i matki osierociałej. Splątały się teraz w jedno: niechęć do życia i potrzeba tego życia dla dzieci pozostałych, wstręt do jakiegokolwiek czynu i konieczność zabiegliwej czynności. Znowu szły koleją rewizje żołnierskie i postoje rozbitków powstańczych. Obok tego wszystkiego w głuchej pustyni żalu. Przewijało się wiekuiste zbudzenie wędrówek dominikowego cienia, który zdawał się ze wszystkiego natrząsać. Wdowa słyszała wciąż jego kroki, trzaskanie drzwiami, jego śmiech w pustym, dalekim pokoju za dziesiątymi drzwiami. Zdawało się jej, że tamten wciąż chichoce z radości. Iż się tak wszystko zepsuło w tym dziedzictwie, w tym domu, w tym szczęściu. Jego męka, nuda życia i dzika śmierć wzięły odwet. Chadzał tedy nocami po pustym dworze, przesuwał się obok sprzętów, zaglądał przez szpary uchylonych drzwi, czatował za szafami, przypatrywał się wszystkiemu i chichotał do rozpuku. Zły cień niezdolskiego dworu. Nadszedł już piękny miesiąc maj, a Józef odrowąż nie powrócił jeszcze do zdrowia. Wiosenna zieloność okryła rany poszarpanej ziemi. Pióra, liście, szypułki. Pokrętne badyle i wielorakie odmiany barw osłoniły rany ziemi i zalecały się oczom ludzkim. Podobnie jak wsysały w siebie wilgoć i zgniliznę, tak samo barwami kształtem i nieskończoną potęgą swego wzrostu chciały wessać w siebie cierpienie dusz, zniszczyć pamięć o tym, co już padło i umarło. Na dobro nowego życia rosło i bujało wszystko na stratę śmierci. Słowić śpiewał nocami nad wodą w sąsiedztwie wzgórka, pod którym Hubert Olbromski znalazł schronienie. We dworze niezdolskim inne cokolwiek zaczęło się życie. Pani Ludecka jeła godzić i przyjmować służbę, parobków, skupować inwentarz, zaprowadzać ład, pracę i rygor w gospodarstwie. Myślała już o odbudowaniu stodu, obór i spichlerza. Gotowano obiady i wieczerze. Szczepan stał znowu przy patelni, rondlach i saganach. Miał do dyspozycji popychadło, brudne dziewczysko, szturmaka, doszarowania statków i skubania kurcząt. Krzyczał na nie dzikim głosem za wszystkie czasy i poszturkiwał je, odbijając w dwójnasób dawną kucharską bezwładzę. Stosownie do zastarzałego przyzwyczajenia gadał z ogniem. Coś mu oświadczał, dowodził, kłócił się, twierdził i zaprzeczał. Nieraz widocznie ogień bardzo mu się sprzeciwiał, bo stary tupał, Krypciami i wygrażał mu pięścią. Czekano wciąż, że ojciec panny Salomei, stary pan Brynicki, rzeczywisty od wielu lat gospodarz w niezdołach, rządca całego majątku, niepostrzeżenie z partii wróci, obejmie władzę, zaprowadzi na nowo porządek, nastawi i w ruch puści cały ten wielki dawny zegar gospodarski. Czekano nadaremnie. Pewnego od wieczerza przyszedł do dworu zdrożony wieśniak z odleglejszych stron, ze świętokrzyskich lasów, przynosząc wieść okropną. Ojciec panny Salomei już nie żył. Raniony w bitwie, kiedyś w górach, krył się ciężko chory po chałupach wieśniaczych w pobliżu klasztoru św. Katarzyny, u dobrych ludzi pewnej leśnej wsi. Kurował się sam, jak mógł i umiał, starymi żołnierskimi sposobami, Przykładał różne maści na rany, pił odwar z ziół sobie wiadomych. Nadaremnie nadeszła chwila, kiedy pojął, że już koniec żywota. Uprosił tedy wieśniaka, który go u siebie krył i przechowywał, ażeby zaniósł wieść do córki. Napisał list. Na szorstkim i twardym skrawku siwego papieru, który w pochodach gdzieś zdybał w braku przyborów pisarskich, zaostrzywszy kozikiem ostatnią ołowianą kulę, która w torbie została, napisał do córki. Przedzgonne posłanie Bogu ją polecał I zacności krewniaków Z którymi tyle lat trud dzielił I chleb łamał Zaklinał, żeby strzegła dobrego imienia Żeby żyła I pracowała uczciwie O sobie donosił, że jest ciężko chory I nie sposób mu już teraz Z tego miejsca, gdzie pisze Ani się wydostać, ani kurować gdzie indziej Nogi odjęło W głowie huk, mrok w oczach Pisał także, że w duszy nie czuje dawnej mocy, a w sercu ma wielki smutek. W przypisku dodawał, że posyła drogiej córce Salomei ostatni grosz, jaki ma 47 złotych polskich. Raz jeszcze polecając, córeczkę mije Bogu, z którym w sercu umiera. Jemu, co niezmiennie czuwa nad światem. Żegnał ją i błogosławił. Włościanin, który list przyniósł, dodał ustnie, że ów starszy powstaniec Pomarł był wkrótce po napisaniu tego listu i nocą cichaczem pogrzebany jest przez wiejskich ludzi na starym cmentarzu kapliczki tej wsi górskiej w świętokrzyskich stronach. Chłop ów rozsupłał węzełek i uczciwie wyłożył na ławie ganku doręczonemu 47 złotych polskich. Opowiedział potem wiele szczegółów o ostatnich chwilach tego starszego powstańca. Człowiek ten był zgoła inny niż chłopi niezdolscy stał po stronie wiary, jako i wszystkie sąsiady we wsiach tamecznych. Głęboko się dziwował chłopom odgrażającym się na Polaków, których spotykał w drodze swej, gdy szedł w daleki pierwszy raz przemierzany świat, niosąc zlecenie. W jego bowiem okolicy ludzie wierzyli swoim i na Polską patrzyli stronę. Pomagali w przeprawach, ukrywali rannych, a nawet sami, co młodsi, a ognistrzego ducha, z partią chodzili. Obdarowany dziękczynieniem i nakarmiony, Poszedł nazad, gdyż trzeba było śpieszyć co prędzej w dużą drogę, a ścieżkami nieznanymi, mało uczęszczanymi wskroś lasów, żeby się z wojskiem nie zetknąć. Panna Salomea odprowadziła go parę wiorst miedzami pól, ostatniego świadka bolesnego zwiastuna. Po rozstaniu patrzyła za nim długo, długo. Za gońcem, co przyszedł do niej od ojca, a teraz szedł w to miejsce, gdzie on jest. Postać jego malała. Czyniła się podobna do ziemi, do zmierzchu Gdy się oddalił i znikł, popadła w głęboką rozpacz Zabiła ją na duszy ta wieść Podwójnie, potrójnie, po tysiąc kroć Wielkie było jej cierpienie Gdy zestawiła daty i przekonała się, że ojciec dogasał w samotności Wówczas, kiedy ona oddała się kochankowi Umierał w tym czasie Czy w pobliżu owej nocy niezapomnianej kiedy ciężką niewolę nakładającą wydawała jej się ojcowska miłość. Zmartwiała, bez łez w oczach, biegła teraz rozkwitłymi polami do tego domu. Krzyk boleści wydzierał się z jej ust i oto nagle, tym większą, straszliwszą, jedyną i bezgraniczną, zapałała do kochanka miłością. Pani Rudecka postanowiła działać w imieniu i za całą rodzinę brała się do gospodarstwa. Lecz wszystko się teraz rwało, szło na marne, leciało z rąk. Stosunki uległy bezwzględnej zmianie, ludzie byli inni, tym nierzeczliwsi i hartsi, im bardziej nisko schylali dawniej głowy. Wszystko ginęło, skradzione w sposób niemal jawny, rozsypywały się wszelkie trudy i wsiąkały w nicość. Panna Brenicka, jako młodsza i zdrowsza, musiała wziąć na barki lwią część roboty też nie dosypiała teraz, a nie jadła prawie wcale. Troska o księcia doszła do stanu nieprzerwanej rozpaczy, wciąż pokrytej doskonałą miną, konceptem i wesołością dla odwrócenia podejrzeń. Sen zamienił się na półjawę, półmarzenie znane tylko kochającym kobietom. Jedno ucho w zaświecie sennych marzeń, a drugie nasłuchiwało oddechu, czujnie chwytając każdy szelest. Myśl pryska, unosi się, i leci o sto mil od ziemi, a zarazem trwa nieustające baczenie, rokowanie i logiczne wnioskowanie o postępach i stanie choroby. Przemarsze i najścia wojsk nie były teraz tak częste, gdyż powstańcy, zaszyci w lasy, odciągali nieprzyjaciela od ludzkich siedlisk. Nadto główna akcja gerylasówki lasówki w inne czasowo przeniosła się strony. Obydwie mieszkanki starego dworu korzystały ile sił ustarczyło z tego zbiegu okoliczności i pracowały od świtu do nocy. Tyle było zaległości. Śmiały się głośno i mówiły tylko o rzeczach wesołych, dla pokrycia uczuć istotnych, wewnętrznych. Może dlatego zresztą, żeby przez śmiech wywrzeć ucisk na duszę i oduczyć serce nałogu płakania? Ale nie zawsze się to udawało. Wietrzono w ogrodzie pewnego słonecznego dnia kufry, nagłucho głucho pozamykane tej zimy. Wydobyte rzeczy obydwie krewniaczki rozwieszały w ogrodzie. Pracowały żwawo i było im wesoło od tej czynności. Ale oto pani Rudecka weszła do mieszkania i długo nie nadchodziła. Wtem młoda panna usłyszała z głębi domu spazmatyczny krzyk. Pobiegła. Szukała, wpadając z pokoju do pokoju, w kącie jadalni dużej izby przy kuchni, zastała panią Rodecką siedzącą na ziemi za szafą. Nieszczęśliwa matka znalazła w szufladzie ubranko dziecięce Gucia, syna rozsiekanego w powstaniu. Chwyciwszy dawną kurteczkę ze złocistymi guzikami między, zwarte w krzyż ramiona, przycisnęła ją do piersi i, siedząc w kucki na ziemi, kołysała się tam i nazad. Ślepa, głucha, nieprzytomna z boleści, krzyk dziki, podobny do pisku kani, wypadał z pomiędzy jej ściśniętych zębów. Podniesiona z ziemi, otwarła oczy, przyszła do siebie, przeprosiła za tę niewłaściwość i wzięła się do roboty. Wszelkie wieści ze świata, wszelki turkot na dziedzińcu sprowadzał drżenie, panikę i męczarnie ucieczki. To też we dworze niezdolskim znienawidzono turkot i tentent. Tymczasem pewnego popołudnia w drugiej połowie maja przed gankiem dworu stanęła wielka, lśniąca kareta zaprzężona w cztery spasione i zgrzane konie. Pani Rudecka z przerażeniem wybiegła do sieni i stanęła za wejściowymi drzwiami, patrząc na świat przez boczne okienko w oczekiwaniu jakiejś nowej klęski. Panna Salomea przypatrywała się również karecie ukryta za firanką dużego pokoju. Na szczęście nie mężczyzna wysiadł z pojazdu, lecz kobieta co było już pewną ulgą. Przybyła pani była wysoka i pomimo siwiejących włosów ze śladami piękności na twarzy. Podniosła zasłonę czarnego kapelusza i rozglądała się na wszystkie strony, widocznie oczekując, że ktoś wyjdzie ją przyjąć. Lecz w czasach tych niegościnne były domy i ludzie nie byli spragnieni widoku ludzi. Gospodyni nie spieszyła się z powitaniem w nadziei, że owa dama jak przyjechała, tak pojedzie sobie w błyszczącej karecie. Czarna pani zbliżyła się do ganku i wstępowała na jego schodki. Schodków tych było kilka, a zdawało się, że nie może na nie wkroczyć. Trzeba było drzwi otworzyć i wyjść na spotkanie. Gdy pani Rudecka stanęła w progu, przybyła, zobaczywszy ją, skinęła kilka kroć głową. Była blada jak papier, z podkrążonymi oczami i silnością dokoła ust. Stojąc na pierwszym stopniu schodów ganku, Potknęła się na drugim i z dziwną niezgrabnością na nim przyklękła. Głosem dygocącym przez zęby, które szczękały jak w febrze, zapytała: Wszak to jest dwór w majątku niezdoły? Tak, odrzekła gospodyni. A to może pani Rudecka? Ja jestem. Mówiono mi, powzięłam wiadomość, że się tutaj leczył w zimie ranny. Szukam od trzech miesięcy. Powiedziano mi to młody chłopiec, brunet, szczupły, wysoki. A jak nazwisko? Nazwisko Odrowąż, imię Józef. To pani może jest jego matką? Matką. Proszę wejść. Czy jest? Jest. Żyje. Żyje. O Boże. Tu, w tym domu? Tutaj, niech pani wejdzie. Ale przybyła, nie miała już siły wejść. Uśmiech szczęścia, który na jej usta i twarz wystąpił, był zdawało się ostatnią kresą mocy, resztą wszelkiej siły. Osunęła się na kolana i wyciągnąwszy ręce do pani Rudeckiej zemdlała. Panna Salomea przybiegła na pomoc, podźwignęła i otrzeźwiła wodą matkę księcia. Furman, który tę rozmowę słyszał, dał koniom potęgim bacie, nawrócił czwórką w podwórzu i szybko odjechał. Księżna Odrowążowa wniesiona została przez obydwie panie niezdolskie do stacji na prawo leżącej z dala od sypialni rannego. Zaledwie przyszła do siebie, patrząc na pannę Salomę, spytała. — To pani uratowała się od śmierci mego chłopca? Skądże ta wiadomość? — Od doktora, wyszeptała. — Od doktora? Kurewskiego? — Tak. Szukałam na wszystkie strony, zjeździłam wszystkie pola bitew, zajazdy dwory wsi, rozpytywałam wszystkich ludzi nareszcie. Ale on jest ciężko chory. Chory? Cóż mu jest? Nie wiem. Był poraniony. Teraz znam. Na głowie, na plecach oko. Mówił mi doktor wszystko. Czy ta kula jest jeszcze w ranie? Kuli już nie ma. Już nie ma. Ale się przyplątała jakaś choroba. Mój Boże. A gdzież on jest? Teraz nie będzie pani mogła zobaczyć go, bo by mógł nie przeżyć wrażenia. To taki chory, tak powiedział felczer, co go widział. Sprowadzimy doktora, rzuciła się matka. Dobrze, równie cicho szepnęła młoda. Nachyliły się ku sobie i zaczęły szeptać, jakby wobec słuchającego nieprzyjaciela o szczegółach tej choroby, o najdrobniejszych jej objawach, symptomach, o przypuszczeniach i środkach ratunku zapomniało o świecie, nagle związane w jedno złączone z plotem uczuć, który się we dwóch osobach wzajem, a natychmiast objawił, zadzierzgnął i spoił. Pani Odrowążowa siedziała w rogu sofy, Salomea przy niej na taborecie. Matka objęła tę nieznaną dziewczynę rękoma, niepostrzeżenie w pół, sunęła dłońmi po jej szyi, przygarniała do siebie, przytuliła jej ramiona, głowę, plecy i razem z nią jeła się w uniesieniu, Wdzięczności gołysać. Gładziła jej lśniące włosy delikatnymi palcami Muskała po stokroć dłońmi policzki Nie wiedząc o tym, w szale swej radości ujęła ręce panny mi, Przycisnęła je do ust tak nagle, że tamta ledwie je zdążyła wydrzeć z okrzykiem Naprzeciwko nich siedziała w swoim fotelu pani Rudecka Była dwornie uśmiechnięta, wykwintnie spokojna jak należy wobec gościa z głową pochyloną ciekawie słuchała rozmowy, dzieliła radość matki, która syna odnalazła na krętych, mylnych, dalekich drogach polskiego powstania. Lecz po prawdzie, oczy jej nie widziały osób, i uszy niezupełnie słuchały szczegółów, które tak nieskończenie zajmowały tamte dwie osoby. Oczy jej patrzyły poprzez nie, obydwie, kędyś w szyby okna, czy w chropawe ściany domów, pola, w dalekie leśne doły, a może zuchwale. W niedosięgłe oczy straszliwego Boga. Księżna, zapomniawszy o świecie, o zwyczajach towarzyskich i wszystkim, co najpierw trzeba było wykonać, prosiła pannę Salome, żeby jej pozwolono zobaczyć syna. Lecz młoda opiekunka nie zgadzała się. Zbyt dobrze znając stan chorego, wiedziała, że na widok matki popadnie w gorączkę stokroć silniejszą i ta gorączka może go zabić. Targowało się długo. Jedna wciąż błagała, druga nie chciała ustąpić. Stanęło wreszcie na tym, że matka przez szparę we drzwiach zobaczy jedynaka. Zapominając o pani Rudeckiej, poszły na palcach przez wejściową sień, przez salon. Panna Salomea przemknęła się przez ten pokój, weszła do sypialni i zostawiła za sobą drzwi niedomknięte. Przez szczelinę można było widzieć twarz chorego. Pani odrowążowa przypadła oczami do tej szpary tak cicho, że Salomea nie wiedziała, czy ona tam już jest, gdzie miała być, czy też jeszcze z dala stoi. Tymczasem matka powstańca, przysunąwszy się na palcach jak najciszej do otworu, między futryną a drzwiami, osunęła się na kolana i patrzyła. Z modlitwą na drżących wargach, przez strugi nieprzebranych łez, patrzyła na twarz ulubioną. Minęła tak godzina i druga. Panna Salomea nie mogła jej z tego miejsca podnieść ani oderwać. Dopiero gdy zbliżył się wieczór i zasłaniać począł chorego, księżna przemocą odciągnięta została do jednego z dalszych alkierzy, gdzie dla niej przygotowano posłanie. Inne życie zapanowało we dworze. Księżna, dla ratowania syna, sprowadzała lekarzy, płacąc im szczodrze za rady i trwogę. Pod rozmaitymi pozorami najęła służbę do jego obsługi. Płaciła za wszystko, sypiąc pieniędzmi na prawo i lewo, byleby tylko ukochany jednak mógł przyjść do zdrowia. Między innymi zarobił i na ludzi wyszedł dzięki temu zbiegowi wydarzeń stary kucharz, Szczepan Podkórek. Kiedy panna Salomea wyjaśniła, w jaki to sposób starzec tylekroć ratował życie młodzieńca, jak go obdarzył krypciami i karmił kaszą, ile dlań później uczynił, pani Odrowążowa nie wiedziała po prostu, jak dziadowinę wynagrodzić. Cóż innego mogła dla niej uczynić, jak go nie obdarzyć pieniędzmi? Wręczyła mu tedy sakiewkę ze złotymi monetami, obsypawszy poprzednio tysiącem dziękczynień. Dziadowina schował sakiewkę w nadrze i pilnował jej jak oka w głowie. Posiadanie tak wielkiej ilości złota przewróciło na nice wszystkie jego myśli. Chodził po dawnemu w zgrzebnej koszuli i spodniach wypchniętych na kolanach dziurawych i brudnych, w starych trepach z drewnianą podeszwą. Jak przedtem głowy nie nakrywał niczym, gdyż od dawien dawna nie posiadał ani kapelusza, ani czapki. Gotował w dalszym ciągu dla państwa i czeladzi. Sam wszystko musiał ważyć na żądanie przybyłej pani, a coraz wymyślniejsze potrawy dla chorego panicza. Posiadanie pieniędzy było tedy czymś zewnętrznym i nierealnym. Raz w raz wsuwał rękę w zanadrze i ściskał swój skarb, badając, czy go zmysły nie łudzą i czy to naprawdę. On sam. Szczepan kucharz jest tym bogaczem, o którym mu się wciąż marzy. Gdy w kuchni nie było nikogo, według dawnego swego przyzwyczajenia gadał z ogniem. Gadka była wciąż o kradzieży. Ukradł! Ciskał się ku ogniowi z pięściami. A komuż ukradł? To gadaj, skoro wiesz, komu ukradł? Widzicie wy, moi ludzie, tylą sakwę ukrada komu? Miał je tu kto, nosił albo zostawił, czy co? Świnie nie ludzie. Pani mi dała, jaśnie pani, że mnie syna zratował. To mi za to dała. Jeszcze mnie po gębie rączką przejechała i w łeb mnie cupnęła swoją gębusią. No, żebyś ta wiedziały nie ludzie. Świadka, pada, nie było na te sztuki. No nie było. To jak krzyw? Wiedziałem to, co będzie ze mną robiła, jak tu do kuchni wlazła? Żebym wiedział, to bym was sobacze zawołał. Chodźże i ślepiaj. Mogłyście stać kaj w kącie i patrzeć. Same byście zatracone zobaczyły jak było. Tu se stanęła wedle komina. I ja patrzę, i ona patrzy. Dopiero wzięła tę sakwę z kieszonki, wyjęła i w garść mi. Naści pada, bracie. Tak samo jaśnie pani księżniczka powiedziała. Bógże ci zapłać. Kubrze se ta co sam chcesz. No to cóż teraz, prawda czy nie? Gadaj, ścierwa, jeden z drugim. Każą przysięgać, będę przysięgał. A ona sama przyświadczy, że to prawda. Tu stanęła wedle komina. Ja patrzę i ona patrzy. Dopiero wzięła te sakwę z kieszonki, wyjęła i w garść mi. Ukradł, nie ukradł, sobacze no moje. Ogień widocznie wiary nie dawał. Buzowało się w nim zwątpienie i podejrzliwy śmiech, bo Szczepan pokrzykiwał... I grubiańskimi sypało belgami, których powtórzyć nie sposób. Co pewien czas, gdy chwilę miał wolną, chodził cichaczem na górę za ogrodami i tam zaszyty, w najgłębszą gęstwinę, wydobywał z zanadża sakiewkę. Ostrożnie sztuka po sztuce wyłuskiwał z niej złote monety. Kładł je na rozpostartych liściach jedną obok drugiej i usiłował zrachować. Ale dokładne zliczenie tej sumy przekraczało jego znajomość rachunku. Nie mógł ocenić i określić swego skarbu. Coś sobie wciąż przypominał z dawniejszych lat. Jakie to są wysokie liczby i rozległe rachunki obejmujące dużo dziesiątków. Nurzał się myślami. W niewiadomym mrok ludzkiego kalkulowania medytował i wydobywał z nicości jakąś swoją własną systematykę. Przyłączania jednych pieniądzów do drugich w celu wydobycia ich sumy. Dodawał z mozołem jak to czynią parobcy, ciskając na widłach snopki w zapole. Wszystko się to w pewnych miejscach plątało i myliło, zahaczone o niewiadomą wartość złotych pieniędzy. Musiał poprzestawać na tym, że leżąc na brzuchu, wpatrywał się w błyszczące krążki rozpostarte na zielonych liściach i wyszczerzał do nich dziurę między zębami, w nieopisanego szczęścia uśmiechu. Nie ważył się nikogo poprosić o stwierdzenie wysokości majątku, w obawie zdrady, oszustwa, podejścia, kradzieży i rozboju. Tak tedy trwał. Po pewnym czasie zrodziła się w nim żądza, żeby pójść w swoje kraje, to znaczy do wsi, odległej od kuchni o jakie trzy mile drogi, gdzie nie był już dwadzieścia parę lat, wciąż kucharząc na dworze. Śniła mu się wyprawa w te dalekie okolice, pochód triumfalny do wsi rodzinnej ze skarbem w zanadrzu. Widział znowu we mgle tę wieś, błoto, drogi, chałupy, powyginane pleciaki, obdarte i zgarbione drzewa słyszał znowu jak tam psy szczekają ludzie się sfażą jak skrzypi żuraw studni w tym miejscu gdzie przy gościńcu bajero najgłębsze śmiał się w głos patrząc w ogień i gadając mu o tym dziwowisku gdy będzie szedł w swoje strony z wielkim skarbem w zanadrzu wezmę się na prawo od figury bez tej dziurę w walkowym parkanie i pójdę ścieżką do przełazu u Bartosiowej stajni psy mnie ta przecie znają Choć kto je tam wie, może już i pozdychały. <laughs> Sama mnie Bartosiowa pod nogi podejmie. Siądźcież se, siądźcie, szse, siądźcie szse, panie. boście się taj zegnali, mały to świat o suchym pysku. Ty babo nie wiesz, rzekomo czemu tak gębą wywijasz? — Ja was aby nie znam, Bartosiów? Coś się jednak wciąż psuło w perspektywach wymarszu. Bo się stary gniewał i srożył, tupał na kogoś nogami i groził pięścią. Prawdziwa trudność nastręczała się z obraniem chwili. Bo gdy do niej myślał, to mu się wobec nawału roboty znikała tak bez śladu, że jej nie mógł pochwycić. Ułożył sobie tedy nawet śpiewkę, którą wykrzykiwał chichocąc do płomienia pod blachą. Pieśń była niedługa, zaczynała się od słów: Nie uciekam ino idę, bom tu cierpiał wielką bidę. Lecz pomimo tej biedy i pomimo uroczych widoków w ojczystej wiosce, Szczepan zabiegał około komina w niezdołach w tym samym kostiumie i z tą samą pracowitością. Nie było żadnej nadziei, żeby wykonał plan w śpiewce zawarty. Nie było zresztą potem możności, gdyż roboty przybywało coraz więcej i coraz bardziej urozmaiconej. Trzeba było choremu gotować posilnie rosoły skurcząt i wymyślne potrawki. Księżna sama stawała przy zasmolonym kominie, gotując i smażąc dla syna pożywienie. Jakże ją miał Szczepan samą, bez kucharza zostawić? Któż miał gotować obiad własnej jego pani, no i pannie Salomei, której po śmierci starego Brylnickiego był niejako opiekunem? Księżna Odrowążowa nie mogła wciąż jeszcze pokazać się na oczy synowi. Przez szparę we drzwiach przypatrywała mu się w sekrecie. Salomea, spełniająca przy tym rolę siostry miłosierdzia stopniowo przygotowywała chorego do widzenia z matką. Korzystając z każdej lepszej jego chwili zdrowia, mówiła o matce, zapytywała, czy by do niej nie chciał napisać, to znowu, czyby ona sama w jego imieniu nie mogła dać znać i prosić o przybycie. Chory początkowo nie zgadzał się, protestował, później przystał i sam zaczął mówić o matce. Wreszcie złudzony wersją o listach ją dopytywać się, czy nie ma odpisu. Salomea łudziła go wszelakimi opowieściami o tym, że list został doręczony, a matka jest już w drodze, że prawdopodobnie przybędzie. Pani Odrowążowa słuchała za drzwiami tych rozmów drżąc, żeby nareszcie do syna się zbliżyć. Łowiła oczyma z daleka jego każde spojrzenie, gest, chwytała każdy oddech i jęk. Płucami odczuwała jego kaszel i sercem wzmożone bicie serca. Tak na wszystko patrząc, nie mogła nie zobaczyć prawdy uczuć i stosunku chorego do opiekunki. Wyraz oczu syna, jakim witał i żegnał każde wejście i wyjście młodej panienki, powiedział jej wszystko już w pierwszych dniach tego dziwnego współżycia. Nieszczęśliwa matka pragnęła teraz jednej tylko sprawy: uratować życie dziecka. Ileż męczarni sprawiał jej każdy szelest, turkot, tentent, zwiastujący nadejście wojska? Była posłuszna Salomei jak dziecko, gdyż ta wiedziała, co czynić w razie nieszczęścia, jak ratować. Nieszczęśliwa matka Wlot poznawała wszelkie środki, przeszpiegi, kryjówki, manewry i Wlot wykonywała rozporządzenia. Ponury i brudny szczepan rządził nią w nagłych przypadkach, wydawał rozkazy nieodwołalne i w sposób nieznoszący protestu. Była posłuszna jak służąca. Biegała, dokąd kazano, wykonując wszystko bez szemrania co tylko dawniej Szczepan załatwiał. W tych dniach niewielu zbliżenie Salomei i matki Józefa Odrowąża było tak wielkie, że stały się obydwie niby jedna istota. Rozumiały się nawzajem umysłami, a nade wszystko uczucia ich były dla siebie bez tajemnic. To, co dla wszystkich ludzi było tylko wyrazem, nazwą, dla nich było światem. Jedna pojmowała wzruszenia drugiej, umiała je poznać, gdy tylko zostały wzmiankowane – zobaczyć, jakie są iść nim, jak gdyby krajem zaświatowym, pełnym wzgórz, kwiecistych dolin, skał i przepaści, śmiercią ziejących. Gdy chory spał, przytulone do siebie opowiadały wrażenia swej wspomnienia. Salomea po tysiąc kroć wyjawiała wszystkie perypetie związane z pobytem młodzieńca w tym domu, wszystkie etapy jego cierpień, przygody, smutki i radości. Dla matki było to tak zajmujące i wiecznie ciekawe, że musiała po tysiąc razy powtarzać. O niczym innym mówić nie mogły. Świat dla nich istniał w pokoju młodego. Im bardziej na cienkim włosie wisiało jego życie, tym miłość wzajemna tych dwu niewiast stawała się głębsza, ekstatyczniejsza i do szału dochodząca. Jednym uściskiem ręki wypowiadały sobie więcej, niż zmieścić można w długiej rozmowie. Jednym spojrzeniem dawały wiedzieć wszystko. Gdy chory zakaszlał albo jęknął, biegły jak dwa skrzydła tego samego anioła osłaniać go, chłodzić czoło, pocieszać. Jedna jawnie, druga tajemnie. Tamta słowem i pieczołowitym dotknięciem rąk, ta tylko spojrzeniem, wyciągnięciem ku niemu dłoni i modlitwą. Gorączka spadła. Choroba przesilała się i poczęła ustępować. Przez otwarte okno wpływał z ogrodu zapach rozkwitłych drzew, i woń nocnych kwiatów. Ciepły wiatr kurował chorego. Zdawało się, że światło księżyca, wkradając się do tej izby, dotknięciem swego promienia, uzdrawia młody organizm, że słońce poranne krzepi siły skuteczniej niż mleko. Chory zaczął siadać na łóżku, poczuł apetyt i przybytek mocy cielesnej. Wówczas matka weszła do jego izdebki. Obecność jej podziałała na zdrowieńca w sposób bardzo gwałtowny. Okazało się, że prawdę w sobie zawierało ostrzeżenie doświadczonego felczera z miasteczka. Młody książę długo nie mógł przyjść do siebie leżąc w ramionach matki. Lecz gdy to wrażenie pokonał, jego rekonwalescencja jeszcze szybszym posuwała się trybem. Nasunęła się też najgłówniejsza troska, ażeby w takiej właśnie chwili nie nastąpiła rewizja żołnierska i nie zniweczyła wszystkiego. Już wiele osób wiedziało o obecności powstańca we dworze. Służby przybyło i niemożebnością się stało ukrycie przed nią faktu. Cała wieś wiedziała o tym dobrze. Rozpoczęcie na nowo gospodarstwa sprowadzało do dworu ludzi rozmaitych, z których każdy, nie przez podłość nawet lub chęć nikczemnego zysku, lecz przez zwykłe plotkarstwo, mógł zdradzić w każdej chwili obecność rannego i na zgubę go wystawić. Nie było już miejsca właściwego do ukrycia w nagłym razie. Gdyż w szopie siano zostało wybrane z zapola, a o innych kryjówkach trudno było już myśleć. Pani Odrowążowa czuła to dobrze, że naraża ten dom tak nieszczęśliwy i jego gospodynię, która tyle poniosła ciosów, na nowe niebezpieczeństwa. Że zatruwa jej dnie i noce sprawą swojego syna. Wszystko tedy skłaniało ją do decyzji, żeby go wywieźć. Dokądże zaś mogła wywieźć w kraju? Wszędzie to samo niebezpieczeństwo czyhało. Postanowiła tedy za wszelką cenę, i skoro on tylko stanie na nogach, uciec z nim za granicę. Do tego postanowienia skłoniła ją nadto straszna troska, że gdy tylko jakkolwiek wyzdrowieje, znowu się z ramion jej wydrze do partii. Oraz jeszcze wzgląd pewien. Księża widziała od dawna, jaki jest stosunek jej syna do wychowanicy pani Rudeckiej. Miała w macierzyńskim sercu milion uczuć dla tego dziewczęcia. Kochała je, uwielbiała za poświęcenie się dla Józefa. Ją jedną na ziemi darzyła najgłębszymi uczuciami duszy, ale nie mogła bez wzdrygnienia pomyśleć, żeby jej syn mógł pojąć za żonę tę osóbkę. Książę odrowąż nie mógł przecież ożenić się z panną Brynicką. Pomimo całej miłości, jaką dla niej powzięła, Ciężna nie mogła oczywiście przełamać w sobie odrazy wobec rozmaitych poglądów, mniemanialkierzowych przyzwyczajeń, niezdolskich i wyrażeń tej panienki. Gryzła z pasji wargi, widząc wyraz twarzy obojga, wiedziała bowiem, że to nie jest zwyczajny przypadek amorów chorego z pielęgniarką, lecz głęboka miłość. Nie mogła spać po nocach, mocując się w sobie, jak wybrnąć z tego dylematu. Nie była w stanie skrzywdzić takiej dziewczyny, której serce trzymała na dłoni, bo ona jedna wznosiła się do tego samego zenitu miłości dla jej syna, co ona sama. Nie śmiała dotknąć i urazić jej uczuć. Nie mogła nawet w sercu swym nie zezwalać na tę miłość, której głębie nawzajem matczynym swym sercem zmierzyła. Łamała się wśród przeciwności. Tysiąc miała w sobie sposobów rozstrzygnięcia tej sprawy, a nie była w możności wybrać żadnego. Wiedziała jedno, że musi syna z tych uczuć wyważyć, musi go choćby siłą porwać, zabrać i uwieść. Pragnęła jednego: stanąć z nim za granicą. Gdy tam już będzie, załatwi wszystko mądrze, godziwie i dobrze, tylko tam być. Tymczasem żyła wciąż wśród niebezpieczeństw trwóg i załamań w duszy. Toczyła narady z panną Rudecką, a ta oczywiście myślała jota w jota, to samo. Pozostawała kwestia naradzenia się z Salomeą i synem. Lecz tu siły opuszczały nieszczęsną matkę. Miała do wykonania czyn proste, a potrzebujący przezorności i rozumu najbieglejszego dyplomaty, a może siły katowskiego ramienia. Pani Odrowążowa płakała Rzewnymi i gorącymi łzami Patrząc na Salome i jej troski Na jej około rannego zabiegi I starania bez pamięci I bez rozumu Na zatraconą i oszalałą miłość Która samej panience Wydawała się być starannie ukryta A była jawna jak na dłoni Och jakże było podejść Do tego uczucia z notą nieubłagania Która już była wypisana Księża nie miała siły Bała się również syna. Nie wiedziała, co też on powie. Przeżyła już jedną jego tajemną ucieczkę do lasu i do partii. Tymczasem wśród tych wahań, odbywających się w świecie, a raczej w zaświeciu i śnie uczuć, jak zawsze czyniło swoje fizyczne zdrowie. Gdy młody odrowąż począł przychodzić do siebie, jego matka, która wszystkich etapów choroby nie widziała, traciła o niej pamięć i o wszystkim, co z chorobą było związane. Malały, oddalały się, nikły cierpienia, trudy, starania, zabiegi i troski, poniesione i przedsięwzięte dla odzyskania i przywrócenia tego zdrowia. Tonęły w niepamięci i wsiąkały w nicość ponure okoliczności tamtej sprawie towarzyszące, a w miarę tego procesu zmniejszały się zasługi panny. Mii, przed oczyma matki wyrosła nowa góra trosk o przyszłość. Przed tą zaś przyszłością stała Salomea jako najgłówniejsza obecnie przeszkoda. Serce matki borykało się już z nią od dobro syna i cierń niechęci utkwił w tym sercu. W sekrecie przed wszystkimi pani Odrowążowa wysłała drogo opłaconego posłańca, po czemu chętny materiał znalazła w karczmie na stajnych drogach do jednego z arystokratycznych domów w dalszej okolicy z prośbą o pomoc. Otrzymała przyrzeczenie koni i karety, gotowych na każdy znak odwieźć jej syna w dniu oznaczonym za granicę. Te same osoby zajęły się przez swe rozgałęzione stosunki dostarczeniem dla niej i syna zagranicznych paszportów na fikcyjne imiona. Pewnego dnia przyniósł paszport zgrzany i zdrożony posłaniec. Zdrowie Józefa Odrowąża było już o tyle lepsze, że można było podróż przedsięwziąć, chociaż jeszcze z łóżka nie wstawał. Należało tedy przystąpić do rozwiązania sprawy w sposób stanowczy i niecierpiący zwłoki. Pewnego czerwcowego wieczora, gdy wszystko było na ukończeniu, a goniec po koni i karetę wysłany, księżna zaciągnęła Salomeę do ogrodu i zeszła z nią nad rzekę do starej altany. Wielkie drzewa, okryte młodocianymi liśćmi, wokoło szumiały. Dzikie wino oplatające zmurszałe słupki i dziurawy daszek tej altany Zasłaniało od zewnętrznego zmierzchu i powiększało ciemność wewnętrzną. Księżna, zaledwie przestąpiła próg altany, upadła na ławkę i przyciągnęła do siebie Salome. Objęła ją gwałtownym uściskiem i wpiła się w nią ustami. Tuliła ją do serca i łkała zaschniętym gardłem. Słowa więzły w tym gardle, i zaciśnięte zęby nie mogły się rozewrzeć. Łzy poczęły płynąć z oczu księżny. Łzy tak obfite, że zmoczyły twarz dziewczyny, solą napełniły kąty jej warg, zwilżały szyję i ciekły aż na piersi pod rozchylonym stanikiem. Salomea drżała na całym ciele. Myśli jakieś błyskały w ciemni uczuć, jak letnie lśnienia po nocy zwiastujące nadejście burzy. Te łzy, co po niej spływały, w niewytłumaczony sposób czyniły się szlakami nieszczęścia, które z wolna ściekało ku jej sercu, szukając go w piersiach. Ręce księżnej jeszcze mocniej, konwulsyjnie opasły ramiona i szyję Salomei, a cichy, zduszony głos wyszeptał: Dziecko, ty go kochasz. Salomea milczała, lecz dreszcz jej ciała dał dokładną odpowiedź: I on ciebie kocha, prawda? Znowu milczenie starczyło za odpowiedź: A mówił ci, że cię kocha? Mówił. I ty mu to samo mówił. I ja. Odpowiadaj mi natychmiast, mów mi całą prawdę bez jednego zatajenia. Będziesz mówiła prawdę? Będę. Salomea uczyła konieczność posłuszeństwa i mus wyznawania całkowitej samej tylko prawdy. Była jakby wyzuta z sukien, z bielizny, z ciała i stanęła przed ciemną władczynią swoją jako bezwładna i drżąca dusza. Całowaliście się? Tak. U niego w nocy tam? Oddawałaś mu się? Tak. Ile razy? Nie pamiętam. Obiecywał ci, że się z tobą ożeni? Obiecywał. I dlatego mu się oddawałaś? Nie. A powiedz no, tylko szczerą prawdę. Odpowiedz mi. Odpowiem, ale przysięgnij mi, niech ten dominik co noc staje nad twoją pościelą, jeśli powiesz jedno słowo nieprawdy! Salomea z jękiem przypadła do ramienia pani. Więc mów prawdę, czy już tak samo jak z nim? Byłaś z kim kiedy? Nie. Nigdy? Z nikim? Nigdy. I nikt cię nigdy przedtem nie całował? Owszem, całował mnie kto? Jeden taki. Kto taki? Jeden kuzyn. Kochałaś tamtego? Nie. Więc dlaczego dałaś mu się całować? Pan mi się dosyć podobał. To wyznanie zdawało się dodawać księżnie mocy. Głos jej stawał się pewniejszy. Przebijała się przez ten głos niezwyciężona i zwycięska siła jasnego rozumu. Słuchaj, dziecko, czy chcesz, żeby Józef poszedł znowu do partii? O nie. Nie chcesz, żeby go tam znowu poranili? Nie. Czy chcesz, żeby wyzdrowiał? Czy ja chcę? Więc co począć, co przedsięwziąć, żeby wyzdrowiał? Nie wiem. Myśl, całą głową, wyślij, całe serce. Nic, nie wiem. A czego byś ty chciała, sama dla siebie? Być z nim, służyć mu. Ta. No cóż, słuchaj. Czy nie tak trzeba zrobić? Jeżeli nie tak, to rać. Ja zrobię, co ty zechcesz. Nie mam rady. To ja będę posłuszna. A więc słuchaj. Ja myślę, że trzeba go stąd koniecznie wywieźć. Wywieźć? Nie to myślałaś? Nie wiem. Gdzież go tu wywieźć? W kraju. Pojadę tam, pojadę tam, znajdę. Pojadę w inne miejsce, wszędzież znajdą. Wezmą do więzienia powieszą na moich oczach albo i za oczami, więc co? Trzeba go wywieźć za granicę. Mój ale on tam nie pojedzie dobrowolnie. Trzeba mu przeobiecać, że skoro się tylko jego zdrowie polepszy, będzie mógł iść do swego oddziału. Ty mi musisz dopomóc w przekonywaniu go, żeby pojechał. Ja to muszę, bo gdzież on tutaj się wyleczy? Powiedz, że co myślisz? Tu się wyleczył. Lecz czyż dłużej może tu zostać? Czy on sam zechce zostać, gdy się wyleczy? Nie. Tam ja go prędko postawię na nogi, a gdy mu będzie lepiej, żeby nie poszedł do partii, wywiozę go do Włoch. Do Włoch? Bo tylko tam może wyzdrowić zupełnie, a przecież i ty chcesz, żeby wyzdrowiał, żeby już nie szedł bić się i otrzymywać takie same rany. Czyż nieprawdę mówię? Owszem, prawdę. A jeżeli mówię źle, nieprawdę, to ty daj inną radę. Cóż mi z twojego twardego głosu? W duszy Salomei przewinęło się, jak boleść, krwawa, dawniejsze marzenie o wędrówce z małżonkiem po dalekim nieznanym włoskim kraju. Wspomniała sobie wyśnione miasta, obrazy gór i mórz, których jeszcze nigdy nie widziały oczy. Podźwignęła się naprzeciwko tej groźnej pani swego losu i spytała i to już żadnej, innej rady nie ma. Tylko ta, żeby on jechał teraz za granicę, a potem do Włoch? Nie ma. Głos matki Józefa był mocny, ostry i przeszywający jak kula. Saloma milczała. Zimno ją kłuło w ramionach i dosięgło wnętrzności. Rozpacz mrowiem wpełzła we włosy. Głos wewnętrzny odezwał się przez jej usta. A ja? Pani Odrowążowa mówiła coraz ciszej, coraz wyraźniej, przyciskając ją do swego boku. Jesteś przecie, młodziutka, kochasz go. Uratowałaś mu życie, on Ciebie kocha. Byliście ze sobą, ja wszystko wiem. I przebaczam. Lecz on teraz taki chory, pomyśl ty jedyna, która go kochasz. Przecież musi się w spokoju w dobrym klimacie leczyć z dala od tych strasznych puli lasów. Musi innymi spojrzeć oczami na wszystkie sprawy. Musi w swej duszy przekląć te lekkomyślne przedsięwzięcia, te obłąkane zamysły. Salomea w głębokiej swej boleści nagle ujrzała cień ojca i cień tego, co w sąsiedztwie tej altany leżał w ziemi. Dumny żal w niej drgnął, niezłomny honor, którego dotąd nigdy w sobie nie odczuwała, kazał powiedzieć: On nie przeklnie tych obłąkanych zamysłów. Otóż musi. Co jest godne przekleństwa, musi być przeklęte. Nie. To, co oni czynili, nie jest godne przekleństwa. Mój syn musi sobie przypomnieć, że nie jego to rola terać się w zgniłych barłogach, ukrywać wsianie, że on jest Pan i zrodu książę. Salomea dosłuchała się w mowie swej pani ostatniego akcentu i zrozumiała go. Zacięło się w niej coś, jak gdyby zamek, do którego klucza już nikt nigdy nie znajdzie. Milczała. Znikł dreszcz, i tylko jednolite rwanie bólu w sercu samo jedno zostało w jestestwie. Słuchała jeszcze, gdy księżna mówiła: Ty jesteś, moje drogie dziecko, moja jedyna. Nigdy przenigdy o tobie nie zapomnę. Na śmiertelnym łożu będę pamiętać twoją twarz i twoje imię i on, uwierz mi kochana, będzie o tobie jak o najdroższej pamiętał. Nie ja to będę, która bym przeciwko tobie słowo do niego powiedziała skarż mnie, Boże, jeżeli nie mówię prawdy, ale masz obowiązek. Wychowała cię pani Rudecka, matką ci była, gdyś tu została się rotą, czyż nie? Czyż nie była ci matką i opiekunką? A teraz ona jest sierotą najbiedniejszą z ludzi, matką pobitych synów w tym pustym domu. Czy miałabyś serce opuścić ją, gdy na twojej głowie stoi cały ten dom i gospodarstwo? Salomea zdobyła się na męstwo i zapytała w szaleństwie swej beznadziejności, czy ja nie mogłabym się przydać na co w tej włoskiej podróży? A w jakimże charakterze? W jakim? Jako służąca? Nie, dziecko, nie możesz być służącą. Na takie twoje poniżenie ja bym się nigdy nie zgodziła. Właśnie dlatego, że towarzysko nie stoimy na równi, nie zgodzę się na twoje poniżenie. Mogłabyś towarzyszyć Józefowi tylko jako żona, ale to jest przecie niemożliwe. Sama dobrze rozumiesz, że to jest niemożliwe. Cóż więc mam począć? Wezwij na pomoc Boga. Miłość Józefa i, i tej opiekunki, która cię wychowała. Może i moja, może i moją, jeżeli w twoim sercu tę łaskę znajdę? Nakaż milczenie swemu sercu. Czas zagoi tę ranę, którą ja ci teraz zadaję. Córeczko moja, córeczko moja, miła, najdroższa, najdroższa. Księżna zsunęła się na kolana i w szlochach opasała Salomę ramionami, łukała gdybyś mogła odczuć, jak moje serce nad Tobą i nad Twą nieszczęsną miłością płacze. Zawsze na wskroś widziałyśmy nasze serca, a tylko teraz, teraz, gdy Ty tak cierpisz, ja Ci pomóc nie mogę. Ja Ci zadaję ten cios. Nóż wbijam w serce, które mi wróciło, Syn o Boże. Nim to przyszłam powiedzieć, oczy wypłakałam we łzach. A, prawda, zapomniałam. Księżna poczęła szukać czegoś w kieszeniach. Mówiła: Nie weź, że mi tego za złe i nie przypuszczaj nic pospolitego. Chcę się z Tobą podzielić wszystkim, co posiadam, duszą i majątkiem. Gdy wrócę do domu, przekonasz się sama teraz. Połowę tego, co mam ze sobą musisz przyjąć. Musisz. Księżna włożyła w rękę Salomei. Długą i grubą sakiewkę wypchaną złotymi monetami. Zachyliła jej palce dookoła tej sakiewki, podniosła rękę i martwą wsunęła ofiarowany skarb w kieszeń jej sukni. Panna Salomea przelotnie pomyślała: a, pieniądze. Serce jej przeszywała wiadomość, że on odjeżdża na zawsze i że ona sama tutaj jedna zostaje. Poza tym była ciemność, jak echo piorunu, leciały przez jej serce słowa. Czas zagoi te rany. Wsłuchiwała się w dźwięk i treść tych słów. Z oddali ze swego samotnego miejsca. pragnęła już odejść, być samą, gdzieś uciekać. Coś niezrozumiałego wyszeptała, nie odrywając ust od ramienia swej pani. Księżna przytuliła do siebie młodą dziewczynę i objęła ją rękami. Łzy obfite, niestrzymane iście macierzyńskie poczęły płynąć znowu z tych mroźnych oczu na twarz Salomei. Były tak szczere i tak serdeczne, że wsączyły do zranionego serca jakiś cień pocieszenia. Objęły się obydwie i zamilkły, patrząc w otchłań swych uczuć i widząc nawzajem głębiny serca. Salomei zdawało się wciąż, że już z tego miejsca odeszła i że dokądś idzie w bardzo daleką drogę. Dowlokła się uczuciami na jakąś wielką wyniosłość. Patrzyła na tamtą, nigdy niewidzianą stronę westchnęła pod naporem nieznanej myśli. A, więc to znaczy słowo matka? Widziała serce matki i wszystkie w nim uczucia. Zrozumiała, co taka czuje i jak płyną jej myśli. Patrzyła na to, jakby należącą ziemię i płynące obłoki. Dziwiła się, ile jest w matce uczuć. Jakie są? Rozróżniała ich załamania, skręty. Uśmiech przepłynął przez wszystkie owe dalekie widoki, jak święty słońca połysk przez sierocą okolicę. Chciała otworzyć usta i powiedzieć, że przecie i ona ma już płód w łonie, lecz to zewnętrzne słowo cofnęło się we wstyd i znikło na dnie serca. Księżna z zamkniętymi oczyma tuliła w ramionach Mie. Widziała jej uczucia miłosne. Były to uczucia niemal jej samej. Kwiecista łąka, którą raz jeden widzą za życia człowiecze oczy. Noszą się w woniejącym wietrzem motyle, kołyszą wielobarwne zioła. Radosna pieśń wymknęła się z dziewczęcych ust, gdy bose stopy biegną w rosach kwiecistej łąki. Toż to ona sama na ten zakątek kraju, na boski pierwiastek w ludzkim żywocie ma cisnąć przekleństwo śmierci wytracić kwiaty, pobić motyle, zgasić światło, a kwietny zapach przemienić w trup i zaduch. Ścisnęła ręce, zwiesiła głowę na ramię przyjaciółki i wszystko widząc, płakała. Po cóż są kwiaty i po co to słońce? Czemuż musi uczynić to dzieło straszne? Czemuż musi zdobyć się na męstwo potworne i nieuniknioną tyranię? Czemuż musi podnieść rękę? Czemuż koniecznie ścisnąć dłoni, dusić gardziel, którą miłosnym oplatła uściskiem. Jęk głębokiej męczarni wyrwał się z ust. Łukanie zamuliło słowa. Przekonywanie Józefa Odrowąża o konieczności wyjazdu dokonało się na innej zasadzie. Księżna nie przeczyła młodzieńcowi, kiedy się zrywał i zabierał do partii, a w miarę postępów wyzdrowienia i przybytku sił niecierpliwił się coraz bardziej. Prosiła go tylko o jedno – żeby się zupełnie wyleczył i zdrowy poszedł na nowe trudy. A żeby się zaś w zupełności wyleczyć, wyspać z tylu chorób na dobre i odpaść po wychudnięciu, trzeba było kilkunastu nocy spokojnych i kilkunastu niezakłóconych dni. Gdzież to było znaleźć, jak nie za granicą? Matka wymogła na synu, że właśnie dla jak najszybszego dostania się do partii pojedzie z nią naprzód do Krakowa, i zaopatrzony na nowo w odzież broń i rynsztunek wojenny, z nową jakąś partią, pod nowym dowództwem, o której to formacji podobno słyszała, a nade wszystko z nowymi siłami ciała i duszy, ruszy w pole. Młody przystanął. Nie wiedział, gdzie znajduje się jego dawny oddział, gdzie go szukać, od kogo powziąć języka, gdzie się zaopatrzyć w jaką taką broń. W Krakowie rozpatrzy się w sytuacji, dowie o postępach ruchu, rzuci przecie okiem na jakąś mapę, wybierze nowy oddział. Ujrzy nowe oblicza i nową odetchnie nadzieją. Zachodził w głowę, kto też tworzy nową partię, o której matka wspomniała. Jakże tęsknił do wodza, do nieubłaganego żelaznego strategika, który uderzy nogą w krwawą ziemię i obudzi legiony. Pragnienie walki w młodym księciu było tak głębokie i potężne, jak potężne były cierpienia, przez które przeszedł. Zimnymi oczami wpatrywał się w przestrzeń i widział w niej wojnę z cytyjską. Nieznaną światu walkę na śmierć, która się z Polski wywinęła nędzy, zagasły w nim wszystkie wspomnienia i została jedna tylko rządza stanąć w szeregu słuchać rozkazu. Te uczucia, nadto obawa rewizji, podniecenie i lęk pani odrowążowej, ażeby nie wpaść teraz w ręce władzy, sprawiły, że zgodził się wyjechać niezwłocznie. Salomea go nie wstrzymywała, przeciwnie, zachęcała. Cichy uśmiech błąkał się około jej zaciśniętych ust, gdy go zachęcała do tego wyjazdu, do partii. Mówili ze sobą o mądrym, przebiegłym twardym i nieustraszonym wodzu, który przecie jest gdzieś na tej ziemi. Napoleon z duszą machnickiego. Mówili o wielkiej bitwie, która zgładzi z zniweczy niewolę. Wszystko bolesne odkupi, nagrodzi rany poległych i bohaterską ich śmierć cóż znaczy dostać kulą w łeb jeżeli to się stanie i dlatego aby się stało czyliż nie będzie to szczęście najwyższe skonać na placu odrodzenia z tej hańby opowiadał o pewnym pomniku w paryżu na którym wyobrażony jest żołnierz umierający który ostatnim uściskiem objął lufę armaty i na niej kona mówił jej o niepojętym ogniu który jego duszę na widok tego spiżowego żołnierza zawsze przenikał była to radość Teraz taka właśnie doskonała radość w nim jest, gdy ma iść znowu. Oczy panny Salomei, spłomiennie czarnych, stały się matowe i szare, gdy na niego w osłupieniu patrzyła. Księżna nie zostawiała teraz obojga sam na sam, stała się czujna i niezwyciężona w swym postanowieniu. W kole tych trzech osób miała się dokonać gra szczególna, na wytężonych strunach uczuć. Młody książę szedł w nieświadomości do swego rzekomego czynu i dla tego czynu poświęcał miłość, wdeptywał ją bez litości w ziemię. Bezlitość jego była tak wielka, jak bezlitosnym jest los polski. Z zaciśniętymi zębami z uśmiechem połyskliwym na ustach patrzał na Salome. Śpiewał o zachodzie słońca Popinetti. Książę skinął ręką ku mi, wskazując ptaszka. Było wszystko w tym jednym skinieniu, i ona je dobrze zrozumiała przywtórzyła skinieniu ruchem głowy i w tej samej chwili pomyślała, że trzeba będzie otworzyć klatkę i wypuścić ptaka na wolność, bo jakże będzie znosić jego śpiew, gdy zostanie tutaj sama? Niech leci w słoneczne kraje, tam gdzie będzie jej kochanek. Krzątała się pilnie, składając rzeczy pani odrowążowej w mocną, skórzaną walizę. Zajęta była jakimś urwanym uchem tej walizy, drobiazgami, bielizną, zapasami przygotowywanymi przez szczepana na drogę wszystko stało się nagle za chwilę mógł udać się słyszeć tętent najścia wojsk albo turkot zajeżdżającej karety która niezwłocznie zabierze zabierze na wieki pozory były że tylko na pewien czas lecz ona przecie wie dobrze iż to na wieki on sam zapomni w dalekich krajach książę pan tylko jeszcze bóg mógłby wszystko wywrócić Złamać straszną wolę, potargać zamysły. On tylko jeden mógłby zesłać pomoc niewiadomą, wszechmocne zdarzenie swoje, czyjąś śmierć. Wyjazd miał się odbyć w nocy, żeby jak największa część drogi, pierwszy etap do majątku przyjaciół księżnej leżącego nad granicą, odbyć lasami i nie za dnia. Noc powiększała straszliwy niepokój serca. To zacichało na jakiejś błahostce pociechy na złódce nikłego olśnienia pozorem spokoju. Wielki ciężar na włosku, jakaś nadzieja bezmyślnego. Co mi tam? Rozszerzyła się aż do granicy cynizmu. Już, już było sercu lepiej. I oto niepostrzeżenie wszystko waliło się w straszliwą, śmiertelną ciemnicę. Włosy wstawały na głowie, dym dzikiego opętania kłębami buchał w uczucia i w językach ognia palił się oszalały rozum. Co to się dzieje? Za chwilę będzie pustka w tym miejscu. Ten przerażający dom. Dominik przejdzie opuszczonymi pokojami, stanie nad pustym łożem rozkoszy, przechyli głowę tam, nazad, wsłucha się w śpiew żółtego ptaszka i zachichoce niedosłyszalnym śmiechem. Jakże tu oddychać, jak żyć, co począć? Podnosiła oczy na tego młodego człowieka, który jej życie zabrał i sam stał się jej życiem. Wyznawała mu oczami całą bezdenną prawdę. Nie powiedzą mu usta, nie, nie powiedzą, lecz oczy nie mają nad duszą władzy. Zapłakał on, szlachetny i silny, co się nie lękał śmierci i nieraz prosił o nią, co teraz znowu szedł ku niej śmiało, pewny, że ku niej idzie. Zawrzało serce od uwielbienia. Kupiły je na nowo te męskie łzy. Nie zdradzi się przed tobą i nie zdradzi ciebie serce kochanki. Polski rycerzu. Będzie milczało cokolwiek się stanie aż do ostatniego momentu. Stojąc z dala, przyciskała do oczu i ust jego włosy, usta i ręce, oddawała mu oczyma swe ciało, swą nagość i dumę, honor swój i życie aż do ostatniego momentu. Józef, odrowąż ubrany już w podróżny kostium wykwintnego pana, nie mogąc jeszcze po chorobie chodzić, słaniał się z łóżka na sowkę, z sowki na fotel, jakże był inny. Ubranie przywiezione specjalnie z miasta zmieniło go zupełnie. Tenże to jest, którego z krwawych ran obmyła? Jak niewidzialny i niesłychany żałosny ptak, zjawił się przed oczyma. Ciemna szrama, przeorująca pod okiem policzek, nadawała mu wyraz wzniosły półboski. Włosy ostrzyżone przy samej skórze czyniły jeszcze młodszym tego rekruta. Oczy mu goreją, usta zacięte. Uśmiech. Przesiadł się na fotel. Zatonął w nim. Ręce oparte na poręczach, głowa w tył odwalona. Nie podnosząc tej ciężkiej głowy, wpatrzony z odległości w matkę i pannę Salomeę, zanucił cicho z niezłomnym entuzjazmem. Precz z tytułami książę i pan zetrzyjmy ślad haniebnych lat. Pani Odrowążowa przypatrywała mu się także z dobrotliwym i łagodnym uśmiechem. Przez chwilę. Wnet poczęła zabiegać w dwójnasób około swych i jego rzeczy, nie opuszczając już ani na moment tego pokoju, gdzie był jej syn i Salomea. Ci obdwoje byli teraz okryci szatą spokoju, uciszeni w sobie. Lecz w pewnej chwili pannie Brynickiej coś się przypomniało. Przez zewnętrzne zdrętwienie, jak przez skorupę Przerżnął się, przebił i wydarł zdrój wewnętrzny. Poruszyła się niespokojnie. Coś chciała wykonać, coś zdziałać, coś powiedzieć? Dusiła się. Jęła się przeciągać z bolesnym poziewaniem. A nareszcie, prawda, prawda. Wyszukała w staniku sukni zaszytą kulę, rozerwała paznokciami zaszycie, wyłuskała zeń ołowianą kulę, która była wypadła z Józefowej rany. Nieznacznie krótko ucałowała tę bryłę moskiewskiego ołowiu. Podała ją na dłoni pani Odrowążowej. Jąkając się, nie mogąc znaleźć dokładnych słów, przez szczękające zęby grzecznie i spokojnie wykrztusiła – ta kula to ode mnie, ode mnie na pamiątkę. Pani Odrowążowa wzięła kulę i ważyła ją na pięknej, białej, delikatnej dłoni. Głębokie zadumanie poryło jej mądre czoło patrzyła ponurymi, odmęczarni oczyma w twarz Salomei. Och, jakże dla niej był bolesny, mściwy czyn tej dziewczyny. Młody książę tym darowaniem kuli zaniepokoił się bardzo, coś go tknęło. coś przed nim zabłysło. Oparł chude ręce na poręczach krzesła, żeby wstać. Patrzał oczami inkwizytora w twarz matki. Matka pokiwała bezwładną głową, była jak gdyby przestrzelona tą kulą. Ręce jej drżały. Józef chciał porwać się z miejsca i pytać, gdy wtem rozległ się turkot. Wszyscy wybiegli na ganek. Stała przed nim podróżna kareta bez latarni. Oczom salomei kształt jej i zaraz czterech koni ukazał się, jak gdyby widzenie rydwanu śmierci. Z jękiem wewnętrznym wsparła się o ścianę. Człowiek przebrany za Stan Greta wymówił hasło. Z pośpiechem za tchu, krótko popasając konie, wynoszono i przywiązywano walizę. Po krótkim ze wszystkimi pożegnaniu księżna i jej syn wsiedli do środka. Pojazd oddalił się z Ganku wolno, cicho, noga za nogą, żeby nie wywoływać turkotła ani tententu. Wsiąkł w ciemność nocy. Znikł. Pani Rudecka, znużona i jak zawsze smutna, oddaliła się z ganku co prędzej, rada, że nareszcie wywieziony został niebezpieczny gość. Szczepan, który pomagał walizę ładować, odszedł również. Panna Salomea została na ławce sama. Patrzyła w tę stronę ciemności, która pochłonęła karetę. Kolana jej były ściśnięte, ręce na nich złożone, w sercu spokój. Wskutek nieprzewidzianego w sferze uczuć zawrotu poczęła z niejaką przyjemnością myśleć o pieniądzach ofiarowanych jej przez księżnę odrowążową. Myśl o tym była jakby. Uciskiem na serce, zduszeniem wszelkich wzruszeń. Chwila, o której sama myśl przerażeniem ściskała duszę, chwila odjazdu przeszła minęła bez żadnego prawie uczucia. Salomea dotykała lękliwie myślami wszystkiego: pustki pokoju, klatki kanarka, trwogi wobec dominika, i ze zdumieniem spostrzegała, że wszystko stało się niebolesne, a wszystkie uczucie stępiało. Ochydną ulgę przynosiła myśl że tyle jest pieniędzy, gdyby żył ojciec, jakżeby się zapewne ucieszył, bo przecie uczciwie zdobyte za rzetelną usługę. Nie byłby już tym ubogim rządcą w jednym zawsze ku braku i w długich butach, co nie dosypia i nie dojada, tłucze się świątek i piątek od folwarku do folwarku na siodle, wiecznie w sfarach, twardych kłopotach, zawsze w skwar albo niepogodę na powietrzu, Wśród udręki i baczności o cudze zyski. Któż to wie, czy za tyle pieniędzy nie można było wziąć dzierżawy w innej stronie? Niewielkiego folwarku, gdzie na własnym spokojnie zakwitłoby gospodarstwo. Miałoby się inwentarz, sprzężaj, parę lepszych koni do wyjazdu, bryczkę resorową do kościoła, ubranie godowe. Chłopi mówiliby, jak się patrzy, Wielmożny Panie? Myśl błąkała się po tym jakowymś nieznanym miejscu, lecz że musiała wrócić z kraju bezcelowych śnień do grubej rzeczywistości, więc się powlokła na daleki grób. Och, pójść tam na klęczkach, wyszukać mogiłę, przypaść do niej piersią, objąć rękoma, powiedzieć tej garstce piasku, co się stało, wyznać swój grzech podły, okropny, haniebny, wytłumaczyć upadek swój i odsłonić winę. Trzeba wznieść za te złote pieniądze żelazny krzyż na grobie, położyć napis. Zadumała się nad tym, jak też trafić do tego miejsca. Przypomniała sobie o liście ostatnim pisanym ołowianą kulą. Wysunął się szczegół, że jest tam nazwisko wieśniaka, u którego ojciec leżał przed śmiercią. Dostawszy z kieszeniów list, trzymała go w ręku. Ciemność nocy nie pozwalała czytać ostatnich ojca wyrazów. Ręce opadły. Lecz oto Boża dłoń poczęła z ziemi usuwać grubą, nocną zasłonę. Wyłoniły się z oćmy zarysy olch nad wodą, pochyłych w różne strony koron, na wyniosłych pniach, kształtów dziwnych, niespodzianych, jak formy uczuwania w cierpieniu. Te postaci, zarysowujące się na niebie, przytuliły pomiędzy sobą wzrok. Na chwilę, bo wnet wydarł się z pomiędzy nich daleko szary brzask. Oddzielił ziemię od nieba. Miękkie mgły, śniadą smugą, zamajaczyły nad rozdołem rzecznym. Ptaki ozwały się w tej mgle tak harmonijnie, jakby to jej obraz ukazujący się z mroku tymi głosami dał znać o sobie. Wyraził barwę i postać swoją. Łagodny, zwilgły w nizinach wiatr ruszył senne gałęzie. Blisko na rabatach ogrodu zajaśniały białe kolory. Ta barwa, Utopiła w sercu żądło wspomnienia, i sama stała w oczach jak uwidoczniony nagi ból. Lecz mężne oczy pokonały ją. Musiała wessać w siebie zemstę i stać się tylko sobą. Przeszło. Ciężka senność ogarniała ciało i duszę. Teraz nareszcie można będzie wyspać się po tylu niewczasach we własnym łóżku, które przez tak długą porę obcy zajmował człowiek. Nie będzie już serce drżało od stuknięcia w szybę. Niechże przychodzą i patrzą, niech szukają i węszą. Nie będzie już trudów szalonych, bieganiny bez końca i niezmiernej, bezsennej troski. Nie ma już kogo pilnować. Będzie spokój, cisza, porządek. Spać. Salomea wstała z miejsca, żeby wykonać zamiar i iść do siebie. Lecz zamiast tego, po krótkim wahaniu, ruszyła przejść się ponad rzeką. Rachowała na to, że zanim zdąży zejść ku wodzie, rozwidni się i będzie można w liście ojca przeczytać nazwę wsi i mianowieśniaka, w którego chacie umarł. Szła wolno drogą w dół po miękkim piasku, który nocne rosy znacznie zwilżyły, okrywając go z wierzchu ciemnym osadem. Później wtargnęła na mokrą trawę i sama nie wiedząc, czemu szła ku rzece. Przez chwilę zatrzymała się i pobyła w altanie obrośniętej pachnącym winem. Myśli jej były ciche i umiarkowane, zabiegające około sprawy, co sobie teraz za pieniądze kupić, jakie sprawić rzeczy. Wbijała się w dumę, że już nie będzie popychadłem na łasce u dalekich krewnych sierotą, do której buziaka zbiera się każdy przyjezdny jegomość. Pokręcą się i nakonkurują teraz, zanim z którym mówić zechce. Wolno a niepostrzeżenie wzmagał się brzask. Rozbrzmiewał głośniej śpiew ptaszęcy. Widać już było daleko kwieciste, nieskoszone łąki, matem rosy spojone. Krople jej wisiały na płatkach i szypułkach, szare jak kulki żywego srebra. Odległy las stał się siny. Na wielobarwnym niebie czerwonego przybywało blasku. Salomea wyszła z altany i udała się ku rzece, która wezbrała po brzegi od świętojańskiej powodzi. Wody były mętne, gliniastego koloru, krętymi wirami pędzące. Zamulały czerwone i żółte kwiaty, w pąk gieły nawisłe badyle. Garnęły prądem pławiny olszowych zarośli, wikle i wierzby. Mokry czat bił stamtąd i zapach wzmożony niezliczonego ziela. W głębokiej rannej ciszy. Salomea usłyszała nagle pogłos. Krótkie dudnienie, jak gdyby daleki łoskot bębna. Nasłuchiwała. Kiwnęła głową. To powóz, uważący księżnę panią i jej syna, przejeżdżał daleki most na tejże rzece w łąkach pod lasem. To tu pod czterech koni u lejc zaprzężonych i stuk kół karety o okrąglaki mostu zadumała się nad tym dźwiękiem i oto nagle dusza w niej rozdarła się jak postaw sukna który by ręce biesa we dwie strony targnęły rozpacz nieopisana uczucie ślepe i głuche dzikie jak rządza w tygrysie kiedy się rzuca na ofiarę wypadło z niewiadomej kryjówki ducha bezmyślne z szaleństwa ciało pobiegło dokądś brzegiem rzeki zawrotami jej krętymi to w prawą to w lewą stronę w pewnej chwili w jakimś miejscu salomea zatrzymała się patrzyła na burzliwą zmąconą rudymi baniami wirującą wodę rozmyślała rozmyślała coś w niej wzniosło się wyważyło z jestestwa i dźwignęło żelazne roześmiała się głośno wydostała z kieszeni sakiewkę księżnej nabitą złotymi pieniędzmi odsypała ich część na dłoni z wysoka z rozmachem Cisnęła w pędzącą wodę. Woda plusnęła na znak. Salomea wysypała z sakiewki drugą i ostatnią część i wsiała złoto w pędzącą wodę. Woda plusnęła na znak. Ona jedna zrozumiała męczarnie serca. Ona jedna przywtórzyła mu dźwiękiem zrozumiałym. Załatwiwszy się z tymi pieniędzmi, salomea odeszła z tego miejsca. Brodziła po wysokich trawach mokrych odrosy. Przypatrywała się kwiatom wybujałym, które zdawały się jakoś litować, a nic poradzić nie mogły. Chciała wyjść na miejsce suche, gdyż trzewiki miała przemoczone. Znalazła się na piaszczystej drodze, która prowadziła ze dworu do najbliższego mostu. Już wstawał dzień i pozwalał widzieć na mokrym piasku wyciśnięte głębokie ślady kół karety i kopyt koni. Zobaczywszy zaś te świeże ślady, Białe na piasku ciemnym odrosy salomea zatknęła się od ponownego zdumienia. Coś w niej rwało się i rozdzierało. Szła zwolna ku domowi, lecz na jakowymś drobnym kamyku potknęły się jej stopy i tak tam padła twarzą na ów mokry piach. Stary szczepan wstał jak co dnia o świcie i szedł po wodę z wiadrami do stoku, co tam pod gruszą bił od wieków. Mruczał do siebie stary kucharz i poskrzypywał wiadrami jako co dnia. Skręcił z drogi na ścieżkę prowadzącą do źródełka, gdzie było bliżej, a liści zdał się rzucić okiem na drogę. Leży cośik czarnego. Tknęło go wnet złe czucie, że to to będzie jakaś bieda od polskiej strony. Już by się był nawet cofnął, żeby ta przecie kto incy spotkał, ale z samej ciekawości podszedł ostrożnie. Gdy się zaś dobrze zbliżył, cisnął wiadra na ziemię i do niej co duchu w gnatach. Podjął ostrożnie z ziemi grubymi rękami bezsilne ciało, zachylił zwisłą głowinę sobie na ramię i niósł do domu zwolna, pojękując. Cóż ci też to, chudziąteczko, cóż ci to. Oj, wiedział, stary, oj, wiedział. Dogodziły ci widać. Trafiły cię ojcelnie, da postrzeliły celnie. Paryż, 1912 rok. Czytał Jacek Rozenek.